Szanowni Państwo, witam. Przede wszystkim witam pana marszałka, którego proszę o oficjalne otwarcie naszego spotkania, naszej konferencji. Panie marszałku, proszę bardzo. Tak szybko klimat się nie zmienia, jak zaczynam. Ale bardzo serdecznie witam państwa na piątej z kolei już, na piątej z kolei konferencji przygotowanej przez zespół, parlamentarny zespół do spraw surowców i energii. Proszę państwa, pewnie można powiedzieć, że to czas jest z różnych względów bardzo ważny, żebyśmy tą naszą konferencję przeprowadzili. Ale zacznę od takiego powiedzmy, trzech krótkich uwag nam, państwu na pewno bardzo dobrze znanych i oczywistych. Można powiedzieć, że to jest truizm, ale już popularnie, w powszechnej wiedzy, w opinii publicznej, w Polsce, w Europie, na świecie różnie z tym bywa. Otóż pewnie państwo zgodzą się, że mamy sytuację taką, że zmiany klimatu powinny być postrzegane, czy ocena zmian klimatu powinna być postrzegana w kategoriach nie jednego roku, dwóch lat, czy kadencji parlamentu, Sejmu Rzeczypospolitej, Parlamentu Europejskiego, czy jakichś innych instytucji publicznych, samorządowych, a z reguły niestety w pracach parlamentarnych nad ustawami w naszym na przykład Sejmie, to niestety tak jest. Kończy się kadencja, ustawy, które nie zostały przyjęte, podpisane przez prezydenta, kończą swój żywot i w następnej kadencji trzeba ponownie od samego początku nad nimi pracować. Podobnie jest w tej perspektywie w globalny czy lokalny, jak tutaj mamy w tytule. Na pewno, proszę państwa, państwo spotkali się z takimi opiniami, że często dyskutuje się o problemach związanych ze zmianami klimatu w Polsce. W Polsce dyskutuje się, patrząc na najbliższe otoczenie, a więc taki element lokalny jest bardziej zrozumiały i przyswajalny przez zwykłego człowieka. A przecież wiemy, że kategoria co najmniej kontynentalna, jeśli można tak powiedzieć, regionalna czy globalna, tutaj powinna mieć znaczenie, powinna być odniesieniem. Wyobraźnia zwykłego człowieka tak daleko raczej nie sięga, rzadko kiedy, prawda? I świadomość o tym, że powinniśmy o zmianach klimatu mówić kategoriami dziesięcioleci, może nawet wielu pokoleń, też nie jest to, jest to w pewnym sensie abstrakcją. Stąd konferencje i upowszechnianie tej wiedzy jest bardzo ważne. Ale ja myślę, proszę państwa, że oprócz tej naszej świadomości już powszechnej, że rośnie znaczenie klimatu, polityczne, gospodarcze, wpływ zmian klimatycznych na jakość naszego życia, to mniejsze i uważam, że to powinno być, powinno być jednym z naszych zadań, dotarcie do opinii publicznych i do czynników decyzyjnych, a więc w parlamencie, w Sejmie, do władz ustawodawczych i rządowych, przekonanie, postrzeganie tego, że skutki zmian klimatu, jakie zauważamy, są niejednokrotnie dla nas, dla Polski i przypuszczam, że w kategoriach co najmniej europejskich można powiedzieć mniejsze, aniżeli skutki polityczne i gospodarcze wynikające z decyzji, jakie politycy podejmują, powołując się na te zmiany klimatu. A ustawa o handlu emisjami tutaj może być najlepszym tego przykładem, że są tutaj, że zmiany klimatu są pewnym elementem parawanu, za którym stoją inne przesłanki. Ale że tak jest, proszę państwa,
to w naszym przeświadczeniu powinniśmy się umacniać, że trzeba docierać do jak największej liczby parlamentarzystów, ośrodków i osób, które podejmują decyzje, żeby te decyzje były podejmowane w jak najbardziej racjonalne i w odniesieniu do, w jak najbardziej roztropne i rozsądne w odniesieniu do naszego życia. I myśląc, że wśród różnych innych wniosków takie efekty i tak, z takim przekonaniem będziemy kończyć naszą konferencję, pozwalam sobie otworzyć konferencję, przywitać wszystkich Państwa i podziękować za zorganizowanie i za udział Państwa. Proszę. Dziękuję, panie marszałku. Proszę państwa, to jest konferencja konsultacyjna, robocza, w związku z tym bez zbędnych tutaj dalszych oficjalnych, mamy oficjalnego gościa, przede wszystkim to jest dla nas najważniejsze, który patronuje naszej konferencji, bez zbędnych słów. Ja przystąpię do realizacji naszego programu. Będzie, przerw nie będziemy robić, jeśli ktoś z państwa będzie chciał wyjść, w szczególności jest z tyłu także chyba przejście wolne, także można będzie w czasie naszej tej konferencji wychodzić, wchodzić. I jeszcze państwa poinformuję, że w tej chwili trwa w internecie transmisja na streamie naszej konferencji. Ona będzie także dostępna później do ściągnięcia, do obejrzenia po prostu w zasobów internetowych. Dziękuję bardzo. Zaczynamy program. I liczę na Państwa dyskusję, bo to jest najważniejsze. Państwa dyskusja, Państwa uwagi będą najważniejsze. One nam posłużą z pewnością do krystalizowania się poglądów, jak prowadzić politykę klimatyczną w Polsce, jak wpływać na to, co się dzieje w Unii Europejskiej i na świecie. Już sam sobie niestety będę musiał dzielić głosu. Szanowni Państwo, patrząc na zmiany klimatu, wypadałoby patrzeć z jak najszerszej perspektywy. Uważa się, że dwutlenek węgla, metan, inne gazy są odpowiedzialne za efekt cieplarniany, za ogrzewanie atmosfery. Na ten temat będziemy jeszcze mówić oczywiście tutaj, ale popatrzmy co z perspektywy milionów lat. Gdybyśmy popatrzyli z perspektywy milionów lat, to widzimy, że w tej chwili jesteśmy na etapie, różne badania, różne techniki pokazują jednak jeden zbieżny wniosek. Mamy stałe obniżanie się stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Są wahania, ale dwutlenek węgla taki, jaki dzisiaj mamy, jest to stężenie jedno z najniższych, jeśli nie najniższe, jedno z najniższych w skali, patrząc w skali milionów lat. Oczywiście tu mamy oczywiście metodami różnymi jest to badane. Za każdym razem wniosek jest podobny. Podobnie jeśli chodzi o temperaturę, mamy dość dokładne temperaturę globu, temperaturę oceanu, na przykład głębokiego oceanu, głębokich wód, w bardziej badania otwornicowe. Otwornic okazuje się, że na przestrzeni ostatnich powiedzmy kilkudziesięciu milionów lat mamy stałe ocieplanie się głębokich wód oceanu, co łatwo jest do udokumentowania choćby właśnie w ten sposób, że moim w szczególe już takim technicznym, że lód, który jest czapy lodowe, kumulują w sobie bardzo lekki izotopowy tlen. To jest wyjątkowo lekki izotop, mało ma izotopu O18. W związku z tym, jeśli te masy są duże, to wpływa to na to, że O18 jest dużo więcej w wodach morskich. A w związku z tym otwornice także te O18 troszeczkę więcej mają. I w związku z tym, patrząc na warstewki, badając tylko te mikroskopijne organizmy, wielkie organizmy, ich skład izotopowy, widzimy, że od kilkudziesięciu milionów lat mamy stale zmniejszającą się objętość czap lodowych. Te trendy są różne w prawo, w lewo, jednak cały czas mamy trend taki, że tego lodu jest mniej. Różne kalibracje, o tutaj kolory się nam troszkę zmieniły z innego komputera, są wykonane. Także ja pokażę swoje badania. Tutaj mamy dość precyzyjne kalibracje już do odtwarzania zmian klimatu w oparciu o profile torfowe.
gdzie udaje się nawet wykalibrować to, że można powiedzieć, odłożyć zmiany temperatury okresu wegetacyjnego z dokładnością nawet do 1 ± 1/10 stopnia Celsjusza i to są takie kalibracje pokazane. I teraz co popatrzymy, gdybyśmy popatrzyli na takie profile w torfach. Okazuje się, że w Polsce, prawda, mamy Szrenice, Zieleniec, Suche Bagno, to jest północno-wschodnia Polska. Okazuje się, że generalnie to, co dzieje się teraz, jakieś te ocieplenia, one są mniej więcej mieszczą się ciągle w kategoriach zjawisk naturalnych, które miały swój czas w ostatnim tysiącleciu. Gdybyśmy porównali przyrosty roczny pni drzew, na przykład i znowu badania, przykład izotopowe, te precyzyjne kalibracje, o których przed chwilą wspomniałem, z torfami, okazuje się, że tutaj już mamy potężne rozbieżności. Powiedzmy statystyczny bałagan i okazuje się, że przyrosty roczny pni drzew świetnie się chodzi w skład liczbowy, reagują nie na temperaturę, a na to, ile jest opadów atmosferycznych, jak duże są, jak widać, są opady atmosferyczne, ale tylko od maja do lipca. Więc mamy czasami precyzyjne bardzo narzędzia, bardzo specyficzne. Jednym z dowodów i bardzo ciekawych zjawisk jest to na zanieczyszczenie atmosfery jest to, że padając przyrosty roczne pni drzew, widzimy, że wtedy, kiedy włączono, to było w okolicach Krakowa, badania na dwóch pniach dębu, okazało się, że kiedy włączono, uruchomiono hutę Lenina, okazało się, że to frakcjonowanie, ten wybór izotopu 13C był zupełnie inny, wzbogacenie następowało ze względu na zanieczyszczenie atmosfery pyłami i niewielkie zwiększenie dwutlenku węgla. Natomiast w momencie, kiedy w wyniku strajków zostały wyłączone koksownie i huta zaprzestała swojej intensywnej działalności, my znaleźliśmy się z powrotem od razu, tutaj jest, to jest punkt 1968 roku, kiedy mieliśmy wyłączoną w tym czasie hutę Lenina. A więc wniosek jest taki, trzeba oczywiście wiedzieć, jak precyzyjnych narzędzi używać i co one oznaczają. Przyrosty roczny dla naszego klimatu nie nadają się do odtwarzania temperatury, nadają się do odtwarzania przede wszystkim zmian opadów atmosferycznych. Torfy nadają się do tego, żeby odtwarzać temperaturę. Natomiast co istotnego? Otóż większość interpretacji zmian klimatu jest oparta ostatnich setek lat jest oparta właśnie o skład zapowy przyrostów rocznych pni drzew, przy wiele z nich. Oczywiście nie możemy wątpić w to, że dziś temperatura na Ziemi się podnosi i choćby mamy jeden z najstarszych rekordów w Krakowie od 1830 roku, widzimy, że stały wzrost, tu mamy to akurat średnia sierpnia, stały wzrost temperatury w sierpniu. Tylko pytanie jest znowu takie. No, trzeba zadać pytanie. Jaki był Kraków? Czym był Kraków w 1830 roku, 1850? To była stosunkowo niewielka wtedy miejscowość. On podupalał, prawda? Tam było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a obserwatorium, które zorganizowano, było na skraju miasta. Dziś to miasto jest już chyba pod względem wielkości drugim miastem w Polsce. I to miasto, to samo obserwatorium jest w centrum, a więc mamy jednocześnie efekt miejski. Pytanie, czy my nie mierzymy raczej rozrostu miasta w pewnym sensie jako funkcji temperatury, jako rozrost miasta. Dosłownie nowe, dość nowe dane pokazujące, reinterpretujące dane satelitarne zbierane od kilkudziesięciu lat, jeśli chodzi o precyzyjne pomiary temperatury. I okazało się, że ta nowa interpretacja pokazuje w wersji 5.6 porównanie do wersji 7 jednego z modeli satelitarnych i z programów, mówi, że globalna temperatura nie wzrosła w ciągu dekady na dekadę 0,14 stopnia, tylko 0,11. Dla USA nie 0,23, tylko 0,17. Dla Arktyki nie 0,45, tylko 0,23. A na Antarktydzie w ogóle nie mamy zanotowanego podnoszenia temperatury. Oczywiście temperatura w jakim stopniu się na świecie podnosi. Co jeszcze? No, znowu nowe dane mamy takie, że to radiative forcing, czyli to zdolność podgrzewania przez dwutlenek węgla atmosfery jest w jakimś stopniu funkcją jego stężenia. Ilość większej dwutlenku węgla więcej podgrzewa atmosferę. Takie mamy stwierdzenie, tylko że to
okazuje się, że jednak to jest skala, to jest jednak efekt w skali logarytmicznej. Cóż to oznacza? To, że 100% wzrost stężenia tlenku węgla w atmosferze daje tylko niewiele ponad 11% wzrost temperatury. Ponadto fizycy atmosfery cóż twierdzą, że brak jest jednoznacznych zależności fizycznych dla wszystkich gazów. Nie ma takich modeli, które by dobrze to pokazywały i były niewątpliwe. Okazuje się, że zdolność podgrzewania atmosfery przez metan jest 30-krotnie większa niż CO2, a nie 21 razy. To wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób będziemy interpretować, co się dzieje z naszą atmosferą. Wiele rzeczy jest niedoszacowanych, a ponadto nie uwzględnia się, jak dotychczas w tych modelach, kompensacji asymilacyjnej. Jeśli więcej CO2 jest, to więcej CO2 jest w stanie rozwijać się, więcej, jest w stanie więcej CO2 asymilować rozwijająca się roślinność. Tu są jedne z najstarszych, chyba nie, a nawet najstarsze dane, w których ja uczestniczyłem jako młody doktorant badania, no już po doktoracie, z Lublina. Otóż mamy pokazane wahania dobowe stężenia i składu izotopowego dwutlenku węgla. Dość pionierskie badania w świecie, jeśli chodzi o dobowe wahania. I no, tutaj jest ewidentnie pokazane. Wahania dobowe, dynamika jest przeogromna. Dwutlenek węgla niemal w połowie w nocy jest asymilowany i potem respirowany, oddawany. Dowodem na to są badania izotopowe, nie tylko same stężenie, bo nie wiem, jaka jest przyczyna. Ale badania izotopowe pokazują, jedyną przyczyną jest asymilacja, oddychanie lasu. W związku z tym, przy tak potężnej dynamice, zupełnie inaczej powinniśmy patrzeć na rolę gazów cieplarnianych. Następną rzecz, którą należy zwrócić uwagę, to rola hydratów gazowych czy klatratów metanu. Inaczej, czyli metanu, który jest związany z wodą oceaniczną na głębokości kilkuset metrów, nawet kilku kilometrów, stanowi ogromny zasób węgla organicznego i stanowi on ponad połowę tego, jakiego węgla organicznego w ogóle na świecie znamy. Ten metan w wyniku jakikolwiek obniżania poziomu wód powoduje, bo jeśli poziom wód się obniży, to powoduje to, że ta górna część metanu z klatratów metanu uwalnia po prostu metan do atmosfery i potężne, powiedzmy, strumienie metanu są uruchamiane na atmosferę, które rzeczywiście mogą atmosferę podgrzewać. Po takim podgrzaniu roztapiają się lodowce, atmosfera się w związku z tym, bo atmosfera się ochładza, obciepla, lodowce się roztapiają, podnosi się poziom wód. Jak podnosi się poziom wód, to metan znowu jest łapany, nie jest emitowany do atmosfery z oceanu, w związku z tym mamy ochłodzenie i mamy w ten sposób też jeden ze sposobów tłumaczenia cykli ochłodzenia i oziębienia na Ziemi, na co oczywiście, co jest zdecydowanie najważniejsze, nakładają się cykle słoneczne. Gdybyśmy patrzyli na bilans w ogóle gazów cieplarnianych do atmosfery. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że wie, jaki jest bilans, to tylko mówi, że wie. W mojej opinii jest taka sytuacja, że dzisiaj wielkość emisji z stref ryftów oceanicznych, które Państwu tutaj mam pokazane, głównie w formie takich smokersów, czyli głębokiego krążenia wód, nasycania się gazami, roztworami, wypływania z dna oceanicznego na powierzchnię w strefie 1000, 2000, nawet 3000 kilometrów od głównego ryftu oceanicznego, powoduje, że emitowane są przeogromne ilości gazów, metanu, dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, których my naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć ile. Błąd oszacowania, w mojej opinii, z moich szacunków, jest mniej więcej równy błędowi temu, jaka jest wielkość emisji antropogenicznej dzisiaj. Co się dzieje w Sejmie? Otóż w Sejmie tymczasem mamy teraz biegnące ustawy dotyczące zubożenia warstwy ozonowej, w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Niestety spraw merytorycznych tu nie znajdujemy. Oczywiście jest na to wytłumaczenie, dlatego że skoro takie jest prawo europejskie, my musimy implementować. Pytanie, czy możemy na nie wpływać? I teraz popatrzmy teraz tak, skoro musimy inwestować w niektóre źródła odnawialne, to popatrzmy, co jest na świecie. Tutaj mamy zapotrzebowanie roczne. To jest zapotrzebowanie roczne świata, jeśli chodzi o energię. To niebieskie pole, to jest pole, które nam jest w stanie dostarczyć geotermika, czyli ciepło ziemi, prawda?
Żółte to jest energia słoneczna, jakbyśmy panele ziemią pokryli i tak dalej. Więc widzimy, że tej odnawialnej energii jest ogromnie dużo. Wystarczy praktycznie każdy z nich wystarczy na to, żebyśmy mogli zabezpieczyć potrzeby świata. Teraz popatrzmy, co jest z zasobami tradycyjnych tych paliw kopalnych. Węgla jest około 10 razy do wydobycia więcej niż dzisiaj wiemy. To z prospekcji geologicznej wiadomo. Ropy naftowej około 5 razy, gazu ponad 100 razy niż zasobów, o których mówimy. Proszę Państwa, w latach 70. przewidywano, że w 2000 roku nie będzie już ropy naftowej na świecie. Dziś zasoby ropy naftowej są dużo większe niż wtedy, kiedy mówiono, że jej w 2000 roku nie będzie. Więc w mojej opinii nie ma najmniejszego problemu z zasobami energetycznymi dla świata. Są tylko problemy polityczne i trochę społeczne, o czym jednym z panelu będzie mówić. Taką analizę wykonał w 2006 roku, kiedy będąc zastępcą pana profesora Szyszko w Ministerstwie Środowiska, przez jakiś czas odpowiadałem za odnawialne źródła energii i z mojej oceny takiej wynikało, że głównymi opłacanymi źródłami energii w Polsce, jeśli chodzi o energię odnawialną, jest tylko biomasa, biopaliwa i ciepło ziemi. Pozostałe mogą mieć znaczenie marginalne i mało opłacalne komiczne. Proszę Państwa, to było wykonane 10 lat temu. Dzisiaj może się to nieco zmienić. Teraz popatrzmy, jak energetycznie wygląda Polska. Bardzo słabo na tle Europy, jeśli chodzi o konsumpcję energii na osobę. I popatrzmy na moc zainstalowaną. Najgorzej w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o moc zainstalowaną, ma Polska na osobę. Popatrzmy, jaki mamy potencjał. Potencjał dla paneli słonecznych, dla energii słonecznej jest niewielki polski. Jeśli chodzi o wiatry, te białe punkty albo tutaj, jest niewielki z wyjątkiem wybrzeża, niektórych miejsc w Polsce jest niewielki. Znaczy, on jakiś tam jest, ale my mając konkurować w produkcji energii z Niemcami, się wiatrowo, z Niemcami czy z Danią, a z drugiej strony z energią słoneczną, jeśli chodzi o Francję czy Włochy, oczywiście zawsze przegramy, ponieważ natura ich wyposażyła w lepsze warunki. W związku z tym nasze inwestowanie, w mojej opinii, w tym kierunku jest mało sensowne. Piętrzenia wód nie wykonamy, jako takie warunki geotermalne mamy, nie są to rewelacyjne, to nie jest Islandia, ale też nie jest tak źle i w Polsce tą ciepło ziemi możemy wykorzystywać lepiej, na przykład niż w mojej opinii energię słoneczną. Tym bardziej, że już zaczyna się to ekonomicznie zamykać. Państwo tutaj widzą, te zielone bloki pokazują, że energetyka oparta na cieple ziemi zdaje się być już opłacalna ekonomicznie. Mamy w związku z tym znowu ustawę o odnawialnych źródłach energii, chyba która wchodzi w dzisiaj, ale już wiem, że poprawki, poważne zmiany wchodzą. Tam niestety te elementy, o których mówiłem, czyli to, co nas interesuje, powinno nas interesować z ekonomicznego punktu widzenia, to niestety jest pominięte zupełnie. To jest tak naprawdę, w mojej opinii, to jest ustawa ustawiona pod energię wiatrową. Polityka geologiczna państwa nie uwzględnia w żadnym stopniu praktycznie odnawialnych źródeł energii i w ogóle zmian klimatu, co jest złe, ponieważ głównego kraju także powinien zajmować się tymi sprawami. Proszę Państwa, jeśli chodzi znowu o zasoby geologiczne, popatrzmy sobie, węgiel koksujący jest uznany w Unii Europejskiej za najbardziej ekonomicznie ważny produkt, jeśli chodzi o zasoby geologiczne. My to tutaj widzimy. Potem w oryginale, to jest draft, Komisja Europejska w oryginale już węgiel wycofała. Z jakich przyczyn? Nie wiem. Popatrzmy sobie, Polska ma 80 kilka procent zasobu węgla kamiennego i my importujemy węgiel. Nasze skupienie węgla kamiennego jest 60-krotnie większe niż pozostałej części Unii Europejskiej. Powinniśmy na tym bazować. Polska jest jedynym krajem z producentów węgla kamiennego na świecie, który zmniejszył w ostatnim dziesięcioleciu produkcję. Wszystkie inne zwiększyły i słabo odczuły kryzys. Węgiel brunatny. Sporo w Unii Europejskiej węgla brunatnego jest. Polska ma kilkanaście procent zasobu węgla brunatnego. To jest bardzo trudne do oszacowania, ponieważ to zależy od kryteriów. Kryteria w różnych krajach są inne. Ale popatrzmy, kto korzysta z węgla brunatnego? Niemcy. Niemcy wykorzystują około połowę węgla brunatnego Unii Europejskiej. I o nich nikt nie mówi, że są brudasami Europy. A to jest najbardziej brudne paliwo, najbardziej emitujące. Gdybyśmy patrzyli per capita, widzimy, że Polska jest dopiero na szóstym miejscu, jeśli chodzi o węgiel brunatny. Jeśli chodzi o gaz w łupkach, paliwo bardzo ekologiczne, wśród paliw kopalnych, pierwsze koncesje wydał rząd Prawa i Sprawiedliwości, poszukując intensywnie inwestorów i
myśmy zaprzestali wydawania po to, żeby zorganizować państwo prawnie i organizacyjnie. Potem wykonał pewne błędy, wydając wszystkie koncesje na warunkach dość no, nieprzewidywalnych dla i obciążonych ryzykiem inwestora. W związku z tym gaz w łupkach tak naprawdę upadł. Ustawy, które wprowadzono ostatnio dość na siłę w prawie geologicznym, specjalny podatek, spowodował, że zupełnie podniesiono ryzyko. To ryzyko inwestycyjne dziś wynosi w mojej opinii kilkanaście, może 15, to znaczy każda inwestycja jest 15 razy naprawdę droższa, bo chodzi o ubezpieczenie, pożyczki i tak dalej. Kiedy myśmy oddawali władzę w 2007 roku, to inwestycyjne ryzyko w Polsce wynosiło około 5, jeśli chodzi o poszukiwania geologiczne. Teraz co widzimy w Polsce? Widzimy w Polsce takie, że wiele rzeczy natura nam dała i my mamy małe szanse na to, żeby ten gaz łupkowy wydobywać, bo on jest, jego w mojej opinii jest około 1,9 biliona metrów sześciennych, to jest około 100 lat zapotrzebowania Polski. Natomiast ryzyko inwestycyjne wystrzeliło tak do góry, że to jest główną przyczyną ostatecznie wycofania się inwestorów z Polski, innej przyczyny nie ma. NIK oczywiście kontrolował tą sprawę, bardzo negatywne opinie, ale niestety nie pozwolono w Sejmie dyskutować na ten temat. Państwo mogą zajrzeć, no, na mojej stronie internetowej jest link z tego, kiedy po prostu głosowanie przerwano na ten temat, jakąkolwiek dyskusję. Jedna ze spotkań z Shell Gas Coalition, tego zespołu surowców energii, gdzie szef wreszcie powiedział tak, Polska jest przykładem tego, jak nie należy tego robić. I to było zakończenie. Tu są osoby, które na tym spotkaniu były. Państwo też transmisję z tego mogą obejrzeć. Jeśli chodzi o gaz w łupkach, Państwo zobaczcie tutaj. Otóż to jest gaz w łupkach w Polsce. To jest formacje łupkowe w Polsce. Myśmy mieli wielkie szanse w 2005, 2006, 2007 roku, dlatego że byliśmy pierwsi po Stanach Zjednoczonych i po nas nikt tego nie robi. Kilka lat. Dziś, kiedy inni się obudzili, to robią, dlatego między innymi poszukują, dlatego z Polski się wycofano. I popatrzcie, że my już nie mamy tego handicapu, ponieważ nasze zasoby nie są jakieś tam super rewelacyjne w stosunku do świata. Nie mamy również, mówimy znowu o imporcie gazu, tego paliwa ekologicznego, nie mamy również do dziś gotowego gazoportu i nie wiadomo, kiedy on będzie czynny. Gazoportów Unii Europejskiej jest bardzo dużo, jest 20, pod 30 w tej chwili, tylko żadnego nie ma w tej części Europy, poza niewielkim, bardzo malutkim, takim można powiedzieć rękawowym na Litwie od niedawna funkcjonującym. W związku z tym nie mamy swojego gazu. W polskie firmy całe ryzyko i koszty przerzucone na poszukiwanie gazu dla firmy polskie PGNiG Orlen. One nie inwestowały w poszukiwanie gazu konwencjonalnego, w związku z tym może być jeszcze gorsza sytuacja niż była, gdyby tego gazu nie poszukiwać. Ale to jest wyłącznie kwestia organizacji państwa i niczego innego, bo gaz jest. Gdybyśmy popatrzyli na magazyny, powiem, no magazynami będziemy się bronić. Ja pamiętam, jak pan premier Piechociński czy premier Tusk mówił, że mamy pełne magazyny gazu w zeszłym roku w maju. No to to było w lutym zeszłego roku. I proszę państwa, tak wyglądają pojemność magazynowa gazu w Polsce, w miliardach metrów sześciennych, gdzie Polska jest sporym krajem, sporo zużywającym tego gazu. Gdybyśmy popatrzyli na per capita, jesteśmy ostatni w Europie wśród krajów, które w ogóle mają gaz, mają magazyny. Większość krajów te magazyny ma, ale większość krajów ma dostęp do gazoportów, czego my nie mamy. Proszę państwa, i ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałbym tutaj pokazać. CCS, Carbon Capture and Storage, czyli magazynowanie dwutlenku w strukturach geologicznych. Koszty tego są przeogromne. I w rządzie w 2007 roku robiliśmy już robocze spotkania po to, żeby te pieniądze z Unii Europejskiej wziąć i w jakiś sposób przygotować, rozpoznawać tak zasoby miejsca, w których można będzie wykonywać magazyny CO2, żeby one były łatwo przekształcalne do magazynów na gaz. Trzeba jedną rzecz pamiętać, jak niebezpieczny jest tak naprawdę dwutlenek węgla. On jest niebezpieczny wtedy, kiedy nie jest rozproszony, kiedy jest skupiony, kiedy jego jest dużo, jest o kilka procent w atmosferze, dlatego że albo kilkanaście, dlatego że wtedy on oczywiście nie jest specjalnie bezpośrednio szkodliwy dla organizmu w krótkim czasie, natomiast on wypiera tlen, po prostu nie ma wtedy tlenu, jest mniej tlenu w powietrzu. Sam kiedyś dwutlenkiem węgla się zatrułem, więc wiem, co to znaczy, to było nie zatrucie, to było uduszenie prawie, że. Jeden metr sześcienny dwutlenku węgla zatłoczony, ciekłego dwutlenku węgla zatłoczony do struktury geologicznej na Ziemi daje około 400 metrów sześciennych dwutlenku węgla w atmosferze, czystego dwutlenku węgla. To oznacza, że jakiekolwiek uwolnienie się, które będzie natychmiast propagowało, to każde rozszczelnienie takich magazynów będzie propagowało, spowoduje po prostu śmierć nawet tysięcy ludzi, bo w Polsce nie ma miejsca, gdzie nie ma
gdzie nie ma populacji, nie ma gęstego zaludnienia. No dość jesteśmy jednak ludnym jeszcze narodem, mimo tej emigracji, prawda? Więc myśląc o CCS-ie, tutaj mam do tych, którzy uważają, będziemy na temat może dyskutować, nie będę już drażnił, trzeba myśleć także o bezpieczeństwie ludzi i przede wszystkim no, i o kosztach. 1/3 energii musi być więcej zużyta, żeby wychwycić i zatłoczyć dwutlenek węgla do atmosfery. Bilans roczny, jeśli chodzi, wracając do gazu, jest taki, że w Polsce, gdyby był wyłączony import rosyjskiego gazu, mówimy rosyjskiego również tego, który przechodzi rewersem tym fikcyjnym, tym wirtualnym, bo tak naprawdę to nie jest żaden gaz inny, tylko zawsze rosyjski, no to nam zabraknie około 6-7 miliardów metrów sześciennych gazu w tej chwili, bo nasze magazyny już większe z 2,2 wskoczyły na 2,6, ale to także mało. I co jest ważne, to jest głównie jeden główny zbiornik, to jest w Wierzchowicach, a więc też nie jest, to są wszystkie jajka w jednym koszu. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mnie, liczę na dyskusję. Ja proponuję, żebyśmy tą dyskusję mieli wtedy, kiedy będziemy mieli dwa panele dyskusyjne po tych czterech krótkich referatach. Także zapraszam serdecznie w tej chwili pana, przepraszam, pana Kalisia, który przedstawicielem jest Forum Dwutlenku Węgla, skupiającego przemysł, przede wszystkim energetykę, przemysł, który emituje duże ilości dwutlenku węgla. Bardzo proszę o wygłoszenie waszych referatów. Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Chcemy pokazać Państwu, co to jest Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Forum CO2, a także powiedzieć, jak my podchodzimy do kosztów energii, polityki klimatycznej, polityki energetycznej i jakie skutki to generuje dla energochłonnych branż polskiego przemysłu. Chcę powiedzieć, że materiał, który żeśmy przygotowali, jest materiałem czysto merytorycznym, nie zawiera emocji i prosiłbym, żeby tak do niego podchodzić. Na początek chciałem, aby Państwo zobaczyli no, wybrane polskie zakłady przemysłowe, które, tak jak tu Pan Przewodniczący mówił, często są napiętnowane w Unii Europejskiej, natomiast w naszej ocenie mamy najlepszy przemysł w Unii Europejskiej i często parametry, które uzyskują nasze firmy, stają się benchmarkiem dla innych. Krzysztof Łokaj, wiceprzewodniczący Forum CO2. Ja reprezentuję zarówno Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, jak i Forum CO2. Jestem również przewodniczącym Izby Energetyki Przemysłowej Odbiorców Energii. Na początek krótki film.
wywiązała się ze zobowiązań podjętych w Kioto, znacząco przekraczając założenia protokołu. Nasz przemysł w dalszym ciągu redukuje emisje, stawiając na efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój. Właśnie dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby przemysł rozwijał się w Polsce i w Europie, bo to tutaj najlepiej na świecie dbamy o ochronę środowiska. Polski przemysł od lat inwestuje w nowoczesne technologie, rozwijając produkcję i minimalizując oddziaływanie na środowisko. Celem elektrociepłowni jest wytwarzanie par technologicznych, ciepła dla miasta, jak również energii elektrycznej. Kujawska instalacja świadczenia spalin jest pierwszą tej klasy instalacją w Europie i trzecią na świecie. Jest to instalacja innowacyjna. Proces jest prowadzony w oparciu o wodę amoniakalną lub amoniak gazowy. Efektem pracy instalacji jest redukcja zanieczyszczeń do atmosfery z Puławskiej elektrociepłowni o ponad 80%. Priorytety zakładu na następne lata jest to kontynuacja działań, które realizujemy, a więc są to zarówno działania proekologiczne, zwiększające nasze zdolności produkcyjne i utrzymujące naszą przewagę konkurencyjną na rynku. Podstawą naszej strategii jest ochrona klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2, stosowanie paliw alternatywnych, które zastępują węgiel, stosowanie alternatywnych surowców przemysłowych, które zastępują surowce naturalne oraz obniżenie innego oddziaływania na środowisko, to znaczy obniżenia emisji pyłowej, gazowej oraz emisji hałasu. Podstawowym krokiem ograniczenia emisji CO2 było wyeliminowanie mokrej metody produkcji klinkieru, energochłonnej i nieekonomicznej. W efekcie tych wszystkich działań zmniejszyliśmy emisję CO2 ponad 1,5 miliona ton rocznie. Największym producentem cynku elektrolitycznego w Polsce. Produkujemy w skali roku 75 tysięcy ton cynku. Przez ostatnie lata wydaliśmy grubo ponad 100 milionów złotych, żeby ograniczyć zwłaszcza emisję siarki i pyłów do atmosfery. Stąd też zostały zmodernizowane fabryki kwasu siarkowego oraz została oddana instalacja odsiarczania w spółce Bolesław Recykling. My nie jesteśmy bezpośrednio emitentem CO2, stąd też nasze działanie to jest ograniczenie głównie zużycia energii elektrycznej, ponieważ wiemy, że pośrednio to wpływa na ograniczenie emisji CO2. Ta instalacja, która jest tutaj za mną, jest to nowa instalacja oddana pół roku temu, której celem jest zwiększenie w procesie elektrolizy udziału tlenku pochodzącego z recyklingu aż do 40%. Gaz koksowniczy jest paliwem do opalania naszych kotłów, z których mamy następnie parę napędzającą turbozespoły. Działalność gospodarcza jest związana z zagospodarowaniem gazu koksowniczego. W tej chwili budujemy blok energetyczny o mocy 71 MW, który będzie spalał ponad 40 tysięcy metrów sześciennych gazu na godzinę. Biorąc pod uwagę, że spalanie gazu koksowniczego
związane jest z najmniejszą emisją CO2 do atmosfery. Paliwo gaz koksowniczy jest bardzo przyjaznym paliwem, jeżeli chodzi o uciążliwość dla środowiska. Instalacja elektrociepłowni Stora Enzo, zbudowana z kotła węglowego 164 MW i turbiny przeciwprężnej 36 MW, ma za zadanie dostarczyć ciepło do zakładów produkcyjnych, lokalizacja Ostrołęka. Elektrociepłownia została zbudowana z myślą o minimalizacji emisji CO2. Realizujemy to w ten sposób, że głównym strumieniem paliwa do kotła może być biomasa. Firma Stora Enzo przykłada ogromną wagę do środowiska. Naszym głównym motto jest pozostaw planetę Ziemia w stopniu nie bardziej zanieczyszczonym niż ją sam zostałeś. Dlatego chcemy minimalizować emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Nasz zakład stawia na zrównoważony rozwój, na poprawę efektywności w zakresie ochrony środowiska i na redukcję emisji wszelkich zanieczyszczeń. Staramy się stosować najlepszą technikę, najlepszą technologię w celu jak najmniejszego wpływu na środowisko. W naszych planach jest założenie 9-10 tysięcy hektarów plantacji drzew szybko rosnących, plantacji topolowych. Dzięki temu wyprodukujemy biomasę do celów energetycznych oraz drewno papieruskowe dla produkcji celulozy. Przemysł to setki tysięcy miejsc pracy stanowiących podstawę funkcjonowania lokalnej społeczności. Silny przemysł to stabilna gospodarka i gwarancja dostatku społeczeństwa, a jego rozwój powinien stanowić priorytet rządzących. Uchwalane prawo musi umożliwiać zrównoważony rozwój, w którym dbałość o środowisko naturalne idzie w parze ze wzrostem gospodarczym. W Polsce świadomie kreujemy przyszłość. Od lat wdrażamy zrównoważoną politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawę efektywności energetycznej. Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej jest doskonałym przykładem dbałości o klimat i rozwoju społeczeństwa. Szanowni Państwo, mimo tego, że wysiłki przemysłu w celu przede wszystkim, no powiedzmy sobie otwarcie, zredukowania kosztów własnych, ale pośrednio również i zmniejszenia emisji i zmniejszenia zużycia energii są tak znaczące, że działania w tym kierunku były podejmowane od 1995 roku i można powiedzieć, że to jest proces permanentny. Cały czas przemysł, polski przemysł, szczególnie przemysł energochłonny, jest zagrożony. Wynika to głównie z polityki energetycznej, klimatycznej, fiskalnej. I na wstępie ja chciałem przeprosić za to, że ta prezentacja nie będzie łatwa, ale my nie potrafimy mówić o tematach tak skomplikowanych w tak prosty sposób, żeby one były dla wszystkich oczywiste. Też ta prezentacja będzie poprzedzona takim krótkim wstępem, ponieważ widzę, że na sali jest wiele osób, z którymi spotykamy się po raz pierwszy, więc istotne jest, żeby też zrozumieli Państwo kontekst tego, o czym będziemy mówić. Na początek może zagadnienia, którymi, znaczy coś w rodzaju przesłania. Od jakiegoś czasu obserwujemy, jak gospodarka europejska stabilizuje się po głębokim kryzysie. Jednocześnie jednak niepokoi nas szereg zjawisk, które tę korzystną tendencję mogą odwrócić. Najważniejsze z nich to rosnące średnio o 3,5% rocznie ceny energii elektrycznej dla przemysłu. Są one w Unii Europejskiej ponad dwa razy wyższe niż w USA i Rosji oraz o 20% wyższe niż w Chinach. Jeśli tych proporcji nie uda się szybko zmienić, to w najbliższych latach światowy wzrost gospodarczy będzie wynikiem działalności gospodarczej na innych kontynentach, a Europa stanie się gospodarczą prowincją.
Koszty energii mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności energochłonnych branż europejskiego przemysłu. Bez taniej energii nie będzie w Europie, ale i w Polsce produkcji wyrobów chemicznych, nawozów, miedzi, cynku, ołowiu, cyny, aluminium, stali, cementu, wapna, szkła, papieru, materiałów budowlanych. Nie będzie tysięcy kooperujących z przemysłem małych i średnich przedsiębiorstw, nie będzie rozwoju napędzanych wzrostem gospodarczym usług, nie będzie też wielkoskalowej energetyki, bo spadnie drastycznie zapotrzebowanie na energię, a ludzi tracących pracę nie będzie stać na płacenie rosnących rachunków za energię. Szanowni Państwo, widzieli Państwo przed chwilą film. Ja jestem przekonany, że jeśli polityka kreowana przez polski rząd w stosunku do polskiego przemysłu, szczególnie tego energochłonnego, nie ulegnie zmianie, to ta wizja się sprawdzi. Na początek zagadnienia do omówienia w tej prezentacji. Chciałem kilka słów powiedzieć na temat składników kosztowych energii elektrycznej, bo pewnie nie wszyscy mamy świadomość, ile ich jest. Kilka słów również na temat przemysłu energochłonnego, jego znaczenia dla Unii Europejskiej i dla Polski. Przydziału darmowych uprawnień do emisji jako podstawowego elementu ochrony europejskiego i polskiego przemysłu. Systemu rekompensat finansowych dla firm uznanych za narażone na ucieczkę emisji w Unii Europejskiej i w Polsce. Ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do 2030 roku i zaprezentujemy tu stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i Forum CO2. Kilka słów również na temat podatku akcyzowego od energii elektrycznej, barier rozwoju przemysłu w Polsce i w Unii Europejskiej oraz zmian w polskiej polityce energetycznej, klimatycznej i fiskalnej, jakich oczekuje polski przemysł. Więc przejdźmy do tych składników kosztowych z podziałem na udział kosztów polityki w koszcie energii czarnej, czynników wzrostu kosztów energii elektrycznej w Polsce i porównania składników kosztowych energii elektrycznej przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce, Niemczech i we Francji. Energia czarna, czyli ta, która jest produkowana w elektrowniach i która jest przez nas zużywana, czarny słupek, zielony słupek, parapodatki, przesył i regulacja, słupek niższy. To są trzy podstawowe składniki, natomiast one dzielą się i tutaj przesył to jest opłata przejściowa i ten przesył, który służy już tylko dostawie energii elektrycznej, przejściowa to jest historia. To są kontrakty długoterminowe, które kiedyś podpisała energetyka i za które wszyscy do tej pory płacimy. I opłata sieciowa, która służy dostawie energii, opłata systemowa to jest w zasadzie opłata za bezpieczeństwo i utrzymanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Nasze główne zainteresowanie dotyczy parapodatków, czyli składników kosztowych, które narzuca polski rząd na ceny energii elektrycznej. I te parapodatki to jest około 20% w koszcie energii całkowitym, natomiast ponad 30% w cenie energii czarnej. I tutaj prognoza tych kosztów do roku 2020. Chcieliśmy pokazać, że te proporcje się nie zmieniają. Można powiedzieć, że ten udział tych parapodatków w koszcie energii czarnej do 2020 roku będzie przekraczał 30% i po roku 2020, w zależności od tego, jak będą się kształtować ceny uprawnień do emisji, on pewnie będzie systematycznie rósł. Kolejny element ceny energii czarnej, nowe zjawisko od jakiegoś czasu, bo przez długi czas byliśmy przyzwyczajeni do tego, że energia czarna w Polsce jest tańsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. Fakt, że mieliśmy własne zasoby paliwa, powodował, że polska energetyka mogła tą energię produkować taniej. Od jakiegoś czasu w efekcie właśnie polityki klimatycznej i energetycznej ta struktura kosztów tak się zmienia, że już w tej chwili ceny energii poza Polską, tej energii czarnej, są dużo niższe. W tej chwili w Niemczech różnica cen w stosunku do cen w Polsce dochodzi do 15 euro. Z czego to wynika? Ten wykres pokazuje koszty energii odnawialnej
ale one są zrobione w oparciu o ocenę skutków regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i one pokazują pewną stabilizację tego kosztu na poziomie około 30 zł do megawattogodziny do 2021 roku. Rzeczywiście można powiedzieć, że ta ustawa spowodowała no pewną racjonalizację systemu wsparcia OZE i jak tego typu analizy robiliśmy jeszcze 2-3 lata temu, to tu pojawiały się cyfry na poziomie 100-120 zł na megawattogodzinę. Czyli gdyby nie pewna racjonalizacja tego systemu, ten koszt drastycznie byłby większy. Ja się nie chcę wdawać tutaj w szczegóły i analizować, jaka jest przyczyna tego, że akurat mamy taką sytuację. Niemniej chciałem zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które bardzo wnikliwie trzeba obserwować i kontrolować. To, że poziom tego kosztu jest na poziomie 30 zł, to wynika jedynie z prognoz. Natomiast jeśli okaże się, że na rynku generalnie systemu wsparcia, bo w tej chwili mamy system certyfikatowy, natomiast od 2016 roku będziemy mieli również system aukcyjny, koszt energii odnawialnej może wynieść 60 zł do megawattogodziny. Wszystko zależy od tego, jak będzie prowadzona polityka w tym zakresie, dlatego deklarujemy, że będziemy bardzo uważnie to obserwować. Nierównowaga na rynku może spowodować albo gwałtowny wzrost, albo gwałtowny spadek cen zielonych certyfikatów. Jak wiemy, aktualnie opłata zastępcza jest na poziomie 300 zł, cena giełdowa to jest poziom 130-150 zł, więc tu akurat rynek działa. Natomiast jak to wszystko się zachowa w przyszłości, bo od już bodajże 2017 roku poziom obowiązku, który będzie dzielony i na system certyfikatowy i system aukcyjny, będzie na poziomie 20%. Więc no tutaj sytuacje mogą być bardzo różne. Kolejny element wzrostu kosztów energii, system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w efekcie głównie zwiększenia poziomu obowiązku do podwojenia tego obowiązku do 2018 roku, koszt związany ze systemami wsparcia kogeneracji, czyli kogeneracji gazowej, kogeneracji węglowej, kogeneracji metanowej, osiąga poziom około 23-24 zł do 1 megawattogodziny. No i to, co jest przedmiotem dzisiejszego spotkania, to, co nas najbardziej niepokoi, wzrost kosztu energii z tytułu zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Tutaj nie będę się szczegółowo na ten temat rozwodził, chcę tylko powiedzieć, że sumarycznie te wszystkie składniki, o których powiedziałem, mogą spowodować wzrost kosztów energii około 196 zł do 1 megawattogodziny. Powiem tylko, że aktualnie cena giełdowa energii elektrycznej to jest poziom no, 170-180, czyli ten koszt może być podwojony, jeśli stracimy kontrolę nad polityką. Co to oznacza dla energochłonnych firm, to Państwo zaraz zobaczą. No i tutaj porównanie tego, jak polska polityka energetyczna wypada w porównaniu z polityką prowadzoną przez inne kraje Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że praktycznie ani we Francji, ani w Niemczech nie ma kosztu polityki w kosztach energii kupowanej przez energochłonny przemysł. Ja nie chcę powiedzieć, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ja chcę powiedzieć, że mamy funkcjonować na jednym europejskim, uczciwym, konkurencyjnym rynku. Jeśli polskie firmy mają pewne obciążenia płacić, a nasi konkurenci za granicą nie, to my uważamy, że coś jest nie tak. Jeśli polski rząd nie jest w stanie zmusić Niemców do tego, żeby obciążali swoje firmy takimi samymi kosztami, to my oczekujemy, że te koszty zostaną zdjęte z firm polskich. Przemysł energochłonny. No chcę pokazać, że przemysł energochłonny jest bardzo istotny zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Polski. W Unii Europejskiej jest około 30 tysięcy przedsiębiorstw, które zatrudniają łącznie około 4 miliony pracowników. W Polsce firmy produkujące stal, miedź, cyngoł, aluminium, wyroby chemiczne zatrudniało około 500 tysięcy pracowników. Działalność przemysłowa łączy w powiązane łańcuchy wartości największe, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach sektorów, podsektorów, ale również między krajami. Finansuje 80% unijnego eksportu, 80% prywatnych nakładów na badania naukowe i innowacje.
Każde dodatkowe miejsce pracy w przemyśle tworzy co najmniej dwa miejsca pracy w innych sektorach. Przemysł generuje nadwyżkę wymiany handlowej w wysokości 365 miliardów euro rocznie, czyli to jest mniej więcej tyle, ile Europa wydaje na import surowców energetycznych. Unia Europejska zgodziła się na wprowadzenie rezerwy stabilizującej rynek uprawnień do emisji w 2019 roku i w efekcie nastąpi w naszej ocenie gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji. Do ilu? Nie wiemy, ale zakładamy, że może to być i 30 euro za tonę. Jeśli tą cenę wstawimy do naszych prognoz przychodów firm. Dla przykładu podałem tu mój zakład, zakład, który był prezentowany na firmie, czyli zakłady górniczo-hutnicze Bolesław w Bukownie, to dla współczynnika emisyjności 1,02 tony CO2 na megawattogodzinę, zaraz będę uzasadniał, dlaczego akurat taki współczynnik przyjąłem, to aktualnie koszt uprawnień do emisji szacujemy na około 46 euro za tonę wyprodukowanego cynku. Jeśli podstawimy cenę 30 euro za tonę uprawnień do emisji, to koszt wzrośnie do 197 euro za tonę, czyli o około 605 zł za tonę i zwiększy to koszty produkcji ZGH Bolesław o około 50 milionów złotych rocznie. Czyli praktycznie można powiedzieć, że przy takim poziomie cen uprawnień do emisji ten zakład nie ma żadnych szans. Przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej parametry decydujące o zagrożeniu na zjawiskiem carbon lockage. Zjawisko carbon lockage, czyli zjawisko związane z przenoszeniem produkcji poza obszar Unii Europejskiej, czyli tam, gdzie ograniczenia emisyjne są mniejsze i koszty z tym związane są mniejsze. No i oczywiście trzeba zdefiniować, jakie zakłady są zagrożone tą ucieczką emisji i jakie zakłady trzeba chronić. I z punktu widzenia możliwości, znaczy wrażliwości na te zagrożenia, podstawowy parametr, który stosujemy, to jest udział kosztu energii elektrycznej w wartości dodanej brutto. Dlaczego? Bo tak naprawdę to decyduje o tym, ile pieniędzy nam w firmach zostaje, czy mamy w ogóle pieniądze na rozwój, czy nie. Wielkość zużycia energii, bo ona decyduje o nieprawdopodobnej kumulacji kosztu związanego właśnie z polityką klimatyczną, energetyczną i fiskalną w firmach energochłonnych. No i intensywność wymiany handlowej za granicą, bo nawet jeśli mamy te koszty wysokie, a nie mamy konkurencji, jesteśmy w stanie przenieść te rosnące koszty produkcji na rynek, natomiast jeśli konkurencja jest, ona nam na to nie pozwoli. I kilka słów na temat przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2, bo pakiet klimatyczny funkcjonuje, natomiast Komisja Europejska uznała, że to zagrożenie dla firm energochłonnych jest istotne i przewidziała pewne mechanizmy ochrony tego przemysłu. Natomiast mamy olbrzymie zastrzeżenia co do tego, jak te mechanizmy działają i czy one w ogóle są skuteczne. Na początek redukcja liczby darmowych uprawnień do emisji w latach 2013-2020 i kilka słów na temat benchmarku. Benchmarki to są jak gdyby takie wskaźniki, które określają emisyjność różnych rodzajów produkcji, ale odniesioną do 10% najbardziej efektywnych instalacji w danym sektorze w Europie. Przydział darmowych uprawnień do emisji w oparciu o te benchmarki powoduje, że średnio w Unii Europejskiej firmy narażone na carbon lockage, czyli te, które funkcjonują na tych rynkach globalnych i które muszą sprostać międzynarodowej konkurencji, dostają około 75% uprawnień do emisji, które potrzebują. Ponadto redukcja liczby darmowych uprawnień do emisji wynika również z faktu, że dla ciepła technologicznego zużywanego w procesach przemysłowych Komisja Europejska stosuje tak zwany gazowy benchmark paliwowy. Tutaj emisyjność paliwa gazowego wynosi około 56,1 tony uprawnień do emisji na terajoule, natomiast w polskich warunkach mamy głównie do czynienia z ciepłowniami, elektrociepłowniami węglowymi w przemyśle i tutaj ta emisyjność wynosi 94,7
tony CO2 na terajoule. To stawia polski przemysł w trudniejszej sytuacji niż ta, w której znalazły się firmy w innych krajach Unii Europejskiej. Podsumowując, w przypadku polskie firmy muszą kupić około ponad 40% uprawnień do emisji dla produkcji ciepła stosowanego w technologiach. Czyli to jest ten kolejny element. To, czego ja... I tutaj Państwo mają przykład niedoboru liczby darmowych uprawnień do emisji CO2 w Polsce w efekcie stosowania benchmarków, czyli tego pierwszego elementu redukcji liczby darmowych uprawnień. Jak Państwo widzą, te uprawnienia w przemyśle tak naprawdę wystarczają na od 20 do 60% potrzeb. To, czego nie rozumiem, rezerwa liczby darmowych uprawnień do emisji dla procesów przemysłowych powoduje ograniczenie liczby emisji dla instalacji już istniejących, czyli nowe instalacje, budowa nowej instalacji powoduje redukcję liczby darmowych uprawnień przydzielanych instalacjom istniejącym i tak naprawdę wzrost tych kosztów. Mamy do czynienia z absolutnym priorytetem, jaki dla Komisji Europejskiej jest osiągnięcie redukcji i ten priorytet przekłada się na wprowadzenie czegoś, co nazywamy międzysektorowymi współczynnikami redukcji. To znaczy, jeśli Komisja stwierdzi, że w efekcie przydziału darmowych uprawnień nie uzyskamy wskaźnika, który był oczekiwany, wprowadza współczynniki, które tutaj są pokazywane. I teraz kilka słów na temat kosztu emisji pośrednich. Czyli tego, co polskie firmy płacą w cenie energii elektrycznej czarnej. Ten wykres pokazuje przydział darmowych uprawnień do emisji w latach 2013-2020 i niedobór tych uprawnień. Mam tutaj sygnał, że powinienem przyspieszyć, więc przepraszam za chaotyczne wypowiedzi. Dla nas najistotniejsze w tym momencie jest uzyskanie uprawnienia do systemu rekompensat. System rekompensat służy pokryciu kosztów emisji pośrednich w cenie energii elektrycznej, którą zużywają zakłady przemysłowe. Podstawa prawna to jest oczywiście dyrektywa Parlamentu Europejskiego i wytyczne Komisji Europejskiej. To jest informacja o przebiegu procesu legislacyjnego. Za wprowadzeniem było tylko Ministerstwo Gospodarki, przeciw Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Środowiska. Cały szereg argumentów forum, które żeśmy podnosili, żeby pokazać, że system rekompensat jest niezbędny, ale to przejdę do... I to jest wykres, to jest mapa, która pokazuje, że systemy rekompensat wprowadziły już do tej pory różne kraje Unii Europejskiej, między innymi Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Hiszpania i Finlandia, Grecja. Tu jest opis tych systemów rekompensat, podsumowanie w formie tabeli znajduje się tutaj, więc zachęcam do lektury. System rekompensat jest niezbędny przede wszystkim w polskich warunkach z uwagi na fakt, że około 88% energii elektrycznej jest produkowane z węgla. I tutaj współczynnik emisyjności polskiej energetyki przy uwzględnieniu źródeł energii i w ciepłowniach i w elektrociepłowniach to jest 831 kg CO2 na megawattogodzinę. W przypadku energii wyprodukowanej na węglu kamiennym jest to powyżej 1000 kg dwutlenku węgla na megawattogodzinę. To powoduje, że brak tego systemu rekompensat w polskich warunkach jest szczególnie niebezpieczny.
I może to będzie ostatni slajd, który chciałem pokazać, ale może omówię go bardziej dokładnie. Tutaj ten slajd pokazuje wzrost kosztu energii elektrycznej z tytułu zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla różnych krajów Unii Europejskiej charakteryzujących się różnym współczynnikiem emisyjności krajowych energetyki. I proszę zwrócić uwagę, jak ten koszt jest różny dla Polski, Czech, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Słowacji, Belgii i Łotwy. Tabelka pokazuje te współczynniki emisyjności, które odpowiednio wynoszą 0,9, 0,62, 0,53, 0,54, 0,42, 0,24, aż do 0,07. Są kraje, które są zupełnie niewrażliwe na politykę klimatyczną z uwagi właśnie na strukturę produkcji energii w krajowych energetykach. Polska niestety praktycznie ma ekspozycję stuprocentową. Wykres poniżej pokazuje uprawnienia do emisji, które są do kupienia, czy były do kupienia, są i będą w Polsce do 2030 roku. To jest taka trochę polemika z konkluzjami ze szczytu brukselskiego z października zeszłego roku. O ile w okresie 2013-2020 średnia ilość darmowych uprawnień dla sektora energetycznego wynosi około 40%, po roku 2020 będzie to tylko 23%, czyli tutaj występuje istotne niebezpieczeństwo wzrostu kosztów energii elektrycznej. No i tutaj może już, jeśli chodzi o konkluzję ze szczytu, ze spotkania Rady, to już zostawię koledzy do omówienia. Przepraszam za ten skrót. Proszę Państwa, brawo. Panowie mają czas łączny, także proszę bardzo, pan Krzysztof, dr Krzysztof Łokaj kontynuuje tą samą prezentację. Szanowni Państwo, to była sytuacja, w jakiej znajdujemy się obecnie, a teraz to, co czeka nas w ciągu najbliższych kilkunastu lat do roku 2030. Po pierwsze, chciałbym opowiedzieć odrobinę o Market Stability Reserve, czyli rezerwy stabilizującej rynek, skąd się wzięła, co może się wydarzyć na liście sektorów narażonych na ucieczkę emisji, jakie są cele polityki do 2030 roku ogólnie, ale co one oznaczają dla przemysłu oraz co się wydarzy z darmowymi uprawnieniami lub co może się wydarzyć, bo wszystko to jest w sferze domysłów. Rezerwa stabilizująca rynek wzięła się z jednego prostego faktu. Pozwoleń na rynku był nadmiar. Na tym wykresie macie Państwo obraz, jak to się zmieniało w ciągu ostatnich lat. Powody były dwa. Po pierwsze, uderzył w nas kryzys, spadła produkcja przemysłowa, więc spadły emisje, pojawiły się duże nadmiary ilości uprawnień na rynku. Po drugie, rozwój OZE spowodował, że energetyka zaczęła zużywać tych uprawnień mniej. Po prostu rewolucja wyprzedziła oczekiwania Unii Europejskiej, zebrało się bardzo dużo pozwoleń. Unia Europejska doszła do wniosku, że trzeba to naprawić. Co rozumieją przez naprawę? Otóż trzeba rynek naprawić, usuwając pozwolenia z tego rynku, tak aby osiągnąć jeden prosty cel, podnieść cenę uprawnienia. Ich celem nie jest ograniczenie emisji, celem Unii Europejskiej nie jest poprawa środowiska. Celem Unii Europejskiej jest podniesienie ceny uprawnienia do CO2. Ten cel został wyraźnie postawiony, to jest jedyny wskaźnik, który interesuje władze europejskie. Aby to zrobić, zaproponowano system, który ma usunąć te nadmiarowe pozwolenia w ilościach zależnych od tego, kto przedstawia swoją propozycję, komisja, parlament czy rada. Ma to się rozpocząć albo już w roku 2018, może dopiero w 2021. Może te pozwolenia obejmą backloading, czyli te pozwolenia 900 milionów, które już zostały usunięte i nie są obecnie na rynku. Może będą, może nie. To wszystko jest w sferze domysłów. Chciałbym podkreślić jedno. Jeżeli rezerwa stabilizująca rynek wejdzie w roku 2018 czy 2019, będzie to wprost złamanie słowa, jakie zostało dane przez Komisję i Parlament Europejski, gdy wprowadzały backloading, ponieważ wtedy wyraźnie powiedziano, że jest to ostatnia, pierwsza i jedyna wyjątkowa interwencja w rynek uprawnień w trzecim okresie rozliczeniowym. Jak widać, przymierzają się już do tego, żeby złamać dane słowo. Taka sytuacja ma doprowadzić do jednego celu, uzyskania ceny uprawnienia na poziomie 20-30 euro, co jest marzeniem Komisji Europejskiej od dawna. Taka cena była zakładana już w roku 2003 przy projektowaniu podstaw pierwszego ETS-u. Co to oznacza dla nas, przedstawił pan przewodniczący Kaliś.
Generalnie nie tylko dotyczy to przemysłu metali nieżelaznych, każda inna wysoko emitująca gałąź przemysłu będzie narażona na potężny wzrost kosztów do emisji. Dla branży chemicznej wyliczyliśmy swego czasu dla ceny 30 euro koszt około 2,5 miliarda euro w Polsce do roku 2020. Jeśli chodzi o listę sektorów narażonych na ucieczkę emisji, jest to lista, która opierała się na dwóch, kwalifikacja opierała się na dwóch podstawowych kryteriach, czyli wzroście kosztów, a także intensywności handlu, czyli sumy importu i eksportu do całości rynku w Unii Europejskiej. Na tej podstawie kwalifikowano sektory. Okazało się, że władzom europejskim jest niewspadna ilość uprawnień, która jest w ramach tego przyznawana, chcą je nam odebrać. Pomysłów jest kilka. Po pierwsze, podzielić sektory, czy wewnątrz sektorów nawet na skalę ryzyka, czyli jeżeli ktoś jest bardzo narażony, dostanie 100%, jak trochę mniej, to 80% i tak dalej. Ponadto proponują zrezygnować z dwóch wyżej wymienionych czynników, czyli kosztów i intensywności powyżej 30%, co może wpłynąć z jednej strony na sektory takie jak cementowy i wapienniczy, które po prostu staną się niekonkurencyjne i produkcja w Polsce i w Europie będzie nieopłacalna. A tak jak napisałem na dole, usunięcie z listy Carbon Leakage oznacza utratę 44% darmowych uprawnień dla danego przedsiębiorstwa. Cele polityki klimatycznej na 2020 rok to było 3x20, każdy to hasło zna, ale względem 2005 roku, to chciałem podkreślić. To jest trochę inny wykres od z tego filmu, który Państwo widzieliście. Jeśli przyjrzycie się temu, co się wydarzyło w przemyśle chemicznym, to do 2005 roku my już osiągnęliśmy redukcję o jakieś 20% względem 95. Celowo pomijamy rok 90, żeby nikt nie oskarżył nas o to, że firmy padały, a my to traktujemy jako nasz sukces w redukcji emisji. Broń Boże. Od 95 roku do dziś około 18-20% redukcji mamy. Przy 6-krotnym wzroście sprzedaży oznacza to spadek intensywności energetycznej produkcji do około 19-18%. To jest poprawa naszego wpływu na środowisko. Produkujemy więcej, zużywając tyle samo albo i mniej. Ale oczekuje się od nas więcej, oczekuje się redukcji do 43% względem roku 2005. To są oczekiwania na rok 2030, przedstawione we wnioskach z października z ubiegłego roku z Rady Europejskiej. Co to dla nas oznacza? Oznacza to dla nas po pierwsze wzrost tempa, w jakim oczekuje się od nas redukcję. Po drugie oznacza to, że oczekuje się od nas zejście do poziomów emisji, które są nieosiągalne ze względu na ograniczenia fizyczne. Wykres, który macie Państwo przed sobą, to są szacunki dla produkcji amoniaku. Czerwona kreska oznacza darmowe przydziały, które będą na podstawie mniej więcej aktualnych założeń polityki przyznawane zakładom azotowym do roku 2030. A ta czarna, nieprzerywana kreska to jest teoretyczne minimum, które wynika z założeń z fizyki i z chemizmu reakcji. Oczekuje się od nas, że będziemy produkować amoniak przy zużyciu energii mniejszym niż jest to fizycznie możliwe. No cóż, najwyraźniej prawo czy prawo europejskie stoi ponad prawami fizyki. Jeżeli podsumować to, co w tym dużym skrócie Państwu przedstawiłem, władze europejskie oczekują od przemysłu tego, przepraszam, oczekują przede wszystkim podniesienia ceny uprawnień, tłumacząc to oczywiście względami inwestycyjnymi, że będzie to zachęta. No ja nie znam sytuacji, w której mając mniej pieniędzy, firma inwestuje więcej. Przede wszystkim spowoduje to zagrożenie dla konkurencyjności przemysłu w Europie i w Polsce także, a przede wszystkim biorąc pod uwagę to, co powiedział pan przewodniczący. A cele, które przed nami postawiono, są nierealne do osiągnięcia, więc aby rzeczywiście zmniejszyć emisje do poziomu, które są oczekiwane, możemy zrobić tylko jedno, ograniczyć produkcję. Produkować mniej, wtedy będziemy emitować mniej. Ale w takiej sytuacji reindustrializacja, o której tak dużo się mówi, jest raczej mitem niż prawdziwym celem, który możemy osiągnąć. To byłoby z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, panie pośle, że łącznie wyrobiliśmy się w czasie. Tak, dziękuję bardzo. Brawo. Mamy opóźnienie wynikające ze względu technicznych, że był zator na przy wejściu i trzeba było czekać i to potem tych 15 minut opóźnienia. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Będziemy jeszcze dyskutować i w tym osobnych dwóch panelach dyskusyjnych. Natomiast ja bym chciał teraz poprosić o głos pana profesora Jana Szyszko, posła, ale jednocześnie, proszę Państwa, człowiek, który był od początku całej polityki klimatycznej światowej. Od początku lat 90. Także można powiedzieć, jest to ikona tego, co się w świecie działo, jakie są zakamarki, jakie kulisy,
Czy jest drugie czy trzecie dno? Pan profesor z pewnością nam o tym opowie, bo wie, wśród nas chyba jest najlepiej w tym zakresie poinformowany. Także szczególnie gorąco, panie profesorze, witamy, bo jest to, liczymy na takie no, pikantne szczegóły. Też. Dziękuję państwu ślicznie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Rzeczywiście wytknięto mi mój wiek, a rzeczywiście mam swoje lata. Z konwencją klimatyczną i w ogóle z całą polityką klimatyczną jestem związany od 1997 roku. Wtedy tuż przed Kioto zostałem ministrem, nie pojechałem do Kioto, bo mówiłem, co mi będą tam gadali o zmianach klimatu, one były, są, dajcie mi spokój. Ale w tym czasie ten mój staw, który był jeszcze z poprzedniego klubu PRL-owskiego, mówił, panie ministrze, niech pan jedzie, to są cholernie ważne sprawy. To było przygotowane stanowisko do podpisania do protokołu z Kioto przez poprzedni rząd. Jak wrócił mój sekretarz stanu stamtąd, to jak przeczytałem, to mi się zrobiło ciepło. W związku z tym pojechałem do Buenos Aires na następny COP4 i jak tam zobaczyłem pana Al Gora i 200 doradców, pana Prescotta, premiera Anglii, 200 doradców, cały przemysł, wszystkie banki, 12 tysięcy osób, ponad 1000 dziennikarzy akredytowanych i 400 stacji telewizyjnych, to mi się zrobiło już naprawdę gorąco, muszę powiedzieć. I stwierdziłem, że to chyba nie o to chodzi, że za 50 lat gdzieś się podniesie poziom wód i zostaną zaleni tubylcy i zgodnie z prawem Lamarka będą musieli mieć błony pławne, żeby się poruszać po tym terenie. W związku z tym chodzi tu zupełnie o coś innego. I szanowni państwo, dzięki ówczesnej polskiej dyplomacji, muszę powiedzieć, z biegiem okoliczności, zostałem już prezydentem COP5. On się odbywał wtedy w Bonn, to jest taka specjalna forma ONZ-owska, a równocześnie przedtem działo się to dzięki Amerykanom w gruncie rzeczy, to była też i dyplomacja, ale dyplomacja polska to grała wielką rolę, a równocześnie przed tym COP-em przyjechali tu twórcy konwencji klimatycznej protokołu z Kioto, czyli prawnicy, którzy pisali tekst, to jest kancelaria prawna Dawida Bluma z Nowego Jorku. Siedzieliśmy w lesie, w moich powierzchniach doświadczalnych przez 2 tygodnie i oni mnie zawijasami tłumaczyli, na czym polega konwencja klimatyczna, a później protokół z Kioto i stwierdziłem, że to jest jedna z najbardziej inteligentnych konwencji klimatycznych. I, albo inaczej konwencji światowych i tu chodzi rzeczywiście, ktoś to niezwykle mądrze wymyślił, a tu chodzi i o klimat, i o rozwój, ale głównie chodzi o pieniądze. Szanowni państwo, ten wystąpienie postanowiłem przygotować nie tylko sam, ale również z moją córką, dlatego że ona ma dosyć duże doświadczenie w dydaktyce w stosunku do małych dzieci. W związku z tym postaram się mówić niezwykle prosto. Szanowni państwo, a mianowicie może zacznę od tych głównych spraw, a mianowicie co jest rzeczywiście niezwykle ważne w skali świata, no to będę odwoływał się do tego również do Unii Europejskiej. To jest zanik gatunków, to jest ekspansja gatunków, o tym mówią powiedzmy ekolodzy, czy też ludzie, którzy się nazywają ekologami. To jest degradacja gleb, obniżenie produkcji, to są sprawy związane ze zmianami klimatycznymi, to jest pustynienie, o tym się mówi. O tym się mówi i to są zagrożenia dla świata w skali globalnej, no i w związku z tym było przeciwdziałanie. Przeciwdziałanie, szczyt ziemi w 1992 roku i powstają 3 konwencje ONZ-owskie związane z koncepcją rozwoju zrównoważonego, czyli szybki wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i poszanowaniem praw człowieka, a więc się trzeba pod tym podpisać. Konwencja klimatyczna ONZ, źródło tego, o czym tu mówimy, ale również konwencja o ochronie bioróżnorodności, konwencja o pustynieniu. To jest prawo światowe, notabene wszystkie państwa Unii Europejskiej, jak również i my, ale wcześniej Stara Piętnastka to ratyfikowała, więc obowiązujące prawo. Jest działalność w skali lokalnej, a lokalny to jest tak jak Natura 2000, jakaś tam inicjatywa Ekwadoru, tak jak pakiet klimatyczno-energetyczny. Szanowni państwo, to jest pewna inicjatywa bardzo, bardzo lokalna. Ona nie dotyczy świata. To jest pewna propozycja z punktu widzenia takiego organizmu, jakim jest, no powiedzmy sobie, Stara Piętnastka, obecnie Unia Europejska większa. Co to jest konwencja klimatyczna? Proszę państwa, konwencja klimatyczna mówiła tak, do roku 2008 albo w latach 2008-2012 mamy doprowadzić do stabilizacji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. To była jedna rzecz, która mówiła, prawda?
A skąd się biorą gazy cieplarniane, bo one są różne, tu pan profesor wspomniał o metanie, prawda, zamienniki to są później na CO2 wszystkie. Skąd się biorą gazy cieplarniane? No z tego, że spalamy. To jest pierwsze, ja mówię może o CO2, będziemy mówili, że o CO2, bo on jest zamiennikiem. Im więcej spalamy, tym więcej emitujemy. To jest jasna, oczywista sprawa. Jak się spali tonę węgla, to się dostaje 3,6 ton dwutlenku węgla. To wynika z wzoru CO2 i z ciężaru. O, ale coś się zacięło i tu ktoś musi pomóc. Nie wiem dlaczego. Escape, tak? Dobrze. Proszę Państwa, ale równocześnie konwencja klimatyczna mówi o czym innym. A mianowicie mówi o tym, że ten dwutlenek węgla znajduje się w atmosferze z tego powodu, że źle użytkujemy ziemię. A więc wycinamy lasy, degradujemy gleby, to jest upustynienie, pogarszanie wody, giną gatunki, czyli zupełnie coś innego. A więc CO2 z jednej strony, w myśl konwencji klimatycznej, w tych wszystkich konwencji, to jest gaz, który spowoduje zmiany klimatyczne, nie szkodliwe dla człowieka, czy też dla gospodarki, ale z drugiej strony to jest gaz życia. Bez dwutlenku węgla nie ma życia, czyli CO2 plus H2O plus energia słoneczna, to przecież dzięki temu żyjemy. Odnawialne źródła energii. No z podstawowym źródłem, odnawialnym źródłem energii jest dobre jedzenie i gorzała, szanowni państwo. To jest odnawialne źródło energii, z tego trzeba sobie zwrócić uwagę. Żebyśmy siedli na ziemi tutaj i mówili, to jest podstawowe źródło energii, to jest pokarm. Szanowni państwo, czyli mamy wylesianie. I państwo macie taki las jak ten. Taki las jak u nas jest w Białowieży, strefa borealna. Ale jego można zupełnie na coś innego zamienić. A mianowicie można powiedzieć, że w tym lesie żyją takie gatunki, które notabene giną w całej Unii Europejskiej, ich prawie już nie ma. Ale w Białowieży są, w Polsce również są. A dlaczego? Dlatego, że mamy takie lasy, które mają tyle ton węgla zakumulowanego na hektarze, czyli 350 ton. I to jest podstawa życia. Ten system funkcjonuje, te gatunki mają tam swoje miejsce. Z tego połowa jest na powierzchni, a połowa w glebie, jako węgiel mineralny, rozkład ściółki i te inne rzeczy. Czyli to funkcjonuje dzięki tym gatunkom, które tu między innymi są. One nie mogą występować, ale nie mamy tego węgla. No i w takim razie jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym? I tu dochodzimy do źródła prawa, dokonać redukcji emisji. Pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, o tym, to jest gaz życia. Odpowiednio użytkować ziemię, czyli regenerować układy przyrodnicze. Ja chcę państwu powiedzieć, że są takie państwa w Unii Europejskiej, które posiadają zaledwie 30% rodzimych gatunków roślin i zwierząt, a wprowadzali Naturę 2000, czyli odbudowę wszystkich gatunków. To jak mają zrobić? Mniej emitować? Nie. Mniej emitować, proszę bardzo. Więcej emitować po to, żeby pochłaniać, żeby odtworzyć te układy przyrodnicze. To jest jedyna metoda. Bez dwutlenku węgla tego nie zrobi. Mówię, proszę państwa, nowy. A jakie są fakty? Rzeczywiście fakty po wielu latach. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Pan profesor tu mówił o układach powiedzmy milionów lat, ale gdy się popatrzy w tej chwili, to jest wzrost koncentracji dwutlenku węgla. I to mierzymy w tej chwili 107 wieżami na świecie o pomiarach 10 tysięcy pomiarów na minutę. Prawda? To są tego rodzaju wieże, taka jedna jest w Polsce, za co miałem dochodzenie prokuratorskie. Proszę państwa, to jest wzrost koncentracji w tym okresie krótkim. To jest zanik gatunków. I to jest również wola polityczna prawie wszystkich państw świata, że należy dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Dlaczego wola polityczna? Bo tu z nauką, to panie profesorze, to miało nic mało wspólnego. Po prostu stwierdzono, że należy dokonać i 200 państw świata ratyfikowało konwencję klimatyczną, a więc to jest prawo. I tu państwo mówicie później o tych innych sprawach, to jak się łamie to prawo w sposób niezwykle, niezwykle zakamuflowany. A więc, ale teraz pójdźmy w układ konwencji klimatycznej, dlatego że tyle, co jest no, dezinformacji przy pakiecie klimatyczno-energetycznym w Unii Europejskiej, to sobie ciężko wyobrazić. A mianowicie, co mówi konwencja klimatyczna, ten rok 2008, kiedy był szczyt COP14 w Poznaniu, o co staraliśmy się jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby go zorganizować, dlatego żeby to był pierwszy okres rozliczeń. Kto dokonał redukcji, kto nie dokonał redukcji, kto ma płacić, kto nie ma płacić. Dlatego to była tak niezwykle ważna sprawa, żeby COP14 był w Poznaniu. A teraz o co chodzi? Państwa, konwencja klimatyczna mówi, są państwa rozwinięte i rozwijające się. Państwa rozwinięte to te, które emitowały bardzo dużo i się rozwinęły,
a państwo rozwijające te, które tego nie dokonały. Więc kto dokonał zmian klimatycznych? Ci, co spalali dużo w przeszłości węgla, ropy, gazu. A więc w związku z tym są inne obowiązki dla państw rozwiniętych, inne dla rozwijających się. I macie państwo rozwinięte. To jest aneks pierwszy do konwencji klimatycznej. To są wszystkie państwa OECD, mówiąc delikatnie. One są tu jeszcze na czerwono, na czarno zamieszane, dlatego że są inne zobowiązania państw, które były w układzie komunistycznym jako państwo rozwinięte. Inne zobowiązania w stosunku do państw rozwijających się. A mianowicie państwa rozwinięte to te czarne i państwa rozwinięte tego aneksu pierwszego, a państwa rozwijające się spoza aneksu pierwszego, państwa miały odpowiednio dokonać, one miały dokonać redukcji, te rozwinięte, a jeszcze te państwa czarne miały pomagać tym państwom rozwijającym się, żeby nie popełniały teoretycznie państw rozwiniętym. I to była konwencja klimatyczna cała. Zobowiązania państw rozwijających się rozwijać się, a my wam damy technologię, pomoc, będziemy działali, mamy wielkie serce. Oczywiście za wielkim sercem kryją się pieniądze, bo najlepsze zarabia się na pomocy, ale to, szanowni państwo, też no, myślę, że już w Polsce żeśmy to zrozumieli. Co to jest protokół z Kioto? Czyli konwencja klimatyczna to było takie chciejstwo. Państwa wysoko rozwinięte dokonują redukcji emisji tak, aby dokonać o poziomie 5,2% w stosunku do roku bazowego, czyli lata, początek lat 90., a państwa rozwijające się miały produkować, ile chcą emitować, ale państwa rozwinięte miały im dać technologię, pomoc, wszystkie rzeczy, prawda, żeby one nie popełniały błędów. I protokół z Kioto to już konkretne zobowiązania poszczególnych państw rozwiniętych, ile mają dokonać redukcji emisji do atmosfery, gdzie pod pojęciem redukcji rozumie się mniej emitować, ale również więcej pochłaniać. To jest to, co mamy dokonać w stosunku do roku bazowego. I to może państwo się zdziwicie, bo Australia. Ostatnio się mówi, prawda, bo tam wystąpił biskup australijski, zaczyna opowiadać w Watykanie różne rzeczy. Australia wynegocjowała, że ma podnieść emisję o 8% do roku 2008. A Austria, Belgia ma dokonać redukcji emisji o 8% do roku 2008. Prawda? I tak dalej. Rosja, o ile państwo byście zobaczyli tutaj, na przykład Islandia, to jest również, ja nie mam tutaj myszki, a to jest troszeczkę kłopot, ale już. Proszę bardzo, Islandię macie państwo 110. Może podnieść. Z różnych powodów, no już nie będziemy tutaj dyskutowali. Prawda, zobaczcie państwo na Rosję. Rosja wynegocjowała sobie to, że w roku 2008 nie ma dokonać żadnej redukcji. 100, tyle co miała jako rok bazowy, rok 1990, tyle może emitować dalej. Prawda? Zwróćcie na to uwagę. Szanowni państwo, następna rzecz, a mianowicie rok 2005, o którym tu państwo wspomnieli, bo wchodzi nam pewien system w stosunku do 6 działów produkcji. Papier, cement, stal, ciepło i szkło i tak dalej. I teraz zobaczcie, jak wygląda sprawa, bo rokiem bazowym w stosunku do protokołu z Kioto jest rok 1990, dla Polski 88, a tu wprowadzamy 6 działów produkcji i komisja daje limity. I jaka jest sytuacja? Austria miała do roku 2008 doprowadzić do poziomu, miała, znaczy w roku bazowym miała 78, to jest ta pierwsza, proszę bardzo, o, 78, miała dokonać redukcji na poziomie 8%, a w roku 2005 podniosła 20 milionów ton. Belgia, jedźcie państwo dalej, Finlandia, 71 produkowała w roku bazowym, a w roku 2005 ma 81 milionów ton. O 10 milionów podniosła. No to w takim razie stara cała piętnastka, ponieważ ona się rozliczała razem, proszę bardzo, macie, miała dokonać na poziomie 8% redukcji, a dokonała w roku 2005, tutaj mamy tą, prawda, zaledwie na poziomie 0,9. A Polska w tym czasie z 565 milionów ton zeszła do 386. Kto jest krajem sukcesu z punktu tego widzenia patrząc? No przecież żeśmy dokonali 32% redukcji w roku 2005, a to jest rok niezwykle ważny, bo diabeł tkwi w szczegółach.
No to w takim razie popatrzmy inny wskaźnik rozliczenia. Mówię o tym celowo. No w takim razie niech będzie jakaś sprawiedliwość na tym świecie. I zacznijmy liczyć według emisji na głowę mieszkańca. I to jest rok znowu 2005. To Austria ma 11 milionów ton emisji, Belgia ma 15 ton emisji na głowę mieszkańca, a stara piętnastka ma 12,8 na mieszkańca, a Polska ma 10. No to kto jest tutaj, kto tu zanieczyszcza atmosferę, przepraszam, z tego punktu widzenia patrzę podstaw, Polska czy stara piętnastka? Ale policzmy jeszcze inną rzecz, bo tu państwo powiedzieli o leakage, prawda, wypływie. Ale jak to się stało, że, a może przeliczmy to na konsumpcję, bo przecież można wypchnąć swój przemysł, notabene w ramach mechanizmów to zrobiono, do Chin i stamtąd dostawać. Ale tak samo przecież się zjada to, co się wyprodukowało. No i teraz, szanowni państwo, już to, co chcę państwu powiedzieć, co mnie doprowadza już niemalże do szału, prawda? A mianowicie mówią, ale Chiny nie są włączone do protokołu z Kioto. Ale szanowni państwo, przecież Chiny to jest tu najniższa, nie wiem jak to jest to. Proszę bardzo, tutaj macie państwo, widać Chiny, prawda? No. Wracamy. Jak nie mam myszki, Chiny, przecież Chiny w roku 2005 miały 3 tony na mieszkańca emisji. Europa 12, Luksemburg 25 w Europie. I my mówimy, bo Chiny się nie chcą włączyć, a Chiny były państwem rozwijającym się, nie powinni dostać technologię. I oni mają 3 tony na osobę. To co? Zmniejszyć emisję najprościej, podzielić je na dwa państwa. Spadnie emisja o 50%. No przepraszam, że mówię brutalnie, prawda? No przecież połączmy Belgię z, powiedzmy, z Luksemburgiem, no to będą mieli o połowę mniejszą emisję generalnie w stosunku do tego. Więc, a Indie, też mówią, Indie emitują, z tym, że Chińczycy mają, szanowni państwo, 1,5 miliarda mieszkańców, no to każdy z oddychania więcej produkuje niż w Europie, no, dwutlenku węgla, prawda? I tu się, przepraszam bardzo, nakręca takie rzeczy i w Europie się o tym nie mówi. Nie wraca się jakby do źródeł. To jedziemy, szanowni państwo, dalej. Mechanizmy elastyczności, czyli w jaki sposób dokonać, no, redukcji. To w gruncie rzeczy, znowu się odwołujemy do źródła. No nie jest ważne kto, gdzie, jak, tylko chodzi o to, żeby zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla do roku 2008. I są 3 mechanizmy. Handel emisjami między państwami rozwiniętymi. Obojętnie, czy dokonamy redukcji w Polsce, czy w Holandii, prawda, pomagamy sobie wzajemnie, handlujemy, rozliczamy wspólnie. Albo wspólne przedsięwzięcia zrobimy. Czyli Holandia ma lepszą technologię, Polska gorską, daje nam technologię, obniża redukcję, odpisuje sobie. Wspólne przedsięwzięcia. Zaczynamy gospodarować wśród państw wysoko rozwiniętych. I mamy 3 mechanizm. Mechanizm czystego rozwoju. To jest tak zwany CDM, który mówi zupełnie wszystko jedno, gdzie dokonamy redukcji emisji. Możemy dokonać w Chinach. I Chińczycy dostają od nas nową technologię. I tam produkują więcej, ale mniej emitują. To jest też nasz zysk. To jest CDM. No i taka Anglicy zrobili. Wypchnęli swój brudny przemysł do Chin, na tym zarobili, a sobie odpisali redukcję. Prawda? Przepraszam bardzo, może żona dzwoni, ale to jest niezwykle ważne. Odzwonię później. Przepraszam bardzo. Szanowni państwo, i mamy jeszcze następny mechanizm tutaj. Tu macie państwo AUS-y, RUEU, CER-y, te inne rzeczy, co się posługujemy w tej chwili, powiedzmy, w tych różnych układach. I mamy jeszcze RMUS-y. To jest super mechanizm. To jest mechanizm pochłaniania dwutlenku węgla. Pochłanianie dwutlenku węgla poprzez regenerację układów przyrodniczych, poprzez stwarzanie warunków do ochrony gatunków, poprzez regenerację gleb, żeby lepiej produkowały, poprzez regenerację gleb, żeby zahamować proces pustynnienia, czyli zrównoważony rozwój. I równocześnie to pochłanianie można włączyć do handlu emisjami, do wspólnych przedsięwzięć i do CDM-u. Przecież Polacy mogą również, przepraszam bardzo, pokazać, jak się zalesia ogromne tereny w Chinach, prawda, bo takie są, i od tego sobie odpisywać sprawy związane z pochłanianiem dwutlenku węgla. Mówię, może w dyskusji powiem, jak to wygląda, bo to jest parodia zupełna.
Szanowni Państwo, a cóż to jest pakiet klimatyczny, energetyczny? I tu Państwo o tym powiedzieli. Panie profesorze, niech Pan pilnuje czasu, bo ja z gadania żyję, jestem profesorem, prawda? To jest 3 razy 20. Redukcja emisji o 20%, zwiększenie efektywności o 20%, udział odnawialnych źródeł 20%, myśmy co inaczej wynegocjowali. Patrząc z punktu widzenia naszych sukcesów teoretycznie, co to jest dla mnie redukcja o 20%? Jak mam 32, żaden problem, prawda? A co to jest, mówię, redukcja dla Hiszpanii? Oni podnieśli o 43% redukcję. No to teoretycznie ten zapis mówi, no to tamci podnieśli, ja mam do przełknięcia zupełnie. Efektywność energetyczna 20%, dobrze, będziemy rozwijali przemysł własny, coś taki, udział odnawialnych źródeł energii, postawimy na własne źródła energii, damy sobie radę. Ale szanowni Państwo, diabeł tkwi w szczegółach. Nie macie Państwo wewnętrzny system handlu emisjami dla produkcji energii elektrycznej, ciepła, cementu, szkła, papieru i rok bazowy, to co Państwo powiedzieli, 2005. I to komisja mówi, nie liczy się przeszłość, mamy tylko 6 działów produkcji, nie liczy się przeszłość, liczy się przyszłość, musimy być no, cool, prawda, i do przodu iść, pokazać. Z tym, że szanowni Państwo, to jest, my żeśmy dokonali redukcji w tym zakresie tutaj już. I my mamy jeszcze zredukować 20%, a kto daje limity? Limity daje Komisja Europejska. No tutaj doszło, ale to też może w dyskusji doszło do sporów. I proszę bardzo, patrzcie Państwo, jak to wygląda. Jest rok ten 2005, dokładnie. To my, Komisja jest tutaj. Powinna dokonać globalnie redukcji na poziomie mniej więcej około 7%, prawda? A ona dokonała na poziomie 2,7%. A Polska w tym czasie ma 32% redukcji. Niższą emisję na głowę. To kto jest krajem sukcesu? Kto powinien rozdawać karty w tym całym układzie? No mi się wydaje, że Polska. I dlatego żeśmy proponowali rok 2008 w Polsce. Pierwszy rok rozliczeń w Polsce. Prawda? Koniecznie. Naprawa. Szanowni Państwo, to w takim razie naprawa, czyli mówię, będziemy o tym mówili w dyskusji. Nie, bo my wchodzimy w układ, że komisja nam coś daje, a my zaczynamy protestować, prawda, i oni nam, a to macie benchmarków trochę więcej albo darmowych emisji trochę mniej, prawda, i tu dyskutujemy. Przyjdźmy do źródła, do podstaw, ile na głowę, ile powinniśmy zredukować, co powinniśmy zrobić, prawda, to są te jak gdyby negocjacyjne sprawy. Rok bazowy 88 weźmy. Dlaczego bierzemy rok 2005 w tych 6 działach? No przepraszam bardzo, jak redukowaliśmy, to redukowali. Pani się powiedzieli, zainwestowali. Polska kraj sukcesu. Dokonała 32% redukcji i PKB wzrósł o 60%. To jest kraj naprawdę sukcesu i w układzie międzynarodowym ogromnej pozycji z tego punktu widzenia. Proszę państwa, diabeł w szczegółach. No to pan mówił, darmowe przydziały limitów emisji. No jakie one są darmowe, przepraszam bardzo. Część za darmo, a cała część się płaci. Jeszcze benchmarki, czyli ten średni, prawda, najwyższa technologia. Prawda, więc jest tutaj. Następna sprawa. CCS. My żeśmy się zupełnie niezobowiązująco, bo to było to, bo pakiet klimatyczno-energetyczny, w gruncie są 3 dyrektywy, 1 dyrektywa CCS-u, która nie była obowiązująca. Trzeba tylko powiedzieć, chcemy albo nie chcemy. A my powiedzieliśmy jako rząd, że chcemy i że będziemy robili. A nawet byłem na takim posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, kiedy pan były premier Buzek mówi, że dostaniemy prawie 5 miliardów euro na to, prawda? Naprawa. Proszę Państwa, pochłanianie zamiast CCS-u, na przykład lasy. Teraz zobaczcie Państwo, i to jest takie proste, oczywiste, jasne i wychodzi pod wszystkie hasła Komisji Europejskiej, pod wszystkie hasła zielonych, pod wszystkie hasła NGO-sów, pod cały świat idziemy. Mamy uprawę, żeśmy zalesili. Co to jest ta uprawa? To jest po pierwsze jej wartość. Wartość to ile jest ton węgla na hektarze. Tam myśmy zabrali drewno, zabraliśmy ściółkę, poszło. To mamy około 24 ton. To jest około 90 ton dwutlenku węgla. Jest handel emisjami, jest cena i równocześnie mamy gatunki. Gatunki, które zniknęły dawno z mapy Europy, które natura tak bardzo chroni. Gdzie naturę wprowadzamy, tam się ci ludzie o wielkim sercu wiążą do drzew. To tam mamy właśnie tego
lerkę, tego skowronka borowego, tego lelka kozodoja. On gdzie indziej nie występuje, trzeba zdegradować, zabrać ten węgiel stamtąd, bo inaczej nie wystąpi, prawda? On tam sobie doleci. I rocznie przyrasta nam za 77 euro przyrost jest tego, akumulacji węgla, bo to się zmienia. A więc są pieniądze. No to chcemy mieć inne gatunki. Jak chcemy mieć inne gatunki, to musimy mieć 120 ton węgla na hektarze. To jest ochrona gatunków. To trzeba mieć około 450 ton dwutlenku węgla. To będziemy mieli takie gatunki. I to funkcjonuje dzięki tym gatunkom. A jak chcemy mieć takie gatunki, to musimy dalej regenerować i musimy mieć co najmniej 160 ton węgla na hektarze, żeby występowały takie gatunki. I wiecie, ile taki system pochłania rocznie, ten zregenerowany? No około 11-15 ton dwutlenku węgla na hektarze. To w tej wartości, którą tu panowie przewidywali, 20 euro za jedną tonę, to ja z hektara dostaję 204 euro za to, że chronię gatunki. Ja nie wyciągam ręki, żeby mi dawali pieniądze. Ja dostaję pieniądze z emisji. Prawda? To jest mechanizm, to jest prawo. Ja to podpisałem, ratyfikowałem. A szanowni państwo, dlaczego? Przepraszam bardzo, że po angielsku, ale żeśmy również to prezentowali nie tak dawno w Komisji Europejskiej, w parlamencie. Bo mamy w Europie mamy miliony hektarów zdegradowanych gleb do zalesienia, a chcemy chronić gatunki. Chcemy, żeby te gatunki wróciły do tej Anglii. Oni mają 9% lesistości. Niech one wrócą tam. Z tym, że oni nie chcą zalesiać. Ale to jest już zupełnie inna sprawa. Ja mówię, patrzę na prawo, prawda, cośmy zrobili. Patrzę na Naturę 2000, żeśmy wprowadzili. Mają prochronić gatunki. To my im pomożemy. Prawda? A średnio las pochłania, i to mogę państwu powiedzieć, zapraszam serdecznie do Tuczca, około 16 ton dwutlenku węgla na hektar. Dlaczego? Bo mamy mnóstwo zdegradowanych lasów również do regeneracji. To można zrobić. Bo mamy również zdegradowanych gleb rolnych. Między innymi Holandia cała jest zdegradowana pod względem zasobów dobrego węgla i produkują żywność na bazie GMO. Też mamy. Prawda? Czy państwo, szanowni państwo, pakiet klimatyczny, energetyczny to nie walka ze zmianami klimatu. W tym wydaniu. Zupełnie, o ile takie są zmiany, w ogóle, że człowiek ma na to wpływ, bo tu mamy wątpliwości. Ale 200 państw świata powiedziało, mamy dokonać redukcji. To dokonajmy tej redukcji jak najtaniej, jak najszybciej dla dobra człowieka, zgodnie z prawem. A tu co wprowadzamy? Wprowadzamy wyścig szczurów w stosunku do technologii. Blokujemy własne zasoby energetyczne zupełnie nieracjonalnie i uzależniamy się od obcych źródeł energii i od obcych technologii. A to my mamy, tak jak pan profesor tu mówił, węgiel kamienny, węgiel brunatny, polskie zasoby geotermalne. Szanowni państwo, najwyższy czas powrócić do renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego w myśl prawa, w myśl prawdy naukowej, tej, która jest odnośnie tego, co związane jest z pomiarami węgla. I jesteśmy krajem sukcesu. To jest nasza ogromna szansa. I na tym chciałem jak gdyby zakończyć przed całą dyskusją. Szanowni państwo, mamy ogromne możliwości, nieomalże albo mieliśmy ogromne możliwości całą Komisję Europejską trzymać za twarz. Komisja Europejska wiedziała, co to jest. Tam jest taki dyrektor Delbecke, DG Environment, prawda? Ten główny macher od tego wszystkiego, prawda? Mamy ogromne szanse i rok 2013 był też tak ważny, dlatego również i namawiałem pana ministra Korolca, żeby startował, bo była szansa, żeby organizować COP kolejnych. To był COP 13 w Warszawie, bo był ostatni rok rozliczeń. Ale w pierwszym roku rozliczeń 2008, zamiast powiedzieć ręce na stół, rozliczamy, to byśmy powiedzieli, żeby nie rozliczali w Kopenhadze, a pojechaliśmy, przyjęliśmy pakiet klimatyczno-energetyczny. Bić nas w siedzenie. Szanowni państwo, za to, cośmy zrobili, ale wszystko do naprawy. Dziękuję państwu bardzo. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy tą sesję taką związaną z referatami i teraz przystąpimy do dyskusji. I chciałbym, żeby ta dyskusja, pierwsza część takich, każdy może brać w niej udział, pierwszej części dotyczyła przede wszystkim metodyki, faktów i tak na taką rozgrzewkę do tego elementu. Oczywiście będziemy nawiązywać także do tych wykładów.
tak dotyczącą metodyki i faktów, metodyki badawczych, badań klimatu, bym poprosił takie dosłownie króciutkie statements pana profesora Zaleskiego, specjalista do gospodarki wodnej, profesora Krzysztofa, tutaj bym może poprosił na chwileczkę, żeby tak po dwie minuty, trzy zabrać głos, pana Krzysztofa Fortuniaka, pana profesora Edwarda Przybysza i pana profesora Zbigniewa Ustrunla. Bardzo proszę tutaj do prezydium na taką krótką wypowiedź ze swojego zakresu właśnie związanego z klimatem, a potem będziemy dyskutować już mając no, niemal godzinę na to. Bardzo proszę. Można prosić panów profesorów tutaj? Proszę bardzo, panie profesorze, pan profesor Janusz Zaleski, może najpierw, skoro taka kolejność już wyszła. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dużo lepiej, jeżeli by zaczęli koledzy klimatolodzy, bo oni od tych kwestii metodycznych są zdecydowanie tutaj kompetentni i właściwi. Moje spojrzenie to jest spojrzenie związane z gospodarką wodną. Mieliśmy tutaj bardzo duży i segment chyba najważniejszy, czyli wpływ tego, co nazywamy polityką wokół zmian klimatycznych na sektor energetyczny. Natomiast tym młodszym bratem, który również ucierpi w wyniku tej polityki, to jest gospodarka wodna. Do całej tej diagnozy energetycznej trzeba dodać, że to, co obserwujemy tutaj już lokalnie w Polsce, wiąże się ze występowaniem coraz większej ilości zjawisk ekstremalnych i w tym sensie dla Polski jest to kwestia dużo większych zagrożeń powodziami. To już mamy empirycznie udowodnione, że powódź 1997 roku, którą okrzyknięto powodzią tysiąclecia, praktycznie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat podobne wezbrania, aczkolwiek może już mniej dramatyczne z tego powodu, że coś się jednak w tym obszarze dzieje, wystąpiły. I mamy jeszcze drugie bardzo poważne zagrożenie wynikające ze zmian klimatycznych i też wymagające polityki, to jest zagrożenie suszą. Na razie tego zagrożenia mam wrażenie, że nie dostrzegamy, no poza pewnymi fragmentami Polski, gdzie być może w rolnictwie już to jest widoczne, ale chciałbym być złym prorokiem, że tak jak mieliśmy powodzie, które zwróciły uwagę i spowodowały, że duże, znaczy jednak podjęto wysiłki kolejnych rządów, aby ograniczyć zagrożenie powodziowe, ograniczyć straty, to również wystąpi, musimy chyba się doczekać jakiejś klęski suszy w takim wymiarze, abyśmy przestali dyskutować, bo my w tych działaniach zapobiegania powodzi, które teraz już chcemy budować tylko zbiorniki suche. I zapominamy o takiej ważnej rzeczy, że Polska jest krajem, które bez retencjonowania wody wystawia się na zagrożenie suszy wyjątkowo wrażliwe. Więc proszę państwa, to pan przewodniczący słusznie pokazuje, że 2-3 minuty minęły. Ja chciałem właśnie do tej dyskusji wnieść może nie te elementy metodyczne, ale pokazać, że oprócz energetyki w gospodarce wodnej istnieje wiele zagadnień, które wymagają no, politycznej, czyli polityki, mądrej polityki. I już też nie będę rozwijał, że jeżeli przypatrzymy się, co w gospodarce wodnej wnoszą nam
dyrektywy Unii Europejskiej, a zwłaszcza to, co Komisja Europejska w zakresie ich wdrażania wymaga od naszego kraju, no to też jest pewna ekwilibrystyka, abyśmy z tego wyszli cało. Dziękuję bardzo. Polityka to też może być metoda. Pan profesor, któryś z panów profesorów, bardzo proszę. Jakaś prezentacja. Szanowni Państwo, przygotowałem nieco więcej slajdów, ale proszę się nie obawiać, ja pokażę tylko kilka, po to, żeby też wprowadzić niejako, ale z drugiej strony naświetlić problem zmian klimatu od strony praktyka, od strony narzędzi. Bo tutaj i zarówno pierwszy wykład, jak i ostatni trochę dotknął tych problemów, powiedzmy wprost, pewnej niepewności co do zmienności klimatu, zwłaszcza w kontekście wpływu człowieka, wpływu właśnie w postaci tych różnych szeroko rozumianych emisji i misji przy okazji itd., itd. Ja jako klimatolog, który od samego początku pracował z danymi, mogę stwierdzić, że nie ma stuprocentowej pewności co do różnych aspektów zmian klimatu, które są tylko i wyłącznie, czy przede wszystkim spowodowane działalnością człowieka. My nawet, jeżeli byśmy wykluczyli tą działalność, mamy i tak dużą niepewność przy różnych pomiarach i metodach. Tym bardziej, że wykorzystujemy różne w tej chwili dane, mimo bardzo szczupłych środków, niestety coraz mniejszych w ostatnich latach, korzystamy z danych tych tradycyjnych, punktowych, stacyjnych danych opartych na pomiarach meteorologicznych, instrumentalnych, ale również danych pośrednich. To zresztą w innych dziedzinach, dyscyplinach z tych się korzysta. Oprócz tego sukces nam w ostatnich kilkunastu latach, tak mogę odpowiedzialnie powiedzieć, przychodzą dane tak zwane współczesne, głównie teledetekcyjne, satelitarne, radarowe, detekcji wyładowań atmosferycznych i w końcu takie dane, które są pewnymi syntetycznymi danymi opartymi zarówno na danych pomiarowych, jak i na modelowych, czyli dane gridowe w węzłach siatki geograficznej i w końcu dane modelowe. Obiecałem, że nie będę zbyt dużo mówił, ale od tego zaczynamy. Zaczynamy od tych danych pomiarowych i tutaj właśnie przywoływana przez pana profesora Jędryska ta stacja historyczna w 1792 rok w Krakowie, która została założona dokładnie poza miastem wówczas, jest najdłuższą nieprzerwaną serią pomiarową w Polsce. Natomiast patrząc na pewne problemy, tak, ja tutaj przysłuchiwałem się tym wszystkim wykładom, uważam, że należy jeszcze, mówiąc o samych zmianach klimatu, które należy traktować jako absolutnie immanentną, naturalną cechę klimatu, trzeba zwrócić uwagę na jednorodność danych. Wielokrotnie, zresztą tak samo w innych różnych aspektach, nawet czysto takich administracyjno-politycznych, posługujemy się różną jakością danych, różną metodyką, różnymi pomiarami. Bez pewnych danych, bez tej, jak my nazywamy, jednorodności danych, trudno mówić później o analizach zmian klimatu. Musimy ciągle mieć różne rodzaje systemów pomiarowych po to, żeby weryfikować dane. Metody badawcze, dzięki zwłaszcza rewolucji komputerowej, mamy w tej chwili, można powiedzieć, bardzo dobre, doskonałe wręcz i ciągle są rozbudowywane. Natomiast niezależnie od tego wszystkiego, dane zarówno w małych, jak i w dużych skalach powinny pochodzić z bardzo porównywalnych systemów pomiarowych i to niezależnie, czy tylko myślimy i badamy klimat w zakresie Polski, szerzej Europy Środkowej, czy w skali całego świata. Reasumując, jeszcze raz zwracam uwagę na dane, które później bardzo często są niewłaściwie być może analizowane przez to, że już
same w sobie są obarczone dużą niepewnością. To tyle z mojej strony krótkiego wstępu. Dziękuję panie profesorze i pan profesor Fortuniak też kilka slajdów pokaże. Witam państwa. Ja mam zaledwie 3 slajdy, szybko staram się pokazać. Ja się zajmuję mikroklimatologią, czyli pomiarami takimi w skali no, bardzo małej, pomiarami szybko zmiennymi temperatury dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych innych. I pytanie, czy takie pomiary w ogóle mają jakieś znaczenie dla rozważania globalnych problemów klimatycznych, a zwłaszcza dla tego, czym się tutaj zajmujemy, jakiś związek z polityką. Otóż no to moje slajd nawiązuje bardzo do tego, co profesor Szyszko mówił, profesor Jędraszek też, a mianowicie no, do bilansu dwutlenku węgla na z obszaru Polski. Polska ileś tego dwutlenku węgla emituje, tak mniej więcej około 330 milionów ton rocznie. I teraz no, już abstrahując od całej dyskusji, no, jak z tym, czy to słusznie, czy niesłusznie powinniśmy z tym coś robić, to gdybyśmy chcieli to gdzieś upchać, tak jak pan profesor Jędraszek mówi, na przykład te składowanie pod ziemią, no są jakieś trudności różnie to i niebezpieczeństwa z tym się pojawiają, ale jest też inna droga, o której profesor Szyszko wspomniał, a mianowicie ten super metoda wychwytywania tego dwutlenku węgla, a mianowicie to polega na tym, że Polska jest krajem dosyć zielonym, mamy dosyć dużo terenów zielonych, czy to naturalnych, czy to terenów rolniczych i każdy taki ekosystem po pierwsze emituje dwutlenek węgla do atmosfery poprzez oddychanie, ale jeszcze więcej pochłania dwutlenku węgla no, na drodze procesu fotosyntezy z grubsza. I zachodzi pytanie takie, co tutaj jest na, przedstawione tą zieloną strzałką, netto ile tego dwutlenku węgla Polska pochłania i w jakim stopniu to pochłanianie może zrównoważyć te właśnie emisje spalania spaliw kopalnych. Do tego właśnie służą między innymi te pomiary mikrometeorologiczne. Niestety takich pomiarów w Polsce jest niewiele. W zasadzie na terenach naturalnych to mamy 4, no tam może by się jeszcze znalazło z 1 czy 2, ale z takich dłuższych czasów. No nasza katedra ma 2 stacje. Jedna to jest właśnie na terenach naturalnych, bagiennych na Biebrzańskim Parku Narodowym, który trochę przypominają tereny po prostu jakieś łąkowe, może nie do końca i mogą być reprezentatywne. Drugą mamy na takich typowych polach rolniczych i no to odpowiada terenom rolniczym. Natomiast no mamy jeszcze, znaczy to już nie my, koledzy z Poznania mają wieżę w Tucznie, gdzie emisje, właśnie taki strumień netto z dwutlenku węgla z lasów, no i też mają z terenów bagiennych. No jeszcze mamy też dane miejskie, ale to jest inna sprawa, też ciekawa, ale może nie będę za dużo o tym mówił. I co z tych pomiarów wynika? Otóż jeśli sobie teraz policzymy, ile każdy z takich ekosystemów, czyli na przykład ta łąka, które to mamy dane z Biebrzy, pochłania rocznie, to jest mniej więcej no tam 0,87 tu u góry kilograma na metr kwadrat na rok, czyli w tych jednostkach, co profesor Szyszko mówił, 8,7 tony na hektar. Dane, jeśli chodzi o tereny rolnicze, to jest mniej więcej pochłania około 1 kilograma na metr kwadrat rocznie, natomiast te tereny leśne, to jest około, tutaj więcej niż profesor Szyszko mówił o 16, tutaj dane tych kolegów z Torunia, z Poznania pokazują, że to jest 21 ton na hektar, czyli 2,1 kg na metr sześcienny. Jeśli teraz sobie przyjmiemy no, takie użytkowanie ziemi, że no, Polska to jest około 12%, to są łąki, pastwiska, grunty orne 44 z kawałkiem, lasy 30%, a powierzchnia no, tam taka jaka jest i z odpowiednimi wagami to przeliczymy, to okazuje się, że Polska pochłania 387 milionów ton, a emituje 330 milionów ton. Czyli tak naprawdę ta roczna emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych jest no, w skali całego kraju co najmniej równoważona, a być może nawet przewyższana. I wobec tego tak naprawdę Polska to nie emituje dwutlenku węgla, nie przykłada się do tego. No to oczywiście należy pamiętać, że są bardzo zgrubne oszacowania. Mamy tylko kilka tych stacji, ale to gdyby zrobić troszkę więcej tych pomiarów, to byłby o wiele silniejszy argument w dyskusjach, czy powinniśmy
tutaj się płacić więcej tych podatków gazowych czy nie. Chciałem tutaj zaznaczyć, że u nas jest niewiele, kilka tych stacji, ale tych stacji, które tak mierzą, na świecie też nie jest dużo. Inne kraje też mają pojedyncze po kilka tego typu stacji i posługują się dokładnie tą samą metodyką. Natomiast niestety na pochłanianie w innych krajach jest czasami mniejsze, bo mają inną roślinność. I dlatego ważne jest, abyśmy korzystali z naszych danych, a nie z danych na przykład z południa Francji, gdzie struktura roślinności jest zupełnie inna, co mogłoby zaniżać to nasze pochłanianie przez dwutlenek węgla. Także taka metoda, może niestandardowa, ale w tym duchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i już otwieram szeroką dyskusję. Już podszedł do mnie pan jako pierwszy, zgłosił się pan profesor Paweł Soroka. Bardzo proszę, krótkie wypowiedzi. Proszę się, już przedstawiłem, ale każdy z państwa proszę się przedstawiać do mikrofonu. Mówimy do mikrofonu, włączonego mikrofonu, wtedy to czerwone światełko się świeci. Dziękuję bardzo. Ja reprezentuję Polskie Lobby Przemysłowe im. Guniusza Kwiatkowskiego. Jest to społeczna organizacja opiniotwórcza i gdzieś już od 2007 roku konsekwentnie się wypowiadamy w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego. Interesując tymi problemami, między innymi Sejm i mamy tego wyraz, bo są odpowiedzi i za co dziękujemy. Wracając teraz do kilku kwestii, które krótko chciałem mówić. Pierwsza sprawa, to myślę najważniejsza, nawiązuje do wystąpienia pana profesora ministra Szyszko. Ja myślę, że rzeczywiście w pełni dojrzała sprawa, żeby podjąć próbę renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Tylko kwestia, jak to zrobić, żeby po pierwsze do tego doszło, po drugie, żeby udział Polski w tych negocjacjach był skuteczny. I tutaj wychodząc od struktury Unii Europejskiej, mnie się wydaje, że powinniśmy tutaj już teraz budować taki sojusz w łonie Unii Europejskiej jako Polska, z tymi krajami, które mają podobne problemy i są podobnie obciążone jak my. Głównie z tej nowej Unii, czyli tych państw przyjętych po 2004 roku, nie z tej starej piętnastki. To po pierwsza sprawa. Druga sprawa to chodzi mi tutaj o lobowanie tych spraw w łonie samej Unii Europejskiej. Z tych wystąpień jasno wynika, a także z innych enuncjacji, że taką strukturą, która szczególnie tutaj forsuje niekorzystny dla Polski ten pakiet energetyczno-klimatyczny i kolejne tutaj postanowienia, jak wiadomo, jest Komisja Europejska. I tu jest pytanie, jakie inne fora my powinniśmy bardziej wykorzystać, które mogą być nam bardziej przyjazne, żeby forsować polskie interesy w tych sprawach. Wydaje mi się, że chyba bardziej powinniśmy wykorzystać Parlament Europejski i te sojusze właśnie budować, a także na forum Rady Europejskiej. No ale to już jest kwestia, żeby nasi przywódcy, którzy zasiadają w Radzie Europejskiej, to znaczy konkretnie premier, żeby te kwestie rozumiała. No oczywiście jeśli chodzi o Radę Unii Europejskiej, czyli ministrów, no to jest kwestia zrozumienia tych kwestii i forsowania przez odpowiednich naszych ministrów, którzy reprezentują w tych sprawach w łonie Rady Unii Europejskiej Polskę. I powiązałbym to z kwestią reindustrializacji. Tutaj bardzo widzę szansę, bo Unia Europejska ciągle nie może wyjść z kryzysu. No jedną z przyczyn tego globalnego kryzysu, który także dotknął Europę, był rozrost sektora finansowego i słusznie uznaje się reindustrializację jako szansę na przezwyciężenie tego kryzysu. I na ile się my orientujemy, trwają prace nad wypracowaniem polityki przemysłowej w Unii Europejskiej. My powinniśmy się włączyć w Unii Europejskiej do tych właśnie procesów, które mają nam na myśli właśnie reindustrializację. I w tych strukturach właśnie, gdzie te dokumenty są przygotowywane. Jeśli rzeczywiście Unia Europejska nie ma zostać w tyle, jeśli chodzi o konkurencyjność w stosunku do innych kontynentów, do na przykład państw BRICS, to powinniśmy się tutaj bardzo w tą koncepcję nowej polityki przemysłowej Unii Europejskiej opartej na reindustrializacji włączyć. Odnosząc to do realiów polskich, my jako Polskie Lobby Przemysłowe opracowaliśmy taki raport już w 2012 roku, przepraszam, w 2012 roku na temat utraty potencjału polskiego przemysłu w okresie transformacji. Tam zarysowaliśmy wizję reindustrializacji. Tutaj nawiązując, już kończę, do wystąpień panów z tych branż energochłonnych. No to są branże, które
odgrywały i ciągle będą odgrywały ogromną rolę w życiu gospodarczym Polski. Niestety społeczeństwo nie jest poinformowane, jak duże wysiłki uczyniono, żeby tutaj obniżyć emisję, jak duże wysiłki poczyniono, żeby zwiększyć efektywność energetyczną kraju. I jest kwestia tutaj dotarcia do opinii publicznej i także poprzez ten, przez media głównego nurtu. Bo raczej media bardziej prawicowe związane z PiS-em tutaj te racje, o których my dyskutujemy, przedstawiają niż te media głównego nurtu. Natomiast jednocześnie, co panowie słusznie zauważyli, to są dziedziny przemysłu, które po pierwsze dają dużo miejsc pracy, po drugie, które są skoncentrowane w niektórych regionach kraju. Jeśli te niepokojące tendencje, o których tutaj panowie tak ciekawie mówili i poparli to wieloma wyliczeniami, wezmą górę, to rzeczywiście może nas czekać duże bezrobocie w wielu regionach kraju. Nasza koncepcja reindustrializacji przewiduje z jednej strony modernizację, rewitalizację tych branż tradycyjnych, także energochłonnych, ale z drugiej strony odbudowę, tworzenie branż wysokiej techniki, także takiej, która jest związana właśnie z energiami odnawialnymi. To jest też właśnie szansa dla Polski. Zasygnalizowałem tylko pewne problemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy następny głos. Bardzo proszę, proszę się przedstawiać do włączonego mikrofonu. Tam gdzieś w środkowej części jest włączony mikrofon. Proszę wyłączyć, dobrze, żeby się nie sprzęgało. Bardzo proszę. Dzień dobry, Janusz Wiczek, Sony Horyzont. Ja bardzo krótko, tylko taką krótką informację dla pana ministra. Panie ministrze, ja bym się kompletnie nie obawiał tego, że zaleje nas, że tak powiem, napływ jakichś obcych technologii. 3-4 liczby tylko zaledwie. To właśnie w wyniku tego, że bardzo krótko, co prawda, ale jednak mimo wszystko obowiązywał program z NFOŚ-u dotyczący montaży kolektorów słonecznych. Udało się to zainstalować ponad 60 kilka tysięcy instalacji i w większości to nie, ale jednak było to bardzo dużo myśli polskiej i bardzo dużo to było również instalacji polskich. A też trzeba wspomnieć o tym, że największa firma w Europie produkująca panele fotowoltaiczne znajduje się w Polsce. Ponadto chciałem wspomnieć, że tutaj niedaleko na Pradze jest również firma, która produkuje na przykład panele fotowoltaiczne i wszystkie te firmy, które produkują obecnie w Polsce, produkują tylko i wyłącznie na eksport, dlatego że niestety w Polsce już to się powoli zmienia, dotychczas tych warunków, że tak powiem, nie było. Nawet doszło do takiej sytuacji, że ta firma z Pragi tutaj, to chyba to wymienię nazwisko firma, znaczy nazwę firma X-Disk, to ta firma wykosiła w Afryce mnóstwo różnych firm azjatyckich, łącznie z Chińczykami i z Koreańczykami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem. Nie martwmy się. Bardzo szybciutko ad vocem. Proszę pana, ja mówię, doceniam polską technologię, niech mi pan wierzy, i fotowoltaikę, również i w program jest wpisany fotowoltaika, ale niech pan popatrzy na wiatraki, które są w tej chwili, niech pan popatrzy na presję odnośnie energetyki jądrowej, prawda? A to są, wie pan, no jednak ogromne ilości i to niezwykle ważnej energii. Dziękuję bardzo. Mogę panu ministrowi przedstawić listę ponad 30 obecnych producentów wiatraków w Polsce. Ja mówię, polski wiatr. Ja bym bardzo chciał zobaczyć. Proszę bardzo, proszę się przedstawiać do włączonego mikrofonu. Adam Kania, Zakłady Azotowe Puławy, reprezentuje Forum Odbiorców Użytkowników Energii. Proszę państwa, ja tylko krótko chciałbym powiedzieć, podkreślić pewne elementy tutaj, które przez nasze forum były przedstawiane. Duży polski przemysł, jak wynika z tych referatów, jest i będzie obciążany istotnymi kosztami, nazwijmy to ekologicznymi. Tu przede wszystkim rozmawiamy o dyrektywie ETS, o kosztami CO2. Ale w tym naszym przemyśle te koszty się kumulują. Mamy również horrendalne koszty wynikające z dyrektywy IED. I to wszystko dzieje się w obszarze 28 państw. Państw na obszarze Unii Europejskiej. Natomiast przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa przemysłowe polskie są z reguły przedsiębiorstwami
funkcjonującymi na rynku globalnym. I te nasze przedsiębiorstwa, no my nie boimy się tych kosztów. My się boimy czego innego. My się boimy nierównych warunków konkurencji. Bo jak już przed chwilą powiedziałem, te koszty są ponoszone na obszarze tych właśnie 28 państw Unii Europejskiej, a szczególnie te właśnie koszty IED i związane z dyrektywą IED i ETS. Dlatego wydaje mi się, że bardzo istotnym w tej chwili jest, żeby na najbliższej konferencji doprowadzić do takich zapisów porozumienia, żeby jeżeli te koszty będą ponoszone, żeby one były równomiernie przez cały świat, żeby te warunki konkurencji polskich przedsiębiorstw przemysłowych, no również i unijnych, były w miarę równe. I to tyle, dziękuję. Dziękuję, tam był głos jeszcze, bardzo proszę. Potem pani. Bardzo proszę. Profesor Włodzimierz Bojarski, kierownik Zakładu Energetyki w Polskiej Akademii Nauk przez 30 lat. Senator pierwszej kadencji, uczestniczyłem w 90 roku w pierwszej takiej rozmowie w Stanach Zjednoczonych na temat właśnie potrzeb ochrony środowiska. Tam dosyć, że tak powiem, może brutalnie powiedziano, że jest to walka ekonomiczna, która nie ma żadnego uzasadnienia przyrodniczego. Chodzi o ilości dwutlenku węgla, które mieszczą się całkowicie w wahaniach nieopanowanej wiedzy na temat zawartości gazów w ogóle, a gazów cieplarnianych w szczególności, ponieważ gazów cieplarnianych jest około 400. My akurat złapaliśmy się tego gazu? Nie, to nie myśmy się złapali. W Ameryce od razu powiedzieli. Chodzi o walkę ekonomiczną, niszczenia krajów i przemysłów i narzucania rozwiązań, którymi dysponują kraje wysoko rozwinięte. I nie chodzi tutaj o żadną naprawdę ochronę klimatu i warunku. Wydaje się, obserwując właśnie, pan profesor Szyszko był łaskaw przypomnieć jeszcze z okresu poprzedniego przecież, konwencja w Kioto. Była sytuacja możliwie czysto postawiona. Możliwie czysto postawiona i tutaj Polska zaangażowana w 100%. Ogromny efekt gospodarczy na skalę światową. Żaden kraj nie osiągnął tego efektu w okresie realizacji postanowień PITO, co Polska. Jesteśmy oszukani, oszukani. Co innego było w porozumieniu z Unią Europejską, gdyśmy głosowali niektórzy, powiedzmy sobie, za wejściem do Unii na innych zasadach. Ta konkurencyjność wyglądała, na innych zasadach została sformułowana owa to idea, zasada, program ochrony środowiska Kioto i później 2005 rok, zupełnie nowy punkt odniesienia, żeby, ponieważ tam się nas nie udało tak skutecznie zniszczyć, to teraz innymi sposobami. A jak się nie udaje w skali kraju, no to może się będzie udawało w skali branż. To odłóżmy to na branżę, prawda? Aby niszczyć. Także niestety proszę wybaczyć, ale wydaje mi się, że to drugie dno jest tutaj najważniejsze i że póki kraj nie postawi na to, że są pewne warunki wejścia do Unii Europejskiej, były pewne warunki podpisane w międzynarodowej umowie gospodarczej. Nie możemy odstąpić od tego. Nawet dawnych emerytur nie likwidujemy, bo powiadamy, to są prawa nabyte. A co to są, jak nie porozumienia w Kioto i wcześniejsze warunki konwencji wejścia do Unii Europejskiej? No są to prawa obowiązujące, do nich się stosujemy. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę bardzo, tu pani była. Dzień dobry państwu. Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna. Ja szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co powiedzieć. Dużo tematów było poruszonych, ale dominujące jest chyba
poczucie zawstydzenia, że w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej niektóre tematy są nadal w taki sposób poruszane. To prawie jak słuchać studium wszystkich faz wyparcia u nałogowca. Zmiany klimatu zachodzą, ale się ochładza. Zmiany klimatu zawsze zachodziły i człowiek na to nie wpływa. Nie jest pewne, czy człowiek wpływa na zmiany klimatu. Nawet jak wpływa, to my nie mamy na to żadnego wpływu albo akurat najmniejszy. A w ogóle zrobiliśmy już bardzo dużo i nic więcej nie możemy zrobić. To po prostu jest zawstydzające. Oczywiście, że klimat się zawsze zmieniał. To jest jedną z podstaw wszystkich badań klimatologicznych i jedną z podstaw także badania wrażliwości atmosfery na zmiany stężenia gazów cieplarnianych. Te wszystkie bardzo wiele mitów, które były tutaj poruszane już wielokrotnie, było wyjaśniane w literaturze fachowej i nie dam rady ich wyjaśnić tutaj po kolei, więc może państwo by pozapoznawali się z literaturą fachową. A jeżeli chodzi o efekt w skali światowej, efekt redukcji, na razie oczywiście nie udaje nam się zredukować emisji. Jeżeli chodzi o reindustrializację w Europie, to Komisja Europejska akurat podchodzi do tego w sposób progresywny i chce widzieć przynajmniej częściowo reindustrializację jako rozwiązania nowych technologii. Tutaj słyszałam, że to jest jakiś wyścig. Tak, to jest wyścig. Wyścig rozwoju technologicznego, w którym my zostajemy celowo w tyle. I tutaj akurat jeżeli chodzi o przemysł, to trzeba przyznać rację tutaj przedstawicielom przemysłu, że w przemyśle duże redukcje nastąpiły, zmiany technologii, poprawa technologii, bo w innych obszarach, głównie w energetyce, transporcie, w budownictwie mamy zaniedbania. A jeżeli chodzi o te nasze ponad 30% redukcji, no to pamiętajmy jednak, że mimo że faktycznie przemysł w Polsce się zmienił, to większość z tych procentów to jest z powodu transformacji i tego, co się stało po transformacji. To nie jest polityka klimatyczna. Nie wiem, nie chcę zajmować państwu zbyt dużo czasu, ale naprawdę warto odnieść się do literatury światowej, do najnowszych wyników badań IPCC. I naprawdę ja bardziej wierzę międzynarodowemu panelowi naukowców, ponad 4000 ludzi z całego świata, nie znam dokładnych liczb, niż pojedynczym osobom, które po prostu tkwią w przeszłości. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście, ja myślę, że nie należy się wstydzić swoich wypowiedzi. To jest Sejm, tu należy mówić jasno i to, co się uważa. I ja myślę, że pani się nie musi wstydzić za te wypowiedzi, które tutaj były i my się nie wstydzimy za wypowiedź pani. No po prostu mamy różne poglądy, różną wiedzę. Zapewniam panią, że te wypowiedzi, które tutaj były w większości, były oparte na fachowej literaturze, więc chyba nie było tak źle. Ale bierzemy to pod uwagę i z pewnością we wniosku z tej konferencji pani głos się znajdzie i każdy inny, który tutaj padnie. Zgłaszał się tutaj pan, proszę się przedstawić. Wiesław Klimek, Polskie Lobby Przemysłowe imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ja mam pytanie do przedstawicieli przemysłu, czy nie zadawali pytania swoim inżynierom, że ten pomysł stworzenia pakietu klimatycznego jest sprzeczny z prawami fizyki. Oni nie mogą zwiększyć wydajności produkcji, jeżeli nie będą wykorzystywali energii. A przecież CO2 to jest wyznacznik energii, utlenienia węgla.
I jeżeli jest więcej CO2, to znaczy, że wykorzystano więcej energii. A przemysł ma za zadanie produkować najtaniej, korzystać z energii w sposób ekonomiczny, czyli z jednej tony jakiegokolwiek paliwa uzyskać jak najwięcej energii cieplnej po to, żeby ją przełożyć na energię, wykorzystać bezpośrednio, bo są procesy, gdzie ciepło powoduje no, zachodzenie różnych zjawisk. Natomiast wykorzystanie do produkcji energii również, czyli jak najwięcej energii elektrycznej, jak najwięcej trzeba uzyskać CO2. No, nikt z inżynierów nie zadał pytanie w Brukseli. Ja tu próbowałem, pani minister, która przyjeżdżała, była od pakietu klimatycznego, zapomniałem nazwisko, no, nie można było jej zadać kilka pytań, bo od razu była zmiana tematu, więc nie można było dyskutować merytorycznie. Pytanie mam jeszcze raz, powtarzam, do przemysłu, czy nie zaprotestowali i nie pokazali, że absurdy w Brukseli wymyślili, sprzeczne z prawami fizyki i chemii. Przecież po to wyznacznikiem ilości CO2 jest wykorzystanie energii z tego węgla, z tego gazu. No bardzo proste. Już nie mówiąc o tym, że CO2 nie jest gazem cieplarnianym. Na ten temat może będę miał czas tę sprawę przedstawić. Natomiast nie jest gazem cieplarnianym. Po prostu ma takie własności, że nie jest gazem cieplarnianym. I to są prawa, które są w encyklopedii światowej zapisane. To tu nic nowego nie otwieramy. Porządkujemy tylko to zjawisko. I do tej pory nie można było się przebić. Na konferencję w Poznaniu był cały zestaw profesorów, którzy mieli tę sprawę wyłożyć. Nie zostali dopuszczeni. Później były kolejne takie. Dziękuję, sytuacje. Dziękuję za ten ja głos. Ja sygnalizowałem. Jasne. Sprawa jest. Dziękuję za ten głos. Mamy następnego. Następną osobę gotową do wypowiedzi. Bardzo proszę. Dzień dobry, Marcin Popkiewicz, redakcja portalu Nauka o klimacie.pl. Usłyszałem tutaj no, sporo ciekawych mitów klimatycznych. Znaczy już powaliło mnie, jak słyszałem, że dwutlenek węgla nie jest gazem cieplarnianym. Jak słyszę, że my nie mamy wpływu. Wiedzą Państwo, teraz mamy w atmosferze 400 cząsteczek dwutlenku węgla na milion. Już przekraczamy. Wiedzą Państwo, kiedy ostatnio w historii tyle było? Mamy teraz 400 cząsteczek dwutlenku węgla na milion. W historii mieliśmy w cyklu epok lodowcowych 180 do 300. Teraz mamy 400. Tyle nie było od kilkunastu milionów lat. Przepraszam. I jak ja słyszę, tak słucham. Nieprawda. To nie, nieprawda. To nie jest prawda. To nie jest prawda. A kiedy było ostatnio tyle? Chętnie usłyszę. Te poziomy powyżej 1000 były no, w miocenie i wcześniej. Mówię od kilkunastu milionów lat. Dokładnie tak. W cyklu epok lodowcowych w ostatnim milionie lat nie mieliśmy tylu, było 180 do 300, teraz mamy 400. Jak słyszę, że to jest naturalna fluktuacja, no to mi ręce opadają. Tym bardziej, że bilans cyklu węglowego, do którego emitujemy stałą nadwyżkę, tak, to jest tylko 5% emisji naturalnych, uwielbiam ten mit, też słyszałem. Proszę Państwa, jak mamy słój i jest tam 800 cukierków i Pan wyjmuje 200, ja wkładam 200 co kwadrans. Po kwadransie jest ile? 800. Dobrze. Pani Ula dokłada 5%. 10 cukierków dołożysz. Ile mamy po kwadransie? Pan wyjął 200, ja dorzuciłem 200, ona dorzuciła 10. 810. Później 820. 5% emisji, ale 100% nadwyżki. To jest nasza robota. Naturalne ekosystemy mają sobie mniej więcej stałą ilość dwutlenku węgla. Pochłaniają, ale generalnie nasze paliwa kopalne dominują. Zresztą widać, że ten dwutlenek węgla w atmosferze jest nasz. Jest sygnatura izotopowa. Krótko mówiąc, ja podzielam uczucia Uli, żenady, że ludzie wypowiadają się z pozycji ekspertów, mijając się z tak elementarną wiedzą naukową, że po prostu ręce opadają. Aha, wspomniała Ula IPCC, ONZ-owski zespół do spraw zmiany klimatu. Stwierdza, że ociepla się, ostatnio robił też najcieplejszy w historii pomiarów. Robią to ludzie głównie emisjami gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2 ze spalania paliw kopalnych i będą z tym poważne problemy. Ale na świecie są różne organizacje naukowe o statusie międzynarodowym, aktywnie badające klimat i publikujące w temacie. One mogą mieć inną opinię, na przykład, że się nie ociepla, że to część naturalnych cykli albo nie będzie z tym problemu. Ile procent organizacji zgadza się z IPCC, ile się nie zgadza? Może koleżanka na przykład, powiesz mi? Większość. Podaj mi przykład taki, która się nie zgadza.
I ja mówię o organizacjach naukowych, nie lobbystycznych, aktywnie badających klimat, publikujących w rankingu międzynarodowym. Nie pamiętasz. Nie dziwię się, że nie pamiętasz, bo takiej organizacji nie ma. Ostatnią taką organizacją była w 2007 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Geologów Naftowych, które stwierdziło, że przestają robić z siebie pajaca przed kolegami naukowcami i swój sprzeciw wobec przyjęcia do wiadomości, że to nasza robota, zastąpił brakiem opinii w tej kwestii. Dziękuję i mam nadzieję, że Polska nie będzie się ośmieszać na arenie naukowej. Aha, są dwie rzeczy. Jest kwestia wiedzy naukowej i my wiemy, co się dzieje, jak działa cykl węglowy, jak działa transfer radiacyjny w atmosferze i tak dalej. I pytanie, co my z tym zrobimy na poziomie politycznym. Bo możemy nic nie robić. Powiedzieć, że najtaniej jest spalać dalej, będziemy spalać dalej i przetestujemy, jaki będzie klimat. Jak zwiększymy CO2? Do 1000, do 2, do 3000, proszę bardzo. Różnica między światem epoki lodowcowej a obecnym to jest 4 stopnie Celsjusza, średnia temperatura globalna. W czasie epoki lodowcowej temperatura powierzchni Ziemi była średnio niższa o 4 stopnie Celsjusza. Wychodzenie z epoki lodowcowej zajęło 10 tysięcy lat. Teraz możemy do końca stulecia, w ciągu stulecia podnieść też o 4 stopnie Celsjusza. Przerzucić klimat ze stabilnego klimatu holocenu do klimatu cieplejszego o 4 stopnie Celsjusza, różnicę równą epoce lodowcowej. I pójść jeszcze dalej, może drugie tyle. Grani robił niesamowity eksperyment. Będą gdzie indziej strefy klimatyczne, gdzie indziej pustynie, gdzie indziej linia brzegowa, miłe atrakcje typu destabilizacja wiecznej zmarzliny, możliwe hydraty metanu. Dobra, nie będę mówił dalej, ale... O, dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos i profesor... Tutaj. Bardzo się proszę. Ja jestem z prowincji, z Krakowa, więc zaraz muszę jechać do domu i bardzo przepraszam, że się wcisnąłem. Chciałbym tylko powiedzieć, nazywam się Maciej Pawlikowski, wszystkie tytuły posiadam, jestem z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuję w Katedrze Mineralogii, Petrografii i Geochemii, lat 43. Zajmuję się dwutlenkiem węgla i dochrapaliśmy się technologii dysocjacji dwutlenku węgla na węgiel i tlen. Na razie to idzie jeszcze dość niemrawo, dlatego że udaje się przerobić około 17-20%, ale idzie. Wymaga to udoskonalenia i w tej mierze mamy współpracę z Tauronem, który no jest jednym z głównych trudzicieli, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, i niedługo przystąpimy do realizacji półtechnicznej takiej aparatury, prawdopodobnie w elektrowni Jaworzno, no, gdzie mamy nadzieję te 20% podciągnąć może do 30, a może do 40. W każdym bądź razie też w tym kierunku działamy, nie tylko przepisów, kłótni administracji Sejmu, ale również tam próbujemy to tak zrobić laboratoryjnie. Dziękuję, przepraszam. Bardzo, bardzo proszę, były następne. Tu może pan doktor Żakiewicz, bo długo już czeka. Bardzo proszę, 3 minuty. Ja chciałbym podziękować kierownictwu za dopuszczenie mnie tutaj do tak wspaniałego grona specjalistów. Ja jestem z zawodu inżynierem górniczym i w tym roku kończę 86 lat. Za mną jest wykonanych 12 kopalń siarki, które w całym świecie budowałem dla produkcji około 190 milionów ton siarki wydobyto moimi technologiami. Wprowadzam dlatego, że całe życie pracuję z termodynamiką i doprowadziliśmy do stanu, w którym dzisiaj jesteśmy w stanie zmienić całkowicie sytuację w tej dyskusji, którą tu przebijamy i walki z CO2. Nie jestem specjalistą od CO2, nie chcę być. Natomiast uważam, że jeżeli jest jakieś zacięcie, to powinno się go regulować i rozwiązywać od podstaw. Od podstaw to znaczy zmienić po prostu metody produkcji energii. I my mamy dzisiaj, dysponujemy, nie mam czasu na to, żeby dłużej powiedzieć, mam tu slajdy. Mamy dzisiaj urządzenia, które pozwalają nam zejść na 10 tysięcy metrów w
i to maszynami, które są ogromnej mocy, 17 700 koni mechanicznych, które w ciągu miesiąca wykonują 10 000 metrów wierceń. To brzmi niewiarygodnie, jest trudno tutaj w Polsce przekonać, że takie możliwości są i dzisiaj mamy takie maszyny zaprojektowane. Trwało to bardzo długo, 40 lat ulepszaliśmy sprawę urządzeń, które powinny wiercić do głębokości większych. Otóż my w pasie, jeżeli chodzi o rozłożenie naszych energii, to przede wszystkim mamy energię geoplutoniczną, która ma nieograniczone możliwości. My dzisiaj z jednego otworu wierconego i uzbrojonego odpowiednio możemy wydobyć 50 MW mocy ze strefy, która ma 350 stopni. Te strefy geotermiczne rozkładają się od północy równoleżnika 70 do południa 70, że w każdym miejscu mamy temperatury około 350 stopni na głębokości 10 000 metrów. Ale nie musimy jechać tak głęboko. W Polsce na przykład, Polska Zachodnia, wystarczy nam do 8 000 wiercić i tak to robimy. 25 krajów przekonało się, bo nie mieliśmy możliwości pokazać tego in vitro, ale zrobiliśmy na tyle postępu symulacyjnego i opracowań i zebraliśmy z całego świata dane, które były zrobione dla spraw geotermalnych, czyli wód ciepłych, bardzo potrzebnych, bardzo nadających się do eksploatacji balneologicznych, ale częściowo energetycznych. My rozpatrujemy sprawy z punktu widzenia strategicznej energii. I ta strategiczna energia może być u nas generowana w bardzo już udoskonalonym sposobie. Otóż my w Polsce chcielibyśmy te sprawy poprowadzić jako pionierskie w świecie. Nie udaje nam się to, ponieważ mamy wielu nieprzychylnie nastawionych instytucji, i które wydają się być zagrożeniem jakimś, znaczy oni uważają, że jesteśmy zagrożeniem. Tymczasem okazuje się, że tutaj można by bardzo pięknie kombinować pewne hybrydy, tworzyć i tak dalej, które nie likwidują tego, co jest, ale wzmacniają istniejący potencjał i to, co mówimy o CO2, po prostu nie generują CO2. Tu mamy również sprawy bardzo ważne ekonomiczne. Polska w tym układzie, jaki jest, jeżeli nie poprawi swoich działań energetycznych, popadnie we wielkie kłopoty. Wiemy o tym już dzisiaj w świecie, nie można tańczyć sobie w pewnych tematach tylko wewnętrznie w kraju, tylko ponosimy konsekwencje generalnie światowych zmian i światowego deficytu taniej energii. Mam tu slajdy, ale nie mamy czasu, żeby to pokazać. My dzisiaj mamy możliwość i robimy tą sprawę, uruchamiamy teraz obiekty w 25 krajach. Polska jest na razie na ostatnim miejscu, ale liczmy na to, że będziemy mogli te sprawy usprawnić i również w Polsce zainstalować. Dziękujemy bardzo. Tutaj jeszcze są następne głosy, a będziemy kończyli tą sesję, żeby przejść do następnej, ewentualnie w następnej możemy mieć udział. Tu jeszcze pan się zgłasza, bardzo proszę. Nie chcę państwa zanudzać, tylko chcę powiedzieć, że są możliwości dzisiaj, żeby Polska stanęła na nogi energetycznie i prowadziła Europę. Mamy doświadczenia z Ameryki, bo te urządzenia i pierwsze prace, które dotyczyły tej głębokiej geotermii, nazywamy to geoplutoniczną energią, rozwijaliśmy w Ameryce przez 30 lat. W tej chwili jesteśmy u progu dużych zamówień od 100 MW do 2200 MW w pewnych krajach i europejskich, i pozaeuropejskich. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo i proszę jeszcze o głos. Mirosław Semczuk. Ja chciałbym powiedzieć na temat, który wszystkich nas tutaj połączy. To znaczy do tego tematu nie ma wątpliwości. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej.
I tu tylko raz to hasło padło. Ja chciałem jako wieloletni pracownik Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej, a następnie związany bardzo ściśle z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, chciałem powiedzieć, że jesteśmy w bardzo przełomowym z punktu widzenia prac sejmowych okresie. Mianowicie prace, które, znaczy obecnie obowiązuje ustawa o efektywności energetycznej, której faktyczne działanie kończy się w roku 2015. Potrzebna jest na pewno nowa ustawa. Niestety obawiamy się, że proces jej uchwalania może być bardzo skomplikowany i oby nie był taki jak uchwalanie pierwszej ustawy, która trwała ponad 3 lata, co jest o tyle zaskakujące, że nie ma przeciwników efektywności energetycznej. Jak mówił profesor Skoczkowski, najgorsze to jak nie ma przeciwników. Ale chodzi o to, żebyśmy taką dobrą ustawę o efektywności energetycznej uchwalili i nie wiem, czy to się uda w tej kadencji. Ja chciałem powiedzieć, że szczególnie interesujące jest to, co mówił pan przewodniczący Jacek Kaliś. Nasz przemysł potrafił poprawić efektywność energetyczną i często jest przykładem dla przemysłów zachodnich. Natomiast ogromna ilość przedsiębiorstw małych, średnich, gdzie nie ma takich specjalistów, którzy potrafią tę efektywność poprawiać, zdana jest na wspomaganie ze strony działań rządu i oczywiście Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast potrzebna jest działalność wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko tych bardzo energochłodnych, które są w bardzo trudnej sytuacji, ale dzięki temu potrafią się bronić. Natomiast w małych przedsiębiorstwach wielu, często w ogóle ludzie nie słyszeli, że można bardzo poprawić tę efektywność. I tutaj liczymy bardzo na prace legislacyjne, aby ta nowa ustawa o efektywności energetycznej, zgodna z dyrektywą IED, była skuteczną metodą, bo każda najlepsza megawattogodzina to jest megawattogodzina, której nie zużyliśmy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tu jeszcze jeden bardzo krótki głos i potem poproszę może o posłuchanie profesora Szyszko. Marek Habior, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. Ja bym chciał tak troszeczkę nietypowo powiedzieć, że brakuje konsultacji, znaczy w ogóle brakowało konsultacji społecznej zarówno w przypadku przyjęcia przez Komisję Europejską ramów polityki klimatycznej na lata 2020-2030, ale także brakowało takich konsultacji w przypadku przyjmowania unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu oraz w poszczególnych krajach członkowskich. Właściwie w poszczególnych krajach to właśnie może było, bo w Polsce tego w zasadzie nie było. I tutaj pod tym względem, jeśli chodzi ramy polityki klimatycznej, to jest jakby możliwość kwestionowania takich zapisów. I jeszcze odnosząc się do wypowiedzi tutaj pani z Koalicji Klimatycznej, no to chcę powiedzieć, że te zarzuty to zupełnie były jakby chybione, bo takich słów, które pani użyła, takich sformułowań po prostu nie było. Tutaj chciałbym wskazać, że w zasadzie wszyscy prelegenci wskazali na jeden podstawowy czynnik, czyli niesprawiedliwe zapisy przyjęte przez Komisję Europejską w stosunku do Polski. I tu jest jakby element tej dyskusji, który się tutaj dzisiaj toczył. To, co pani mówiła i tutaj kolega obok, to w zasadzie nie było takiego sporu, tak? W zasadzie państwo odnosili się do swoich jakby własnych wyobrażeń, co myślą klimatolodzy, fizycy, geofizycy na temat zmian klimatu. Dziękuję. Pan profesor Szyszko, proszę o podsumowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Najpierw może rzeczywiście odnośnie nauki, to może by dobrze tak, ja mówię, bo się nie sprzeczamy chyba, nauka jest chyba najważniejsza. Ale same korzenie konwencji klimatycznej powstało w środowisku noblistów, no to będę w latach końca 60., 70. To jest środowisko World Federation of Scientists, zgromadzonych w Ogericze. I muszę pani powiedzieć, że również 3 lata temu ponad 40 noblistów podpisało list, między innymi do IPCC, jak również i do Komisji Europejskiej, prosząc, żeby poddać dokładnej analizie dane, analizie zgodnie z prawami matematyki. To są lombliści, prawda? A więc mają pewne wątpliwości. I równocześnie, jak pani ma ochotę, to chętnie ten list pani pokażę, prawda? Oczywiście ten list się nie ukazał nigdzie w środkach społecznego przekazu. W ogóle go nie było, jest cisza zupełna. I tam między innymi jedna z wątpliwości była taka, mianowicie, tak jak powiedziałem, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w ostatnim okresie,
ale również i wzrasta temperatura. I jest korelacja. Natomiast co jest przyczyną, co jest skutkiem? Nobliści mówią, że mają pewne wątpliwości. I ja bym radził pozostawić, żeby nobliści mieli jednak te wątpliwości, żeby to rozwiązywali na forum naukowym. A więc myślę, że tutaj to jest pierwsza rzecz. Co do tego nie mamy najmniejszej chyba wątpliwości, a mianowicie uważamy, że konwencja klimatyczna i protokół z Kioto jest chyba no, takim rzeczywiście, nie tylko ten, ale i inne konwencje zmierzają w kierunku wypełnienia zobowiązań wynikających ze szczytu ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. I teraz cała sprawa polega na tym, jak to zrobić, jak najtaniej, jak najszybciej. Wolą polityczną myśmy stwierdzili, że mamy dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Więc w takim razie róbmy to jak najszybciej, jak najtaniej, bo to jest rzeczywiście, do tego podchodzimy. No skoro jesteśmy już przy tym, tej sprawie, no to mnie się wydaje, że nie ma innej możliwości ochrony bioróżnorodności, jak nie stosowanie inżynierii ekologicznej, gdzie materiałem do tego jest dwutlenek węgla. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Tu ktoś mi powiedział, że jest stały system. No, stały system jest Białowieży, o ile się utrzymuje odpowiedni układ, prawda? Ale o ile się spali Białowieże, też jest emisja. Więc ten układ jest rzeczywiście zrównoważony. Natomiast inne lasy nie są zrównoważone i akumulują bardzo dużo tego dwutlenku węgla. Tutaj mówiono 21 ton, to jest od pana profesora Olejnika z wieży, natomiast średnie jest w tej chwili około 16 ton, czyli mamy taki niedobór w Polsce, w zachodniej Europie jest zdecydowanie większy. Więc skoro chcemy regenerować, ja myślę, że tak, skoro chcemy odtwarzać układy również związane z gospodarką wodną, no to jest właśnie między innymi sprawa związana jednak z węglem organicznym w glebach i nie tylko w glebach, a więc to jest super dobry system, czyli sama metoda jest super dobra i bioróżnorodność, i odnawialne źródła energii, bo niech pan zauważy, drewno to jest przecież odnawialne źródło energii, budulec bezemisyjnie produkowany. Więc tu się chyba całkowicie zgadzamy. A odnośnie tego, co tu zostało powiedziane, pakiet klimatyczny, energetyczny nie ma nic wspólnego z konwencją klimatyczną i z protokołem z Kioto. Zupełnie. Jest po prostu wymyśloną pewną koncepcją, która spotkała się w Durbanie z totalną krytyką całego świata. A to o tym się nie ukazał również w prasie europejskiej ani jednego słowa, co uważam, że troszeczkę no, ciężko, żeby tak pomijać takie sprawy. I odnośnie odnawialnych źródeł energii, tu nie jesteśmy przeciwnikami, wręcz odwrotnie, no, autentycznie odwrotnie, między innymi biomasa, między innymi związana z ochroną bioróżnorodności, stworzeniem miejsc pracy w terenach wiejskich. I to, co powiedział pan profesor tutaj, między innymi geotermika jest ogromną szansą. To jest do produkcji prądu bezpośrednio. To jest, wystarczy się wwiercić na 7 kilometrów i mamy parę wodną o temperaturze 300 stopni. W ogóle nie ma problemu. A gdybyśmy spojrzeli chociaż na jedną rzecz, której też jest cisza, a tak było cholernie głośno o tym, geotermia toruńska. Największy sukces geotermalny na świecie. 700 ton wody o temperaturze powyżej 65 stopni na godzinę. Ciepła woda dla 200 tysięcy mieszkańców. Brak emisji CO2 w poziomie 40 tysięcy ton. Tańsza energia niż energia pochodząca ze spalania ropy, czy też gazu, czy też węgla. No więc są sukcesy i w związku z tym dbajmy o swoje interesy. Pakiet musi być poddany renegocjacjom, notabene on bez przerwy jest poddawany renegocjacjom. Jak gdyby pani zobaczyła, to przecież mamy ustawę o handlu emisjami z roku 2011. Rok 2011. Co się zmieniło, że w tej chwili budujemy nową ustawę, która ma znowu 480 stron? Otóż to, że komisja przeprowadziła renegocjacje na bazie aktów delegowanych, bo żeśmy ich do tego upoważnili i w związku z tym prawo z roku 2011 stało się nieaktualne, robimy nowe prawo. Dlaczego? Żeby cena jednej tony była minimum 30 euro za jedną tonę. Myślę, że w sprawach jeszcze sprawach ekonomicznych będziemy rozmawiali, a ja z przyjemnością, jakby państwo mieli ochotę, serdecznie zapraszam tam, gdzie prowadzimy inżynierię ekologiczną od 30 już prawie lat, gdzie rzeczywiście byli ci, co tworzyli konwencję klimatyczną, serdecznie zapraszam i wtedy sobie podyskutujemy szerzej na tematy, w jaki sposób wykorzystać konwencję klimatyczną do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Na tym byśmy zakończyli tą dyskusję, która bardziej metodyki i faktów dotyczyła. Teraz byśmy przeszli do dyskusji bardziej skupiającej, ale nie ograniczającej nas do problematyki jednak takiej społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, więc tutaj jeszcze będziemy w tych sprawach ochrony środowiska mówić.
i tej no, klasycznej ochrony klimatu. I tak na rozpoczęcie tego, tej dyskusji znowu bym prosił kilka osób do takiego zagajenia. Byłaby to pani Ewa Sufin, która jest przedstawicielem Zielonych, Jerzy Strzelecki, który jest no, przedstawicielem różnych organizacji w tym kierunku działających, pana Tadeusza Ryśnika, szefa Solidarności, który zajmuje się sprawami emisji nieenergetycznych, i pana Adama Gorszanowa, który właśnie zajmuje się sprawami emisji związanych z energetyką, wszelkim z węglem kamiennym. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ewa Sufin, Żakmart, reprezentuję Fundację Strefa Zieleni i Partię Zielonych. Chciałabym trochę powiedzieć o naszej wizji jako ugrupowania. Zieloni w Parlamencie Europejskim do niedawna byli czwartym ugrupowaniem, w tej chwili stali się piątym. W Polsce niestety nie ma, znaczy teraz mamy Annę Grodzką, która reprezentuje Zielonych. Mam nadzieję, że będą jak w wielu innych krajach reprezentować tego typu wizję świata i wizję przyszłości, do której musimy razem dążyć. Więc wracając do zmian klimatu, ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem z wykształcenia socjologiem, mieszkałam 25 lat we Francji. W pewnym momencie w 2003 roku coś odmieniło moje życie i także doszłam powoli do tego, że dzisiaj mówię o sobie, że jestem ekolożką, mimo że nie jestem przyrodnikiem, ale się czuję ekolożką. A to, co się stało, to w 2003 roku poszłam do Cité des Sciences de l'Industrie w Paryżu na taki cykl wykładów otwartych, który trwał prawie 5 miesięcy, które organizowali meteorolodzy i inni naukowcy ze francuskiego CNRS, którzy pracowali od początku dla to, co się nazywa po francusku GIEC, czyli IPCC, Międzyrządowy Panel dla Spraw Klimatu, i zrobili taki 5-miesięczny cykl, opowiadając od początku, w jaki sposób IPCC pracuje, na czym polegała ich metodologia, dlaczego w ogóle ta organizacja powstała, czym była i jakie są wyniki ich badań i w jaki sposób postępowali do przodu i jak tworzyli kolejne raporty i tak dalej. I wychodząc z tego cyklu wykładów, dowiedziałam się w ten sposób od uczonych, którzy pracują nad tym, Francuzi mają swój własny model matematyczny, więc oni opowiadali, jak to ludzkość, podejrzewając, że być może zmieniamy klimat, stworzyła tą organizację, czyli Światowa Organizacja Meteorologiczna i program do spraw środowiska ONZ-u, stworzyli tą organizację po to, żeby scentralizować i pracować na wspólnych scenariuszach rozwoju gospodarczego w różnych miejscach na świecie w tym samym kierunku. Czyli po raz pierwszy ludzkość jako gatunek się zorganizowała, żeby dostarczyć politykom i nam wszystkim jako ludziom wiedzę na temat tego, czy być może zmieniamy klimat, czy nie. I czyli było to pierwsze w historii ludzkości tego typu w ogóle przedsięwzięcie. Te wykłady, na które uczęszczałam, po pierwsze bardzo mnie wciągnęły, po drugie obudziły we mnie ogromne poczucie odpowiedzialności za to i lęk o przyszłość świata, o to, że być może moje dzieci, a już na pewno moje wnuki, z powodu tego, że kilka generacji czy kilkanaście generacji żyło w ten sposób, w jaki żyjemy, w systemie opartym na stałym wzroście, czyli jak najszybszym i coraz szybszym zużywaniu zasobów po to, żeby je przerabiać na odpady i na szkodliwe emisje, zmienia klimat, czyli zmienia coś, nasze życie na Ziemi, i być może moje dzieci nie będą już mogły w ogóle na tej Ziemi żyć. I dlatego powoli stałam się ekolożką i dlatego, wylądowawszy 4 lata temu w Polsce, odnalazłam Partię Zielonych, bo uważam, że jest to myśl, której u nas w Polsce jest za mało. Za mało się o tym mówi w debacie publicznej, za mało się o tym mówi w polityce i chciałabym na to wpływać. Więc chciałam tylko wrócić do kilku wątków, które zostały poruszone i które uważam za najistotniejsze.
i które najbardziej bronimy również wśród zielonych, to tu nie tylko chodzi o klimat, tu chodzi o zmianę naszego paradygmatu systemu, modelu naszego funkcjonowania, naszej gospodarki linearnej, gdzie coraz szybciej zużywamy zasoby w coraz bardziej rabunkowy sposób, jednocześnie niszcząc świat, niszcząc bioróżnorodność i niszcząc klimat. Więc musimy tą gospodarkę jakoś zapętlić i musimy to trochę inaczej robić. Efektywność energetyczna oczywiście jest pierwszym kluczem. Nie ma u nas woli politycznej, żeby wpływać na efektywność energetyczną, czego dowodem jest to, że jak wdrożyliśmy dyrektywę o efektywności energetycznej w budownictwie, czyli od 1 stycznia 2021 roku każdy wybudowany budynek w Polsce ma być blisko zeroenergetyczny, to jednocześnie stworzyliśmy rozporządzenie Rady Ministrów, które definiuje, co to jest budynek blisko zeroenergetyczny i nasza polska norma to będzie 70 kWh na metr kwadratowy Kelwina zapotrzebowania na ogrzewanie. Czyli nawet nie niskoenergetyczne, bo niskoenergetyczne to od 40 zaczynamy mówić o budynkach niskoenergetycznych, a od 15 mamy pasywny, a są budynki, które są rzeczywiście zeroenergetyczne, a nawet są budynki o energii pozytywnej, czy które tworzą energię. Więc to pokazuje, jak nie ma woli politycznej dotyczącej efektywności energetycznej. Więc efektywność energetyczna rzeczywista jest rzeczywiście wielką szansą dla Polski, gdybyśmy wprowadzili wielkie programy termomodernizacji budynków na wielką skalę, możemy stworzyć, jak badania pokazują, 300-350 tysięcy miejsc pracy. Byłam konsulem w Luksemburgu i naszych robotników, którzy wyjeżdżają i po całym świecie budują. Widziałam, w jakich warunkach pracują i jak są wykorzystywani. I powinni pracować u nas i powinni móc ogrzewać nasze domy i budować budownictwo według nowych standardów, ale najpierw trzeba dla nich stworzyć szkoły i miejsca, żeby mogli się tego nauczyć. A mamy do tego potencjał. Więc ja chciałam jeszcze powiedzieć tylko o OZE. Bo OZE to też jest energia odnawialna, oczywiście głęboka geotermia. To jest wstyd, że tego nie rozwijamy. To jest wstyd, że pan nie może w Polsce znaleźć poparcia dla tego typu programów. Nie rozumiem tego, jak to się dzieje, ale uważam, że rzeczywiście to jest wielka szansa. Ale OZE to przede wszystkim energia dla ludzi, dla obywateli. Jak zaczyna się robić, wdrażać energie odnawialne, takie jak fotowoltaikę, bardzo szybko się okazuje się, że zwalcza się również ubóstwo energetyczne. Ponieważ ludzie ubodzy, którzy mają panele fotowoltaiczne, obniżają swoje koszty stałe i nagle mają niższe koszty, czyli jest to równocześnie element sprawiedliwości społecznej. Jest to walka, OZE to jest walka między energią dla obywateli, a energią dla wielkich korporacji. Jesteśmy w świecie, w którym ta cała walka się teraz odbywa między tym, co wielkie, a tym, co duże, tym, co globalne, a tym, co lokalne. Mnie model rozwoju lokalnego bardziej odpowiada. Uważam, że powinniśmy wspierać rozwój lokalny, mikroregionów ciągniętych przez zrównoważony rozwój, przez ekoturystykę i turystykę zrównoważoną, przez rozwój stref przyrodniczo chronionych, o których pan minister Szyszko mówił. Oczywiście mamy ponad 1000 stref Natura 2000. Ludzie uważają, że to są miejsca, które nie służą ich rozwojowi i są przeciwko nim. Powinniśmy z tego zrobić nasze bioregiony i naszą wielką wartość i rzeczywiście rozwijać tereny zielone, również jako pochładniacze CO2. Dziękuję. Może jeszcze później chciałbym następnym panelistom dać głos. Może pan Jerzy Strzelecki najpierw. Socjologiem, politologiem, no dobrze, jestem socjologiem, politologiem i też mam za sobą ileś tam tekstów na temat kwestii klimatycznych, między innymi opublikowaną w Rzeczpospolitej jakieś 4 lata temu tekst analizujący tak zwany wyciek e-maili z Centrum Naukowego w Południowej Anglii. Tak? No więc ja bym proponował, znaczy moje analizy, które są jakby analizami z jednej strony nauki, z drugiej strony analizami politologicznymi, by prowadziły do następujących tez i następujących sugestii co do strategii polskiej w tej sytuacji. Teza pierwsza, ogólna,
No to, że tak zwane ta teoria antropogenicznego globalnego ocieplenia, czyli teoria przypisująca wzrost temperatury na Ziemi emisji CO2 przez ludzkim emisjom CO2, no to jest po tak zwanym człowieku z Piltdown i po łysenkizmie największe oszustwo w historii nauki światowej, jakie kiedykolwiek zaistniało. Tak? To po pierwsze, mogę na ten temat rozwijać ten temat, ale mamy mało czasu, więc chciałem postawić kilka szybkich testów. I druga teza jest taka, że jeżeli spojrzeć się na to z punktu widzenia analizy ruchów społecznych czy analizy myśli społecznej historii XIX i XX wieku, no to nie sposób niestety, mnie to niesłychanie niepokoi, co najmniej tak bardzo jak panią Zieloną, która uważa, że jej wnuki nie będą żyły w równie pięknym świecie jak ona, no że mamy tu do czynienia z trzecim wielkim ruchem totalitarnym, antykapitalistycznym w historii XX wieku, po komunizmie i po nazizmie. Kiedyś mieliśmy do czynienia z czerwonymi koszulami i brunatnymi koszulami, teraz mamy do czynienia i część tu wystąpień państwa to wyraźnie, że tak powiem, potwierdza. No mamy do czynienia z zielonymi koszulami, tak? To znaczy mamy do czynienia z ruchem, który postanawia w imię zbawienia Gai, w imię uporządkowania, że tak powiem, niszczenia środowiska przez człowieka, w istocie prowadzi do pewnych na poziomie czy to ONZ-u, czy to Unii Europejskiej. Na poziomie ONZ-u to jest głównie Agenda 21. Na poziomie Unii Europejskiej to jest w dużym stopniu pakiet klimatyczny do rozwiązań o charakterze niewątpliwie totalitarnym, innej niż komunizm, podstawy regulacji, rządowej regulacji gospodarki. Tak? No i moim zdaniem można korzenie tego, tutaj dwie nazwy fundamentalne dla w ogóle analizy całego zjawiska w ogóle nie padły, tak? Jedna to jest, polecam państwu gorąco, przed wojną był bardzo popularny, do czasu Oświęcimia był to bardzo popularny ruch, no to ruch eugeniczny, tak? To jest jeden z największych ruchów intelektualnych początku drugiej połowy XIX wieku i drugiej i pierwszej połowy XX wieku. Ruch eugeniczny oparty w dużym stopniu na maltuzjanizmie, czyli dwa połączone przekonania. Jedno przekonanie, że nas jest zdecydowanie za dużo jako ludzi na świecie, i drugie przekonanie, że należy coś z tym zrobić i w związku z tym wcielić w życie politykę eugeniczną, która by zmniejszyła liczbę populacji na świecie. No, znowu nie padło to tutaj. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że bardzo łatwo, jak marksiści bardzo lubią takie analizy, robić analizy tak zwanych, kto w jakiej radzie nadzorczej zasiada, tak? Otóż bardzo łatwo jest sprawdzić, że cała czołówka ruchu IPCC, przewodniczący zgromadzona na przykład dookoła przewodniczącego i konferencji w Sztokholmie w 1972 roku, i konferencji w Rio w 1992 roku, Maurice'a Stronga, no to są głębocy eugenicy, którzy jednocześnie zasiadają i tworzą takie organizacje jak na przykład Maurice Strong, stworzył taką organizację, która się nazywa Karta Ziemi, już kończę, gdzie głównym postulatem całej zabawy związanej niewątpliwie z redukcją CO2 jest postulat doprowadzenia do redukcji ilości ludzi na świecie z obecnego poziomu do 1 miliarda mieszkańców. I to znowu znajdą państwo bardzo łatwo googlując, tego nie ma co, nikt tego nie ukrywa, to jest w tym sensie konspiracja otwarta.
Jak znajdą, jak wejdą Państwo na stronę organizacji, która się nazywa Earth Charter, założonej przez Michaiła Gorbaczowa i Morisa Stronga, czyli przewodniczącego Rio i przewodniczącego Sztokholmu 72, jednego niewątpliwie z guru ruchu ekologicznego, ruchu redukcji CO2, ruchu IPCC i tak dalej, no to zobaczycie Państwo, że tam jasno i wyraźnie stoi, że w ramach Sustainable Development, który to Sustainable Development jest takim marksistowskim kluczem, jest to słowo bełkot całego tego ruchu, tak? No bez kłopotu Państwo znajdziecie, że chodzi o to, żeby zmniejszyć liczbę populacji na świecie do 1 miliarda, dlatego że tylko taka liczba, a nawet między 500 milionów a 1 miliard, to jest ta liczba, która nie nadwyręża Ziemi. Dziękuję bardzo. Momencik. Dziękuję. Dziękuję. Ale proszę prosić o głos i z pewnością zostanie pan głos. Teraz chciałbym, momencik, jeszcze mamy panelistów. Pan może Tadeusz Ryśnik. Proszę bardzo. Ja akurat reprezentuję Komisję Krajową Solidarności tutaj na tym zebraniu i chcę powiedzieć jedną taką podstawową rzecz. Od iluś tam lat konsekwentnie, sumiennie podejmujemy uchwały jako związek przeciwko pakietowi klimatycznemu, który teraz jest obowiązujący. Dlaczego, proszę Państwa? Chodzi o prostą zasadę. Jeżeli istnieje w Polsce przemysł i ten przemysł coś produkuje, to nie może być tak, że jak pan Juncker stwierdza, że doprowadzimy do dekarbonizacji gospodarki, to znaczy co? To likwidacji przemysłu, bo to jest równoznaczne. To jest bardzo proste. Proszę Państwa, i protestowaliśmy przeciwko wszystkim tym podejmowanym do tej pory zobowiązaniom rządu. Tak samo przeciwko temu ostatniemu, które zostało przyjęte z takim hukiem i z wielkim sukcesem rzekomo dla Polski. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy jako związkowcy problem. Pracodawcy nam mówią bardzo w prosty sposób. Ja pracuję w koncernie cementowym, i to jest największa cementownia w Europie i ona oczywiście emituje. Przy produkcji na przykład 3 milionów ton cementu, to jest emisji 2,1 miliona ton CO2. I teraz oczywiście doprowadźmy do tego, żeby to całkowicie zredukować emisję z takiej cementowni. Co to oznacza? Że trzeba by było tą emisję w procesie CCS zatłoczyć pod ziemię. No niech ktoś o zdrowych zmysłach mi powie, jak to zrobić, w te 2,1 miliona ton wrzucić pod ziemię po drodze, gdy sytuacja jest taka, że na przykład w samych gazach wylotowych jest tylko 21, 23, 24 do 30% dwutlenku węgla, a reszta to jest azot i oczywiście to trzeba by było coś z tym robić i tak dalej. Innymi słowy, koszty zatłuczenia są większe niż produkcji w tej chwili cementu. To samo występuje w wapnie. I rezultat jest taki, że przemysł ratuje się na dzień dzisiejszy jedną tylko i wyłącznie metodą. Metodą taką, że ma w tej chwili ustalone benchmarki, gdzie są dopuszczalne pewne emisje. Jeżeli jest emisja na przykład teraz średnio w przemyśle 823 kg na tonę właśnie emisji CO2, to benchmark jest ustalony na 766, a więc już brakuje. A jeszcze Unia Europejska wymyśla następne jakieś tam plany po 2030 roku, żeby jeszcze bardziej ograniczyć. Tylko proszę Państwa, akurat ja podam przykład taki klasyczny, który występuje. Państwo znacie tlenek węglanu, tlenek węglan wapnia, proszę Państwa. Jego rozkład powoduje taką prostą, z prostej reakcji, to jest prosta reakcja chemiczna, w której wyzwala się na jedną tonę 785 tony CO2. I nie wiem, ile by było dyrektyw Unii Europejskiej i wspaniałych pomysłów, jeżeli chcemy produkować wapno palone, a ono jest niezbędne dla gospodarki, to trzeba tę emisję mieć. I teraz
Jeżeli teraz Unia Europejska nie da benchmarków na tym poziomie, żeby przynajmniej tą emisję procesorową nie, za nią nie płacić, ewidentnie jest to, że w najbliższym czasie nawet takie produkty proste zostaną wyprowadzone, produkcja z Unii Europejskiej. Szefowie naszych koncernów, bo ja jestem w międzynarodowym koncernie, wyraźnie mówią o tym, że w takim razie my będziemy produkowali cement, będziemy produkowali wapno poza granicami. Już, proszę Państwa, koncerny międzynarodowe do tego się szykują, bo oni nie czekają, aż Unia już zupełnie zwariuje, bo już w tej chwili są uruchamiane cementownie, proszę Państwa, na przykład na Białorusi, na Ukrainie. W tej chwili szykuje się, jest dużym problemem w przemyśle cementowym, że najprawdopodobniej cała kompletna cementownia w zamaszynowaniu zożarowa, potężna linia, największa w Europie, wyjedzie na Ukrainę. No teraz konflikt jest na Ukrainie, ale już zapowiadano, że tam wywiozą. Dlatego, że w Europie stworzono system ekonomiczny, w którym jeżeli pracodawca, taki jak w tym chwili koncern, który prowadzi cementownię Ożarów, uruchomi tą cementownię, to ma już zapowiedziane w prawie europejskim, że będzie miał coraz mniejszą rentowność z tej inwestycji. No przecież nikt nie jest idiotą, żeby wydawać pieniądze po to, żeby coraz mniej z tego zarabiać. A taka jest konstrukcja prawa europejskiego. Stąd w moim przemyśle przynajmniej i w wielu przemysłach tych procesorowych, gdzie występuje bardzo duża tak zwana emisja procesowa, wynikająca z prostych chemicznych wzorów, które są naprawdę na poziomie gimnazjum, ja mogę Państwu to nawet pokazać, musi dojść do bardzo ważnej dyskusji, czy trzeba płacić za emisję procesową i zwolnić tę emisję procesową, bo to jest niezbędne, żeby ten przemysł przetrwał. Czy benchmarki zmodyfikować? I teraz pytanie, czy ten przemysł, który naprawdę bardzo ważną funkcję spełnia, to znaczy doprowadza do spalania na przykład paliw alternatywnych. W cementowniach w tej chwili zamiast węgla stosuje się paliwa alternatywne, czy na przykład tak jak spalarnie będzie to spalanie zwolnione z obowiązku płacenia za emisję ze spalania paliwa alternatywnego. Tyle ja bym miał. Dziękuję bardzo i jako ostatni panelista pan Adam Gorszanow. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Adam Gorszanow. Ja reprezentuję tutaj branżę węglową. No i powiem szczerze, że chciałbym trochę powiedzieć o tych skutkach gospodarczych i społecznych, które już w jakiejś części są, natomiast na pewno możemy się ich spodziewać, jeżeli będziemy w tym tempie te zobowiązania klimatyczne przyjmować. Polska przez dziesięciolecia korzystała z własnych zasobów paliw kopalnych. Wykształciła najlepsze na świecie, moim zdaniem, technologie ich wydobycia i wykorzystywania. I dzięki niej, dzięki tym paliwom i taniej energii z tych paliw mogliśmy wykonać między innymi ten skok modernizacyjny w ostatnich 25 latach. I o tym proszę nie pamiętać. Natomiast te działania związane z realizacją zobowiązań klimatycznych już mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przemysłu górniczego w Polsce. Z roku na rok obniża się zużycie energii pierwotnej, to znaczy zmniejsza się w miksie energetycznym poziom zużycia węgla kamiennego. Na przykład w rok 2013 a 2014 to jest 6,6%, czyli widzimy postępujące ograniczenia. Co prawda są pod wpływem presji społecznej uruchomione pewne inwestycje w przemyśle energetycznym. To są bloki o mocy 2200 MW, to jest Opole, Kozienice, Jaworzno na węgiel kamienny i Turów na węgiel brunatny. No i niemniej jest to prawdopodobnie już łabędzi śpiew polskiej energetyki węglowej, dlatego że to służy głównie zastąpieniu starych, wyeksploatowanych, postawionych jeszcze w latach 70. bloków energetycznych, które
się po prostu zużywają oraz zastąpienia tych instalacji, które koncerny energetyczne zachodnie, bo tu mówimy, te inwestycje prowadzą koncerny energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa, natomiast które koncerny energetyczne takie jak EDF i im podobne po prostu doprowadzają już do technicznej śmierci, likwidując te wytwórnie, te elektrownie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że w Unii Europejskiej uprzywilejowanie finansowe i systemowe dla budowy niskoemisyjnych i odnawialnych technologii cieplnych powoduje, że energetyka konwencjonalna przestaje być kreatorem wartości dodanej dla koncernów energetycznych. Dzisiaj koncerny energetyczne wolą energią handlować, niż ją produkować i w ostatnim okresie mieliśmy tego najlepszy przykład. Polska z eksportera energii stała się jego importerem. Jakie to ma skutki dla branży węglowej? No oczywiste. Oznacza to, że branża, która w Polsce walczy o przeżycie, nie wiem, czy Państwo się orientujecie, wykazana strata za zeszły rok w tej branży to jest 1,5 miliarda złotych. Rząd próbuje podejmować tu jakieś działania ratunkowe. Ona jest jakby skazana na po prostu likwidację. Górnictwo zatrudnia 102 tysiące osób w Polsce. Mówi się, że jedno miejsce pracy w górnictwie generuje 4 miejsca pracy w firmach okołogórniczych. Do tego dodajmy pracowników, o których tutaj mówiono, w przemysłach energochłonnych, którzy, jak rozumiem, ich miejsca pracy też są zagrożone, będziemy mieli poważny problem społeczny. Jak ten problem społeczny może wyglądać? Można to najlepiej pokazać na przykładzie Bytomia, w którym kiedyś były 13 kopalń, została jedna i ostatnio, nie wiem, czy Państwo się orientujecie, nawet Al Jazeera przyjechała i reportaż robiła o upadających miastach europejskich, to właśnie podając przykład Bytomia. Największe w Polsce bezrobocie, mimo ogromnych środków przeznaczonych na odtworzenie potencjału tego miasta. I chciałbym właśnie tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli podejmujemy działania związane z likwidacją miejsc pracy, to zastanówmy się i chciałbym, żeby rząd i administracja państwowa zastanawiała się nad działaniami, jak po prostu niwelować skutki społeczne tych działań. Bo tutaj niestety tą koordynację trudno zauważyć, przynajmniej w ostatnich latach tego nie widziałem. Pojawiło się również hasło ubóstwa energetycznego. Dlaczego węgiel kamienny jest takim popularnym paliwem? No, zwłaszcza w tym ogrzewnictwie rozproszonym, nie mówimy tu o CO2, mówimy niestety o problemie niskiej emisji, z którą też trzeba walczyć i staramy się walczyć. Dlatego, że jest to najtańsze paliwo, jest to paliwo ludzi ubogich. Państwo zapewne definicję ubóstwa energetycznego znacie. To jest wtedy, kiedy gospodarstwo domowe przeznacza na cele związane z ogrzaniem więcej niż 10% dochodów. Nie wiem, jakie są teraz dane, natomiast w 2008 roku w Polsce było to 40% gospodarstw domowych. Ja nie wiem, czy ja chciałbym, żeby fotogalwanika była lekiem na to ubóstwo. No niemniej, nie wiem, jakimi mechanizmami musieliby fotogalwanika. Jakimi mechanizmami musielibyśmy się posługiwać, żeby ludzie, którzy dzisiaj palą śmieci i buty i gumowce w śmieciuchach, zainstalowali sobie panele i tyle chciałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze zgłaszał się pan Kaliś, który chciał się włączyć także do dyskusji. Bardzo proszę. I był profesor Przybysz o widmie, wiem, że chciał powiedzieć, a jakoś to umknęło. I potem państwo, dobrze? Także państwo, pan, tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę. To na początek chciałem nawiązać do wypowiedzi pana profesora Szyszko, który mówił o Chinach. Ja kiedyś zrobiłem takie przeliczenie i wyszło mi, że jeśli by Chińczycy zużywali tyle energii elektrycznej na mieszkańca co Amerykanie, to brakłoby energii produkowanej na kuli ziemskiej. Jaki stąd wniosek? Proszę zwrócić uwagę, że my mówimy bardzo dużo o pakiecie klimatycznym, ale ja nie słyszałem zachęt do tego, żebyśmy indywidualnie jako mieszkańcy tej ziemi ograniczali swoje zużycie energii. Wręcz przeciwnie. To jest jakieś kryterium postępu cywilizacyjnego. Więc rzeczywiście jest w tym, panie profesorze, sporo obudy.
Chciałbym również nawiązać do wypowiedzi Koalicji Klimatycznej. No rzeczywiście nie było powodem redukcji emisji czy poprawy efektywności energetycznej, nie były jakieś wzniosłe cele. W 90 roku polski przemysł został rzucony na konkurencyjny rynek i wtedy nie było jakichś dodatkowych bodźców do tego, żeby redukować zużycie. Generalnie chodziło o przetrwanie. I proszę zwrócić uwagę, że największe efekty w zakresie redukcji i poprawy efektywności energetycznej nastąpiły wtedy, bez jakichś dodatkowych bodźców. Po prostu zadziałał rynek. Co jeszcze? No chciałem zwrócić uwagę, że no z olbrzymią przyjemnością słucham tej dyskusji, natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedno. Przemysł nie ma czasu. Mamy w Sejmie ustawę o Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji, która nie zawiera systemu rekompensat. W najbliższym czasie pojawi się ustawa o efektywności energetycznej, o której tu mówił kolega. Natomiast ta ustawa może obciążyć polski przemysł dodatkowymi kosztami. Dlaczego? Myśmy zredukowali zużycie energii o 20%. Tu pojawiły się wypowiedzi na temat emisji procesowych. Faktycznie, fizyki nie da się oszukać. Te emisje muszą być, jeśli chcemy produkować. Natomiast te 20%, o które polski przemysł zredukował zużycie energii elektrycznej, to już jest bariera, której się nie da przekroczyć. I teraz pojawia się polityka klimatyczna, która mówi, no to zredukujcie jeszcze do 27. No czym to się skończy? No tym, że my będziemy po raz drugi płacić za poprawę efektywności energetycznej, tylko nie wiem czyją. Więc ja bym apelował, żeby, tutaj też się chcę odwołać do wypowiedzi tej kolegi z przemysłu węglowego. Ostatnio mi koledzy sygnalizowali olbrzymie zagrożenie wynikające z tego, że Komisja Europejska chce wprowadzić ograniczenia emisyjne czy koszty emisji metanu. Nie da się wydobywać węgla metodami górniczymi bez emisji metanu, chociażby w powietrzu wentylacyjnym. Więc to jest dodatkowe obciążenie, które może spowodować, że w ogóle ta metoda eksploatacji zostanie z technologii górniczych wyłączona. Więc no, żeby podsumować, my jesteśmy przede wszystkim zainteresowani realnymi działaniami, które trzeba podjąć dzisiaj, bo to, o czym mówiłem, jeśli cena uprawnień wzrośnie, to w ciągu pół roku, roku nas nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tam pan profesor. Jeszcze raz odnośnie tej informacji. Ale nie, pan profesor Przybysz miał teraz zabrać. Zaraz, wieczkę, bo to są bardzo subtelne, ważne informacje o fizyce. Nie wiem, czy będą chcieli słuchać. Natomiast jest informacja podana wcześniej, że rośnie CO2, stężenie rośnie w Polsce. Tutaj pan z tego stowarzyszenia. No, tak, to jest Koalicja Klimatyczna. Więc ja powiem państwu, państwo nie znacie wyników. W Polsce robi 6 ośrodków badania ilości CO2 w powietrzu, czyli stężenie CO2. Te 6 ośrodków nie robi sprawozdań. Ja wyniki znam prywatnie od nich, ponieważ robią co jakiś czas te badania i znają wyniki, nie publikują, bo nie mają obowiązku robienia sprawozdania. Jeden ośrodek, to jest w Puszczy Boreckiej, robi to sprawozdanie, robi z tego, z tych badań sprawozdanie roczne. I z tych wyników, z tych ośrodków, które robią i nie robią sprawozdań i z tego ośrodka, który robi sprawozdanie, wynika, że nie ma przyrostu CO2 w powietrzu. Są wahania między zimą a latem bardzo duże, nawet niech czasami są do 100 ppmów dochodzi, między lutym a czerwcem, lipcem jest nawet 100 ppmów. Tak, no pan podaje tą górną granicę z lutego, a nie podaje pan, że spadła do zera w lipcu. Jeżeli zbilansujemy rocznie, to nie ma przyrostu. Tam są wahania 1-2 ppm w jednym roku, później maleje i taki jest zygzak przez 18 lat, bo oni robią od 18 lat wyniki, robią sprawozdania. Natomiast
amerykańskich badań to samo jest, tylko to są rzeczy niepublikowane. Tutaj jest pan redaktor, który występuje w tych mainstreamowych mediach, których tam ciągle wtłacza, że ten dwutlenek węgla to jest taka rzecz, która nas tutaj zatruwa i tak dalej. No przebija się po prostu do większości społeczeństwa. No, ci, którzy mają rację, no jakoś się tutaj nie przebijają. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy pan chce zabrać głos, bo pan się zgłaszał? Pan profesor Przybysz. Ja chciałbym zwrócić uwagę na takie jedno nieporozumienie. A mianowicie podaje się, że rośnie dwutlenek węgla w powietrzu z 300 do 400 ppm. No dobrze, ale co z tego wynika? To nie jest czynnik decydujący o wzroście, o efekcie cieplarnianym. Należy powiedzieć jedno, że CO2 nie decyduje o zmianach klimatu. To klimat decyduje o ilości CO2. Decyduje w zasadniczej mierze. To jest związane z przemianą materii, która ukształtowała atmosferę Ziemi. Uwolniony w procesie dysocjacji tlen jest skutecznym filtrem energii promieniowania. Jeżeli jest mniej energii promienistej, która dociera do Ziemi, to skutkiem tego będzie większa część niezagospodarowanego CO2 w powietrzu. Ale to nie CO2. CO2 jako taki nie absorbuje. To znaczy absorbuje, ale natychmiast to oddaje. Także nie ma cech gazu cieplarnianego. I to tyle. No, mogę to udowodnić bardzo prosto. Przygotowałem nawet odpowiednie slajdy, ale no, boję się, że zanudzę. Przygotowałem slajd o transmisji atmosfery, widmo słoneczne, widmo promieniowania Ziemi, ale to wydaje mi się no, nie na tą dyskusję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzień dobry, jeszcze raz ponownie Janusz Wiczek, Sony Horyzont. Od razu na początku taka krótka informacja dla pana Jerzego Strzeleckiego. Po wypowiedzi pana, której zakwalifikował pan nas do brunatnych i czerwonych koszul, mogę panu obiecać, ponieważ dużo ludzi nas czyta, że na pewno po tej wypowiedzi pan będzie słynny w naszym kraju. Będziemy pisać to wszędzie, gdzie się tylko da. Natomiast tak. Natomiast bardzo istotne są oczywiście kwestie, które zostały tutaj poruszone i też od razu ustosunkuję się do pana związanego z górnictwem. No niestety rzeczywiście ma pan rację, ta energia z węgla, ona rzeczywiście jest najtańsza i to jest rzeczywiście energia dla paliwo dla biednych. Tak jak wspomniał tutaj pan Henryk Kaliś, serengochłonnych. Rzeczywiście metan jest bardzo dużym problemem, z którym sobie nie potraficie w górnictwie radzić, chociaż chyba zdaje się, że w dwóch kopalniach jest wykorzystywany metan do produkcji prądu elektrycznego. Gdybyście potrafili to robić, a pieniędzy wam nie brakuje, dlatego że z budżetu państwa dostajecie jako branża około 7 miliardów złotych rocznie do finansowania. Tu opieram się na danych oficjalnych, które podaje pani premier Kopacz. No to uważam, że z tych pieniędzy powinniście chyba wysłupać coś, ażeby z tym metanem sobie dawać radę. Natomiast gdyby ta energia z węgla była rzeczywiście taka tania, no to on, ten prąd w Polsce z tej energii nie kosztowałby najwięcej no, w całej Europie, tak? Obecnie mamy prąd najdroższy w kraju. A dlatego też, że jest oczywistą nieprawdą, na pewno być może pan to wie, że cena na gniazdku tak naprawdę nie kosztuje 40, 50, 60 groszy, proszę pana, tylko kosztuje około złoty, złoty 15. Jak doliczymy wszystkie ukryte dotacje, które
również wasza, przede wszystkim branża dostaje, o czym wy doskonale wiecie, to wtedy, jakże to dokładnie przeliczymy, to w rzeczywistości każdy z nas, każdy obywatel płaci za tę kilowatogodzinę około złoty 15, złoty 20. My posiadamy wszelkie na ten temat raporty, są dostępne, możemy je udostępniać. Nie potraficie również sobie dać rady z kosztami wydobycia tego węgla. Jeżeli węgiel obecnie zaczyna przypływać do Europy i on kosztuje już no, mniej więcej około 20 dolarów, on kosztuje oczywiście tylko i wyłącznie 60, dlatego że jeszcze dobijają do tego oczywiście słusznie zresztą handlowcy jakieś swoje marże, no to same 20 dolarów kosztują u was wsparcie, że tak powiem, czyli renty i emerytury górnicze. Z tym sobie w życiu nie poradzicie, dlatego że to zostało wpisane przy okrągłym stole i to jest tak zwane prawa nabyte. To jest prawie w zasadzie nie do ruszenia. Chciałem powiedzieć, że najważniejszą kwestią jest, ażeby rzeczywiście energię oszczędzać, żeby szukać sposobów, ażeby energię przede wszystkim oszczędzać. I tutaj specjalnie nie wymienię nazwiska, zwracając się do pani Zielonej. Myślę, że dla niej to jest przede wszystkim komplement. Pani słusznie oczywiście zwróciła na to uwagę, że w naszym kraju występuje coraz większe energetyczne wykluczenie. Rzeczywiście biedni ludzie po prostu nie tylko, że nie mają już powoli pieniędzy na to, żeby za ten bardzo drogi prąd płacić, ale po prostu po to, żeby się je ogrzewać. I to budownictwo energooszczędne, które staje się coraz ważniejsze w naszym kraju, ono jest coraz bardziej istotne i naglące. To na przykład w takich krajach jak Francja, Anglia, to dla ludzi wykluczonych, dla ludzi socjalnych buduje się domy komunalne, socjalne, które są o najwyższym standardzie energooszczędności, bo z góry wiadomo, że tych ludzi nie będzie stać na płacenie mediów, więc trzeba ulżyć, lokując ich od razu w takich domach, które nie zużywają dużo energii. Kończąc, chciałem powiedzieć, że Bytom rzeczywiście jest z miastem zdegradowanym. Ja urodziłem się na Śląsku, przeżyłem większość życia, już na szczęście mieszkam na Mazowszu, tu jest troszeczkę czystsze powietrze i Bytom rzeczywiście jest miastem zdewastowanych, ale przez górnictwo. Zapada się i to może tylko to jest dobrze, że już tego górnictwa w tym mieście nie będzie, bo to miasto być może za jakiś czas w końcu odetchnie i zacznie żyć normalnym życiem. To tylko dlatego właśnie, że już przestanie się, że tak powiem, zapadać. Na samym końcu chciałem powiedzieć, że w Polsce obecnie buduje się mniej więcej około 80 tysięcy domów. Gdybyśmy wprowadzili przepisy, które by były jeszcze bardziej zaostrzały normy, gdyby jeszcze bardziej one były energooszczędne, nic nie stałoby na przeszkodzie, żebyśmy tej energii potrzebowali mniej. I tutaj jest przede wszystkim ukłon i potrzeba do właśnie członków PiS-u. To dzięki wam, właśnie waszemu klubowi, udało nam się przeforsować poprawkę prosumencką. I to jest absolutny szacun, że to się udało zrobić. Więc postarajmy się, porozumiewajmy się między sobą, ażeby dalej znaleźć inne metody na to, ażeby być może tych górników całkowicie nie wykończyć w kopalniach, tak jak się to teraz obecnie dzieje, tylko znaleźć im inne zajęcia. Tak jak to na przykład znalazł prezydent Obama, który 75 tysięcy weteranów powracających z wojny po prostu najnormalniej w świecie zatrudniają do montażu instalacji fotowoltaicznych. I tam właśnie powstaje co 8 minut instalacja. Dlaczego górnicy mają zdychać na dole, mamy wiercić się, wpuszczać kamery, bo dwóch jeszcze tam prawdopodobnie, miejmy nadzieję, żyje. Dlaczego mamy non-stop te koszty ponosić, kiedy możemy z tych metanowych rzeźni ich stamtąd wydobyć. To jest nasz cel, nie skazujmy ich tam na śmierć, postarajmy się w końcu im pomóc. Węgiel za kilkadziesiąt lat może być zupełnie innym surowcem. Może się okazać, że my go teraz marnujemy. My teraz w ciągu 200 lat spalimy to, co natura stworzyła przez 400 milionów lat. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tu będzie dwa razy ad vocem. Może najpierw ja odpowiem. Otóż muszę powiedzieć, że może pan podziękować Platformie Obywatelskiej. Odmetanowienie kopalń było uruchamiane, nawet była nagroda dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej przygotowana w 2007 roku przez głównego geologa kraju za pionierskie działania w zakresie odmetanowienia kopalń, wyprzedzające i wykorzystanie tego metanu do schładzania. To po prostu było bardzo pionierskie. Niestety to zostało skasowane, tak jak wszystkie inne pomysły. Także a niech pan się nie martwi, poprawka, o której pan mówi, że się udało przeprowadzić prosumencka, być może będzie też skasowana, bo właśnie idzie nowy projekt przygotowany jest w Ministerstwie Gospodarki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A panie Adamie, bardzo proszę.
Znaczy ja chciałem, żebyśmy wrócili do początku tej dyskusji. Polska przez dziesięciolecia korzystała z tanich własnych zasobów paliw kopalnych. I to chyba pan przyzna. No i to, znaczy nie wiem, czy nie w racji, może to jest kwestia polityki gospodarczej, którą prowadzi się aktualnie, natomiast i to dzięki temu tej taniej energii pozyskiwanej z paliw kopalnych na początku, nie wiem jak jest dokładnie teraz, finansowany był o rozwój OZE w Polsce, prawda? Czyli no nie dyskredytujmy tak tego górnictwa. Nie znam dokładnych wyliczeń, ale przez to, że ta energia w Polsce przez te 25 lat była znacznie tańsza niż w Europie Zachodniej, mogły się między innymi u nas rozwijać i modernizować przemysły energochłonne i również obywatele Polacy mieli tańszą energię w gniazdku. Co do tej ceny tej energii w gniazdku, to ja bym się z panem spierał, co jest składową tej energii. Wydaje mi się, że węgiel to jest może 1/3. Reszta to są koszty tak zwane dodatkowe. No ale państwo musi z czegoś żyć, rozumie, że są podatki, akcyzy i tak dalej. Mm-hmm. To mniej więcej jest tak, jak pan mówi. Bardzo proszę, pani. Nie będę się odnosiła do wszystkich argumentów, które tu padały odnośnie nauki, bo lepiej już zamknąć ten temat. A propos przemysłu, oczywiście nie ma w tym nic złego, że zadziałały mechanizmy gospodarcze i że przemysł, żeby przetrwać, dostosowywał swoje technologie, zmieniał na nowocześniejsze. To jest jak najbardziej prawidłowy proces i z efektów można się tylko cieszyć, że towarzyszyły temu efekty w postaci zmniejszenia wpływu na środowisko. Niewłaściwe jest to, że po prostu przypisujemy to we wszystkich oficjalnych prezentacjach jakimś zupełnie innym intencjom i powodom. I tak jak powiedziałam, przemysł akurat został rzucony na głęboką wodę i przetrwał, co się chwali. Natomiast energetyka była cały czas chroniona, w związku z czym się nie zmieniła. I to jest sedno problemu, bo cały czas jest przestarzała. No, nikt nie będzie się tutaj spierał, że jest przestarzała. A polityka klimatyczna i akurat koszty uprawnień do emisji w najmniejszym stopniu wpływają na stan polskiego górnictwa, bo w dużo większym wpływają światowe ceny węgla, na które wpływ mają zmiany na światowym rynku surowców i gaz łupkowy i tak dalej. Wszyscy to wiemy i wszyscy wiemy, że wieloletnie zaniedbania w tym sektorze też mają tutaj swoją rolę. A co do tego, czym palą najbiedniejsi, to chciałam zwrócić uwagę, znaczy słusznie pan wspomniał, że palą śmieciami, ale palą też miałem węglowym, którego duża energetyka nawet nie chce już kupować. I to jest po prostu straszliwie szkodliwe dla zdrowia. A tymczasem mamy około 70% budynków w Polsce niedocieplonych. I to są budynki w większości, w których mieszkają najbiedniejsi ludzie. Także ja się zgadzam tutaj, że o to przede wszystkim powinniśmy zadbać, żeby zmniejszyć te ich koszty. Dziękuję. Dziękuję. Już bardzo krótko proszę, bo będziemy kończyć. Hanna Szudy, ja, doktor Hanna Szudy, ja reprezentuję tutaj organizację EkoUnia z Wrocławia. Jeżeli chodzi o moje wykształcenie, to zajmuję się etyką środowiskową. Jakby w tym tonie chciałabym zabrać głos. Konferencja ta jest poświęcona tematyce klimatycznej. Odnoszę jednak wrażenie, że ta dyskusja i jakby też zaproszeni prelegenci, wszystko to koncentrowało się wokół takich kwestii, jak mam wrażenie, węgiel, który z kolei jest skonotowany, jeżeli mielibyśmy po prostu zredukować ilość węgla w naszej gospodarce, z pewnym spowolnieniem technologicznym, gospodarczym. Nie wiem, czy jest, wątpię, że jest to prawda, tak? Odnoszę jednak wrażenie, że polityka klimatyczna to jest dużo szersze zagadnienie i wiąże się chociażby z czymś takim, jak tutaj pani Ewa Sufin już zwróciła uwagę, odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia. I to jest bardzo istotna kwestia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co z kolei powiedział pan Marcin Popkiewicz, że zmiany zachodzą bardzo szybko, czyli jakby w skali naszego życia, może się bardzo istotnie zmienić, można powiedzieć, stan, kondycja środowiska,
które jest niezbędne do tego, żeby w jakościowy i zdrowy sposób po prostu człowiek mógł funkcjonować. Jakich tutaj zagadnień mi zabrakło? Jeżeli już mówimy o węglu, to mało było powiedziane o tym, że węgiel jest nie tylko zasobem, który jest używany do produkcji prądu czy do produkcji ciepła. Węgiel jest również bardzo ważnym zasobem chemicznym, który może być używany w wielu innych sektorach gospodarki. Tego mi zabrakło. Jeżeli już tak stawiamy na węgiel, to też mi zabrakło tego, to już oczywiście tutaj w ostatnich głosach było podniesione. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Bodajże Rumunia chyba jest tylko bardziej zanieczyszczona od nas. Ubóstwo energetyczne, tak, wykluczenie energetyczne. Ja pochodzę z małej miejscowości, z Bralina na województwie wielkopolskim, gdzie oprócz tego, że ludzie palą węglem, palą też oczywiście śmieciami z przemysłu stolarsko-tapicerskiego i odnoszę wrażenie, że po prostu jakość powietrza w mojej wsi i też w wielu innych wsiach, bo to jest problem głównie wsi, niska emisja, jest po prostu straszny. Ilość chorych dzieci i opuszczonych godzin w przedszkolach i szkołach to jest naprawdę bardzo istotna dana. Dalej, mówi się o tym, że węgiel jest tanim źródłem energetycznym. No, ale znowu, nie mówiliśmy za bardzo o kosztach zewnętrznych, które generuje wydobycie i spalanie węgla. Również jeżeli chodzi o powstające czy planowane kopalnie węgla brunatnego metodą odkrywkową, tutaj są też również bardzo istotne koszty społeczne, mające jak najbardziej wymiar etyczny, to, że ludzi się pozbawia pewnego bezpieczeństwa, planowania przyszłości, ponieważ mogą być wysiedleni. Myślimy po prostu, że są inne metody produkowania energii. I jeszcze na sam koniec chciałam powiedzieć, że polityka klimatyczna wiąże się z czymś takim, tak bardzo ważnym zasobem jak zaufanie społeczne, bez którego pewna długofalowa współpraca różnych sektorów nie będzie możliwa. I niestety bardzo gorzko muszę tutaj dodać, że głos pana Strzeleckiego jest tylko przykładem na to po prostu, że zamiast jakby budować pewne mosty, jątrzy się tutaj po prostu jakieś w ogóle zupełnie nieprawdziwe i wyssane z palca sugestie. Ja mogę się przyznać, tak, jestem zielona, więc pan po prostu obraża i nie tylko mnie, ale również wiele osób i po prostu burzy mosty, które w jakiś sposób po prostu próbujemy i już zaczęły być budowane i pana głos niestety po prostu może taką perspektywę zniszczyć. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze pan, proszę, przepraszam, że zapomniałem nazwiska. Proszę przestać. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Krzysztof Okaj, Forum CO2. Proszę państwa, ja chciałbym wrócić w swoim głosie do tego, co powinno być dyskutowane w tej drugiej części, czyli te aspekty, nazwijmy to polityczno-regulacyjne, a nie czy mamy zmiany klimatyczne, czy nie i kto za to odpowiada. Nie jestem klimatologiem, nie chcę w tą dyskusję z naukowcami wchodzić. Proszę państwa, to, co zostało wspomniane przez pana profesora Szyszko w jego wystąpieniu, czyli że system ETS, system europejski, system handlu emisjami jest systemem bardzo regionalnym. Jest regionalnym, jeśli chodzi o oddziaływanie ekonomiczne i społeczne i jest marginalnym systemem, jeśli chodzi o oddziaływanie środowiskowe. Ze względu na ilość emisji, jakie Unia Europejska wkłada do tych ogólnych emisji androgennych, bez względu na to, jaki one procent ogólnych emisji stanowią. Jakie konsekwencje ten system dla nas niesie? My jako przemysł nie próbujemy nawet negować faktu, że powinniśmy minimalizować swój wpływ na środowisko i to robimy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do naszych intencji, no ja nie będę z tym walczył. Chodzi nam o jedną prostą rzecz. Każda z naszych branż reaguje na to, co się dzieje na rynkach światowych, bo sprzedajemy tam swoje produkty i nasze produkty mogą być nimi zastąpione. To jest właśnie to, co nazywane jest z angielskiego carbon leakage albo ucieczką emisji. Po prostu jeżeli my nie będziemy konkurencyjni w wyniku nadambitnej i źle ukierunkowanej polityki prowadzonej przez Unię Europejską, nie będziemy konkurencyjni, nie będziemy mogli produkować i sprzedawać zyskiem naszych produktów. Produkcja wyjdzie na zewnątrz i wyjdzie do krajów, w których ta emisja jest znacznie wyższa. To jest to, co jest dla nas istotne. A jeżeli spojrzeć na dwa pozostałe filary polityki klimatycznej, czyli efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii, w dziedzinie efektywności energetycznej największe zakłady, które są zawsze pokazywane palcem jako ci najwięksi truciciele, mówię to o przemyśle, nie o energetyce, te zakłady zrobiły bardzo wiele, bo nam się to po prostu
opłacało. Już to było to mówione parę razy, to było w naszym czystym interesie, żeby jak najmniej energii zużywać, produkując w tym samym czasie jak najwięcej. I dochodzimy teraz do momentu, w którym wyciskanie kolejnych procentów, kolejnych kilowatogodzin z procesu staje się bardzo drogie i przestaje być uzasadnione ekonomicznie. Więc musimy zastanowić się, czy chcemy na siłę oszczędzić energię, bo to jest to, co dzieje się w Europie, to jest oszczędzanie, a nie poprawa efektywności energetycznej, czy chcemy produkować w najbardziej zrównoważony możliwy sposób, bo zrównoważony nie znaczy tylko z pozytywnym czy zerowym skutkiem dla środowiska, ale w taki, żeby i społeczeństwo i ludzkość miała z tego jakieś korzyści. Jeśli chodzi o kwestię odnawialnych źródeł energii z kolei, przemysł jest bardzo specyficznym odbiorcą energii. Jesteśmy najbardziej regularni, można nas polegać jak na Zawiszy, bo mamy odbiór energii w zasadzie płaski. Przez cały rok, przez cały dzień, przez całą dobę zużywamy niemal dokładnie taką samą ilość energii przy minimalnych wahaniach. Jest aktualnie jedno źródło energii, które jest nas w stanie zaspokoić w każdej chwili. To są paliwa kopalne niestety. Możemy na nich polegać z tego prostego powodu, że możemy regulować bardzo płynnie ilość gazu i węgla, którą dostarczamy do elektrociepłowni. Nikt jeszcze nie próbował za bardzo pędzić przemysłu na energetyce atomowej. Jest to pewnie możliwe, bo tam duże ilości pary i energii elektrycznej są produkowane. Z naszej perspektywy odnawialne źródła energii mają jedną zasadniczą wadę. Są w dużym stopniu nieprzewidywalne. Jeżeli będziemy w stanie opracować i wdrożyć technologie, które pozwolą nam magazynować energię, uwalniać ją w momencie, w którym jest potrzebna, wtedy energetyka odnawialna będzie mogła w większym stopniu wejść do przemysłu. Stąd też głos, który pojawił się wcześniej, którym proszę wybaczyć, nie pamiętam niestety, kto go zgłosił, że jeżeli mamy mieć przemysł, to musimy emitować, niestety na chwilę obecną jest prawdziwy. Jeżeli ma być to przemysł, który wytwarza nasze ubrania, nasze długopisy, telefony i samochody, których używamy na co dzień, to jest przemysł, który musi w jakimś stopniu emitować. To z mojej strony tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, pani prezes. Bardzo proszę. Małgorzata Skucha, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Może troszeczkę pozytywnych aspektów. To, co było zgłaszane, jeżeli chodzi o energetykę prosumencką. Myśmy w maju zeszłego roku uruchomili program dotacyjno-pożyczkowy, który ma zapewnić osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom możliwość korzystania. Nawet wtedy nie było jeszcze tego systemu wsparcia. Jest to system, program, który trzema kanałami może do gospodarstwa domowego dotrzeć, zarówno bezpośrednio przez współpracę z bankiem, który redystrybuuje te środki, jak i przez współpracę z częścią wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, również przez współpracę z gminą. Gmina może zgłosić dla swoich mieszkańców takie projekty również. Jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, rzeczywiście od wielu lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej widzi istotę tego rozwiązania jako kluczowego i pierwszoplanowego. Stąd nasze wielokierunkowe działania. Od nowo projektowanych domów energooszczędnych w standardzie NF15 i NF40, czyli Narodowy Fundusz 15 kWh na metr kwadrat na rok zapotrzebowania takiego budynku, i to jest dotacja 50 tysięcy, przez właśnie te budynki energooszczędne 40 tysięcy, ale również nie tylko dla osób fizycznych takie wsparcie mamy. Chcemy, aby zgodnie z dyrektywą o efektywności energetycznej budynki publiczne dawały wzorzec, bo tak jak pani mówiła, po 2021 to jest obowiązek nowo budowanych budynków dla osób fizycznych, natomiast strefa publiczna wchodzi w ten obowiązek po 2018 roku, stąd nasz program Lemur, który też ma zachęcać instytucje do tego, żeby z tego korzystały. Chwilowo wstrzymaliśmy program dla przedsiębiorstw na efektywność energetyczną z tego względu, że zaoferowane są środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na efektywność energetyczną. Nasza ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje, że my mamy przede wszystkim dbać o absorpcję środków unijnych, stąd nie chcieliśmy konkurować. Teoretycznie do końca czerwca, lipca powinno być wiadomo, na jakich warunkach te środki będą udostępniane i wtedy albo będziemy uzupełniać te środki, albo rozszerzać ofertę tak, aby wszystkie podmioty, które w tym zakresie będą odczuwały potrzeby, mogły z tego skorzystać. Natomiast w zeszłym tygodniu odbyły się konsultacje dla dużego biznesu, w jaki sposób my możemy pomóc we wdrażaniu
zobowiązań wynikających z dyrektywy. Konsultacje społeczne się odbyły również na stronie internetowej. Wisiał nasz program Ekumulator, który poszerzamy, dajemy możliwość umorzenia. Chcemy w tych obszarach, które zgodne są z pomocą publiczną, wesprzeć duży biznes, żeby został te właśnie podmioty, o których pan prezes mówił tutaj i przedstawiał je jako te energochłonne, ale również zasobochłonne, ponieważ premiujemy zasobooszczędność i ten program wraca. W maju staje na Radzie Nadzorczej. Chcemy na ten program około 1 miliard przeznaczyć tak, aby utrzymać miejsca pracy i aby rzeczywiście pomóc dużemu biznesowi w tych obszarach. Jeżeli państwo nie widzieli tego programu, nie brali udziału w konsultacjach, chociaż zapraszaliśmy izby i przedstawicieli dużego biznesu do tego, żeby nam pomogli stworzyć ten program, bardzo proszę. Ja mam propozycję, żeby na stronie internetowej jeszcze zobaczyć i dosłać do nas to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia odnawialnych źródeł energii. My nie idziemy w duże farmy, to są naprawdę, myślę, zrównoważone sposoby finansowania przez nas. Natomiast ja pokładam dużą nadzieję w węglu, ale na zasadach czystych technologii, na zasadach tych, które mamy w programie GECON, gdzie są wypracowywane metody z jednej strony spalania bezemisyjnego, co może być przyszłością, tak żeby uniknąć tych emisji, o których mówimy. Natomiast z drugiej strony myślę, że właśnie rozwiązanie problemu metanu może być w niektórych przypadkach dużo korzystniejsze dla podmiotów gospodarczych, jak ten metan i myśmy tutaj też próbowali współpracować. Finansujemy nawet jeden duży projekt głównego geologa kraju, jak na etapie właśnie przed wydobyciem węgla poradzić sobie z ograniczeniem tego metanu, tak aby z jednej strony górnicy mogli bezpieczniej pracować, a z drugiej strony, żeby on był wykorzystywany energetycznie. Także myślę, że te elementy, które tutaj były przedstawiane jako istotne, a zgadzam się z panią, która mówiła o tym, że to są też miejsca pracy, bo pamiętam prezentację w ambasadzie Wielkiej Brytanii, jak pokazywali 200 tysięcy miejsc pracy, które wynikały właśnie z termomodernizacji. Przygotowujemy, to już ostatnie zdanie, przygotowujemy w tym roku program, który ma się wpisywać w likwidację niskiej emisji, ale nie ma tego finansowania z żadnych środków unijnych, więc tu mamy spokojnie, że będzie to bezkonkurencyjnie finansowanie termomodernizacji z połączeniem z odnawialnymi źródłami energii budynków indywidualnych, tych, które już funkcjonują. Czyli nad tym pracujemy, jest w ramach projektu europejskiego we współpracy z KPE, NAPE i innymi instytucjami przygotowana taka mapa drogowa, żeby w tym zakresie te typy budynków zaopiekować w odpowiedni sposób, przygotować finansowanie, które z jednej strony będzie atrakcyjne. Niestety budownictwo indywidualne z premii termomodernizacyjnej skorzystało tylko na poziomie 2%. Być może bariery takie biurokratyczne, które wymagane są przez banki, trzeba w jakiś sposób pokonać i również nad tym pracujemy, żeby w tym roku taki program przygotować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani prezes. I proszę, przedostatni głos. Janusz Turski, Stowarzyszenie Papierników Polskich. Jestem również członkiem obu forum, tych grup fokusowych i rynku energetycznego i gazu, jak i CO2, a także chciałbym, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, przypomnieć, iż ta nasza obecność, za którą tutaj bardzo organizatorom i panom posłom dziękujemy, to jest obecność nie petenta w sprawie, który ma jakiś problem, prawda, nie bardzo wie, co robić i apeluje wszędzie, gdziekolwiek się da i szuka możliwości w ten sposób, żeby się chwycić jak brzytwy tonący. Otóż my jesteśmy podmiotem w debacie u państwa, w Sejmie, w Senacie, w Krajowej Izbie Gospodarczej, ale także wśród kolegów i koleżanek na forach zagranicznych. Otóż ciągle, konstans, ja wróciłem 3 dni temu z Brukseli, gdzie briefowałem przedstawiciela stałego przedstawicielstwa, właśnie tam, gdzie na Coreperze zapadła ta decyzja jako organu doradczego Rady, ażeby rekomendować to rozwiązanie za wcześniejszym prowadzeniem MSR-u. Otóż w IFIEK-u, również Międzynarodowej Federacji, mówimy argumentami takimi, jakimi posługują się inżynierowie. Nie jesteśmy filozofami, etykami, socjologami i te nasze argumenty, troszkę
troszkę może takie siekierą ciosane, ale one się dają łatwo weryfikować. Jesteśmy asertywni. Każdy z nas funkcjonujący w realiach gospodarczych, w biznesie, nie tylko trywialnie goni razem z zespołem za zyskiem, ale także chce budować markę, chce budować brand, chce satysfakcji klienta i poprawiać swoją konkurencyjną pozycję w wymiarze globalnym. Otóż to samo czynimy, siedząc z kolegami z kilkunastu krajach na spotkaniach tematycznych grup roboczych o charakterze bardzo roboczym, może to brzmi pejoratywnie, ponieważ tam nie ma koturnów i nikt nie wita całej serii VIP-ów i notabli, tylko mówi od razu ad rem, do rzeczy. Tutaj jest pani Aneta Muskała z firmy International Paper, która również nasz sektor celuzowo-papierniczy prezentuje w Brukseli, jest członkiem stałego Komitetu Roboczego do spraw zmian klimatu i energii. Pani również wie tyle, że można było zrobić kolejną prezentację, ale nie o to chodzi. Jest jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście państwo jako puentę zapamiętali. Mamy swoją strategię adaptacji, mamy mapę drogową, mamy również taki pakt, to jest taka broszura, którą jeżeli zostawię, którą przygotowała wspólnie z nami, organizacjami członkowskimi, głównie to są kraje Starej Unii, ale także jesteśmy my Polacy, Czesi, Węgrzy, prawda, Słoweńcy i mamy strategię. Wiemy, co robić, żeby wygrać konkurencję, natomiast my adresujemy swoje problemy tutaj lokalnie do politycznych decydentów po to, ażeby nie zgubić czasu, który potrzebny jest nie tylko na implementowanie dyrektyw i rozporządzeń unijnych i adiustację prawa, ale tego, żeby również budować świadomość społeczną, że te nasze koszty to są kosztami również obywateli. Jeżeli my będziemy płacili drożej za energię, za ten produkt, który w moim przypadku to jest papier, a przecież się nie trudno domyśleć, że jak wzrośnie PKB i będziemy, że tak powiem, robili postęp cywilizacyjny, to będzie per capita spadało spożycie ziemniaków na głowę, ono spada, a będzie rosła per capita średnia zużycia papieru i tektury na głowę, bo ona rośnie, bo tak się dzieje, ciągle gonimy Unię, Republikę Czeską i Słowację i Węgry w tej sprawie. A zatem tylko tyle i aż tyle. I teraz ktoś z panów tam zadawał pytanie, gdzie my jesteśmy, dlaczego o swoich problemach nie mówimy. Otóż mówimy. Film, który otwierał dzisiejsze prezentacje prezesa Kalisia i także poprzedzał Krzysia Łokaja, to narrację, był pokazywany bez kompleksów właśnie w czasie COP-u, konferencji szczytu klimatycznego w Warszawie. Także wszyscy o tej naszej adaptacji, o tych osiągnięciach wiedzą. Może my nie mówimy w sposób spektakularny, nie uczestniczymy w takich jakby no bardzo nagłośnionych przez media także i powtarzanych gdzieś w polityce wydarzeniach, robimy pracę organiczną, ale to tylko dlatego i nie tylko dlatego, że gonimy za zyskiem. Chcemy mieć stabilne warunki, utrzymać pozycję konkurencyjną, budujemy brand, jesteśmy społecznie odpowiedzialni. Mamy systemy zarządzania ISO, jedne z firm mają nawet EMAS, mamy wszyscy pozwolenia zintegrowane, BAT, ja już nie chcę mówić więcej, bo, ponieważ to jest język pragmatyków techniczny, on się może nie podoba i nie wiem, co się przyklei po tej naszej debacie dzisiaj, ale ja się troszkę obawiam, że to nasze przesłanie może gdzieś utonie w tym morzu, w tym wirze jakichś sprzeczek, przepraszam bardzo, frazesów. Nam nie o to chodzi. Raz jeszcze dziękuję za to, co do tej pory mogliśmy powiedzieć. Dziękuję i o słowo takie zamykające konferencję poprosił pana profesora Szyszko znowu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja się niezwykle cieszę z tego spotkania. Chcę powiedzieć, jak to z mojego punktu widzenia, jak na to patrzę, pakiet klimatyczny, energetyczny musi być renegocjowany. On jest zabójczy dla Polski i on musi być renegocjowany z punktu widzenia solidaryzmu, z punktu widzenia wiedzy, z punktu widzenia również i nauki. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. My musimy dbać o nasze unikatowe zasoby środowiskowe. Nie możemy dopuścić do tego, bo ja się zgadzam, że węgiel niedługo okaże się niezwykle bardzo cenny z różnych powodów, ale się okaże wtedy cenny, jak go stracimy zupełnie. A więc w związku z tym on musi pozostać w polskich rękach, a to, co pani prezes powiedziała, no, rozwój nauki jest tu niezwykle potrzebny. Natomiast o tej nauce chciałem również powiedzieć, dlatego że jest tu jedna rzecz, która mnie jakby dotknęła troszeczkę odnośnie stanu naszego powietrza.
Szanowni Państwo, pewnie Państwo mówicie o pyłach P2,5, P10, prawda? Tak, miałem na ten temat dyskusję bardzo mocno z panem Zygmarem Gabrielem, żeśmy doszli do konsensusu, a później notabene mnie zdradził. Dlaczego? Dlatego, że pan profesor Jędrysek wie dokładnie. Nie jesteśmy w stanie w Europie ocenić, który pył jest naturalny, który jest nienaturalnego pochodzenia, czy antropogeniczny, nieantropogeniczny. W pewnym sensie antropogeniczny również, dlatego, że jak pani zobaczyła na Saharze, jest zdecydowanie większe zapylenie niż w Polsce. Gdyby pani popatrzyła na zachodnie rubieże Europy, ma bardzo niskie. Dlaczego? Dlatego, że oceany pochłaniają to bardzo dużo. W związku z tym odnośnie P2,5 i P10 ja bym powiedział, żeby nauka się tym bardziej zajęła, a nie dyrektywy. Natomiast powracając jeszcze do spraw związanych z nauką, jedynym wskaźnikiem stanu środowiska człowieka są gatunki dziko występujące. I szanowni Państwo, my mamy pełną gamę dziko występujących gatunków w tej strefie geograficznej. Gdy się popatrzy na zachodnią Europę, jest totalnie zniszczona. To jest totalnie degradacja środowiska. A dzięki czemu to mamy? Dzięki temu mamy, że mamy odpowiedni sposób zagospodarowania, czyli rolnika na wsi i leśnika, gospodarkę przestrzenną, i dlatego mamy te gatunki. I dlatego naszym głównym celem jest w tej chwili obrona miejsc pracy w terenach wiejskich i między innymi temu służy hasło, i nie tylko hasło, a mianowicie wieś samowystarczalna pod względem energetycznym, oparta głównie o odnawialne źródła energii po to, żeby chronić tego człowieka i tą bioróżnorodność, żeby człowiek nie emigrował z Polski, bo on jest gwarantem tego stanu środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Zapewniam, że materiały z tej konferencji będą powieszone. Link Państwu wyślę zgodnie z wysłanymi mailami zgłoszeniowymi. Gdyby ktoś robił to telefonicznie, to proszę przesłać do mnie maila na ten adres, który Państwo dostali informacje. I na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję za przybycie, dziękuję za dyskusję. Do zobaczenia.